Dobra, no to na początek standardowe będą pytania chyba dla wszystkich, czyli skąd ksywa? Akurat twoja wydaje się być dość oczywista, ale może jest za tym jakaś historia? W sensie, no jest ona dosyć y, oczywista, wzięła się z anime, po prostu sobie ją trochę odmieniłem na takie swoje potrzeby, potem się zorientowałem, że jest jeszcze coś takiego jak animki, czyli te z Disneya i, i trochę było ten, ale już było za późno na zmianę. Aha, taka Jezuć. historia. Zdobyłeś popularność pod tym ksywą, a później się okazało coś. No ja ci powiem, że mam yy, taką podobną historię, w sensie ja się nazywałem yy, kiedyś po prostu Eliasz Kkk w wielu miejscach, bo no, no. Yy, mam nazwisko na, na K i tam drugie K, i tak jakoś mówi dwa mi nie pasowały, dałem trzy, i tak mówię, o fajnie wygląda. I tak. Przez lata nawet do dzisiaj używam, a te trzy literki koło siebie nie są zbyt dobre w tych realiach, ale nie wiedziałem o tym, ja wiesz, miałem pewnie 6-7 lat jak to wymyślałem, a, no, no, a to domyślenie. jakaś organizacja niedobra. No ja początkowo chciałem jeszcze pod innym pseudonimem to robić, czyli pod moim takim głównym, Polox, ten akurat ma ciekawą historię, ale uznałem, że coś innego robię, żeby to się kojarzyło z anime i, i też tak wyszło, nie? Mhm, dobra. To kolejne mówię standardowe pytanie na początek. Czy, dlaczego, dlaczego zacząłeś na YouTubie? Jakąś taką historię masz, jakiś powód? Ogólnie jest taka historia, całość wzięła się od takiej próby konkursu między moim znajomym, który powiedział, a zrobimy sobie filmik. On początkowo miał być z CSGO. Serio. Początkowo chciałem nagrywać z CSGO, jakieś tam konkursy robić, bardziej wkładać w ten interes niż, niż cokolwiek odbierać. nie, no to... Na tej zasadzie. I wyszło tak, że ja zrobiłem filmik. Tam w ogóle przywitałem się. Cześć, ja jestem X, mam cały czas ten filmik, to jest dosyć śmieszne. A kumpel tego nie zrobił. I, i po prostu on później zaczął coś tam robić na swoim kanale. Ja pomyślałem, a może spróbuję z anime, zobaczymy, co z tego będzie. Czyli konkursik wygrałeś walkowerem. No tak, tak można powiedzieć. Aha, czyli jak, tak w sumie mówisz, trochę przypadkiem zacząłeś anime, miałeś jakąś inspirację, jakiegoś anime tubera czy coś, czy po prostu mówię? a, nagram sobie anime? W sensie jakby oglądałem w tamtym momencie mniej więcej kanisa, z czego jeden mój y, starałem się jak najbardziej y, oddalić się od tej formy na przykład, co ma kanis, od tego formatu, ale jest taka właśnie zasada, że jak coś się zobaczy... I uzna się to za dobre, to trochę tak podświadomie ciężko, ciężko to zmienić. I próbowałem tam dodać jakieś grafiki, dodać ten, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego formatu. I wyszło tak, że po prostu ja poznałem innego youtubera. Postać TV się nazywał. Nazywa, bo cały czas nagrywa. I on mnie wprowadził bardziej w zagadnienia. Ja byłem taki w stylu, że a, nie wiedziałem, czy w ogóle dałbym radę coś takiego zrobić, ale wyszło, że fajnie mi to całkiem siadło i przyjemnie mi się te materiały robiło, nie? Mhm. Mm ja jeszcze powrócimy do tego wszystkiego, bo tam mam kilka pytań, ale e, czy masz jakiś taki cel YouTubeowy, jakąś liczbę, czy, czy, nie wiem, zarobić z tego ileś, czy... No, po prostu jakiś cel? A nie, takiego celu względem zarobków, czy jakiejś liczby subskrypcji nie mam, ale moim celem, jakby tego kanału pomyślałem, że jak zaczęło to naprawdę tak ładnie się całkiem rozkręcać, myślę, to myślałem, że fajnie jakby więcej ludzi zaczęło robić zagadnienia. To byłoby coś takiego przyjemnego, może jakoś wpłynęłoby to pozytywnie na ten segment anime YouTube'a, bo tutaj przeważnie na przykład ty robisz o Naruto, nie? <laughs> Sorry, ty robisz o Naruto. A mało jest kanałów, które robią y, powiedzmy z y, większej liczby y, anime. Nie? No, w sumie ja tak za bardzo nie znam aż całego YouTube, ale właśnie mi się zdaje, że ja, czy Nekon, czy Werf jesteśmy eventem. Raczej bardzo mało osób się skupia na jednym anime. Na przykład masz Mugiego, który y, lubi One Piece masz, wiesz, masz Sam Awatar jest z One Piece'a, ale on nagrywał. Tak naprawdę, najmniej, nich, bo on ti się nagrywa. Więc, jakby masz. Kogo tam masz jeszcze? No właśnie Kanis nagrywa o wielu rzeczach. Później masz Spycha, który nagrywa też o wszystkim. No, ja bym chyba powiedział, że jest więcej takich osób, które nagrywają o wiele anime. W sensie, niby, niby tak, są, są to nagrywane. Jest nagrywane wiele tych anime i jest tych kanałów zdecydowanie więcej, tu masz rację. Ale na przykład Kanis skupia się głównie na recenzjach, nie? To jest takie. Nie oglądałem co prawda wszystkich jego filmów, czy ten, ale tak yy, przelatując po kanale, mam wrażenie, że no tak z 90%, może nawet więcej niż 90%, to są tak stricte recenzje. Jakieś może QA tam wpadnie i takie inne rzeczy, ale głównie to są recenzje. Yy, w przypadku spycha to chyba są newsy, ale on teraz chyba chce zmienić ten format z tego, co, z tego, co pisał. Yy, u siebie na, na społeczności, czy, czy w jakimś materiale to mówił? Już nie pamiętam. A bardziej mi chodzi o takie zagadnienia, mniej niż topki, czy ten zagadnienia dotyczące konkretnej produkcji, powiedzmy, na temat jakiejś rzeczy, która tam się dzieje, czy postaci. Mam wrażenie, że tego jest notabene mniej na, na polskim Anitubie. No być może, mówię, ja tak aż bardzo nie śledzę, ale rzeczywiście, no jak sobie tak na pamięcią, to, to tak, to najczęściej jest jakieś właśnie topka, top jakieś tam anime do czegoś, topy to, to, jakiegoś, nie wiem, anime Echi, czy cokolwiek. Rzeczywiście, no, jak tak sobie pomyśleć, to możesz mieć rację. No, w sensie ja się też trochę zajmuję takimi rzeczami, że a opowiadam o lore, ale też robię topki. W sumie to jest taki miszmasz. No tak, tak, tak. Możesz mieć rację, że, że nawet jeżeli gadają o wielu rzeczach, to naj, najczęściej są topki. Mm. Okej, okay. a czy widzisz jakoś YouTube jako swoją przyszłą pracę może? Yy, na ten moment raczej nie. Ciężko mi tak, to, yy, tak na to patrzeć, ale szczerze planowałem może jakby coś takiego siadło, na przykład na zagranicznym na zagranicznym YouTubie jeszcze jakby było planuję teoretycznie dodać napisy, zobaczymy jak mi to pójdzie, bo samemu dodawanie napisów jest absolutnie niemożliwe, myślę, przetłumaczenie tego wszystkiego, jeszcze na więcej niż jeden język e, hmm. ale jakby to ja ci fajnie powiem, że... No mów, mów. mów. No, yy, no mów, bo to w sumie tyle, tyle co chciałem powiedzieć dalej, jest tylko Aha, tym. bo jeżeli chodzi o napisy, to jakieś yy, ostatnio jakoś tam, znaczy ostatnio. Wtedy, kiedy nagrywamy, to jest 4 luty, a yy, pewnie premiera będzie gdzieś dopiero yy, w, w marcu może. Yy, także. Yy, jak jakiś czas temu y, zrobiłem napisy, ale w ten desen, że siadłem, dosłownie swój scenariusz wkleiłem, tam zrobiłem te timestampy, można powiedzieć, pod napisy. Y, I później YouTube daje ci taką opcję, że y, po prostu masz... Y, przytłumacz na angielski, cyk. Nie, poczekaj. Chyba to znaczy, zrobiłem to tak, automatyczne że tra 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 translatorze tak? wziął. Nie, y, z polskiego chyba nie tłumaczy, chociaż może, już nie pamiętam. Y, i po prostu później, jak już masz angielskiego, to możecie tłumaczyć na wszystkie języki tak z automatu. no Pewnie to nie jest idealne, jak to translator, ale jest to jakieś wyjście, nie? No, no, no niby tak, na pewno da się dużą część zrozumieć, nie? tylko niektórych słów też nie da się tak dokładnie przełożyć. Dokładnie. E, czy, czy to coś daje, jeżeli chodzi o statystyki? No nie wiem, nie powiedziałbym. Chociaż ja też nie za bardzo y, to sprawdziłem. E, ale, ale zdaje mi się, że jakiejś różnicy nie ma, tylko że problem jest z tym, że akurat ten filmik jakoś tak słabo siadł dla algorytmu, więc też nie mam takiego porównania czy to coś daje. Myślę, że miniatura może tutaj trochę popsuć, bo o ile możesz tytuł przetłumaczyć, opis możesz przetłumaczyć, no to jak masz po polsku coś, to już jest No to, no to nie klikniesz zagraniczny widz raczej, bo będzie myślał, że ten, nie? Ale czasami jest tak, przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że YouTube automatycznie tłumaczy niektóre, ale to zazwyczaj są bardzo popularne filmy i mają przetłumaczony tytuł na polski i nie wiem z czego to wynika w sumie. To znaczy mówisz o anglojęzycznych kanałach, tak? Tak, tak, anglojęzycznych. Czasem się zdarzy... Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. W drugą stronę może to działać, ale polski na angielski, dech, raczej nie, wiem, <laughs> chyba żadnej możliwości, żeby tak się stało. Ale no z angielskiego na polskie i tak dalej. No myślę, że tak, tak, tak to może działać w. E, powiedzmy, w, przy angielskim YouTubie, nie? Mhm. Dobra. A czy masz jakiś, może nie YouTubeowy cel, ale życiowy cel? Coś byś chciał takiego osiągnąć kiedyś? znaczy ja tak najbardziej to chciałbym kiedyś zrealizować projekt w postaci albo książki, albo miałem taki projekt oparty na kilku powieściach i grach typu Titan Quest i innych w formie jakiejś gry. To może być środowisko całkowicie nowe, tylko że tutaj potrzebowałbym no, więcej doświadczenia na pewno i wiele pomocy. Albo właśnie w takim środowisku bardzo prostym, no na przykład kiedyś pamiętam, próbowałem to zrealizować w Minecrafcie, taką osobną, osobną produkcję, próbowałem naprawdę to, to osiągnąć na podstawie, okazało się, że to bardzo trudne, okazało się, że jest to drogi interes, bardzo drogi. Czyli chciałeś zrobić po prostu taki swój serwer zmodywany, niepowtarzalny, że tak powiem, mam, mam, tak, yy, to masz znaczy, yy, z wypisaną całą fabułą. Taką formą powstał taki serwer, jest taki zagraniczny serwer, najpopularniejszy RPG, jaki chyba istnieje. Pełny RPG, bo chciałem wprowadzić tam takie rzeczy jak masz w gotiku, czyli możesz otworzyć każdą skrzynkę w każdym miejscu, jest losowy lut i tak dalej, i tak dalej. I to akurat nawet system już na to miałem. Tak samo na systemy dropów z Diablo chciałem ten cały system przerobić na swoją modłę w stylu, że wypadają ci różne nazwy, i to też nie było skomplikowane, miałem już na to ten. Wypisane nazwy i bardzo mi zależało, żeby każdy przedmiot. Początkowo chciałem zrobić to w 3D, ale przy pierwszym przedmiocie, ile zobaczyłem, ile mi to czasu zajmuje, kompletnie odpadłem. I też siedziałem też z poradnikami przecież. E, więc zostawiłem sobie w tej formie 2D, na której, się, na której się znam, mimo że Pixel Art nie jest moja, moja, moja powiedzmy najlepsza strona. Kurde, no to świetnie, że rozmawiamy, bo ja w zasadzie robię grę i mam bardzo podobnie, bo ja też próbowałem kiedyś robić w, Minecraftcie w serwer taki typowo fabularny przez siebie i już pamiętam, yy, nawet pisałem NPCki, yy, które miały dialogi i tak dalej, yy, chyba nawet to był polski plugin jakiś i pisałem z twórcą, że tam jakiś błąd znalazłem, czy coś, czy, czy żeby on mi napisał jakiś poradnik, jak to działa dokładnie e, więc też się w to bawiłem. I finalnie już przychodzę do tego, że, że rzeczywiście my e, z kolegą programistą e, no, tworzymy grę, już jest, można powiedzieć, bardzo na wykończeniu. Mm więc, yy, widzę podobieństwa, że tak powiem. Też, też chyba miałeś taki może jakieś, a ja chcę mieć własną grę. No tak, tak, właśnie, coś takiego było, ale z czasem, zwłaszcza, że początkowo ja to robiłem całkowicie sam, nie? Czyli, okej, okay, piszę sobie tutaj, powiedzmy, jakiś tam skrypt potem okazuje się, że cały skrypt jest do wyrzucenia bo ta fabuła nie ma sensu później to nie działa tak w tej grze nie funkcjonuje tak samo te wszystkie mechaniki okazało się, że nie funkcjonują albo bardzo dużo naprawdę musiałem na przykład powiedzmy ja to sobie wypisywałem w doksie i tam wychodziło nie wiem cztery kartki a cztery i to wszystko było do wyrzucenia te wszystkie zależności to wszystko bo to po prostu nie działało w Titan Quascie fajnie to wyglądało ale na przykład w Minecraftie to już był na przykład poziom za bardzo grinderski, nie dało się tego osiągnąć, czy tam powiedzmy dopasowywanie procentów też okazało się nie takie proste, jak początkowo myślałem. Mm -hmm. No To na pewno nie jest łatwe, tym bardziej jak polegasz na własnej wiedzy i e, widzisz, e, ja całkiem przypadkiem spotkałem tego, tego drugiego, można powiedzieć programistę, e, gdzie w zasadzie się uczę sam. Powoli tego wszystkiego, a on jest zawodowym programistą z wykształcenia, to jakby on robi wszystkie funkcje, a ja po prostu się nimi bawię. On robi wszystkie yy, yy, rzeczy, narzędzia mi daje, a ja po prostu je wypełniam właśnie tą historią itd. i tak dalej. I tutaj, no gdyby nie on, to albo w ogóle. Już dawno bym to porzucił, albo ale na pewno nie byłbym na takim poziomie. Nie, nie bylibyśmy na takim poziomie tej gry, bo to bez niego by nie było możliwe. Więc na pewno ciężko tak zacząć i samemu wszystko zrobić. To się da zrobić, bo też bardzo często próbowałem, tylko motywacja się kończyła, że hej, to jakby siedzę tymi, ty, nad tym tyle, tyle godzin, nie umiem rozwiązać jakiegoś problemu i, i rzeczywiście jakby pomysł to wszystko mam, ale realizacja wychodzi na to, że czasochłonna, trochę tak ciężko robić samemu, że nie macie kto pchać, że wiesz yy, to nawet jeżeli nie rywalizujemy z tym kolegą to patrz, że on coś zrobił, to ja mówię, kurde, głupi, że odrobi ale ja nie robię, nie? To teraz ja coś pocisnę i tak wymieniamy się więc yy, polecam dołączyć do kogoś jeżeli chcesz się w to jeszcze bawić albo nawet, y, bo żeby pogadać po podcaście y, coś możemy pokminić razem w sensie wiesz, ja początkowo miałem grupkę, tylko okazało się, bo ja przeważnie jestem do tych projektów bardzo dobrze nastawiony tak naprawdę w Minecraftie, wiesz co mnie zgubiło? Najśmieszniejsza rzecz, jaka by można było pomyśleć w Minecrafcie budowanie <laughs> te, lokacje trzeba, te lokacje trzeba zbudować, one muszą być ładne jakby zbudowałem z ekipką miałem wtedy chyba 6-7 osób zbudowaliśmy jedną wioskę której były wszystkie podstawowe rzeczy. Ona była oparta mniej więcej o, nie wiem czy kojarzysz Overlorda, tam jest takie miasto Erantel. Teoretycznie była na tym wzorowana, ale okazało się, że jednak w anime jest jeden screen, a resztę to po prostu musisz sobie wypełnić, nie? I zaczęliśmy kombinować, tam powstała kopalnia i tak dalej, było fajnie. Ale po jakimś czasie właśnie to co mówisz, że samemu też jest takie coś że nawet nie chodzi o to, że ci się nie chce, ale yy, jakby częściowo jest to właśnie związane z tą motywacją, nie? Yy, bo to jest coś takiego, że fajnie jak ktoś z tobą nawet coś przetestuje, nawet ktoś, kto się kompletnie nie zna, nie? To jest, to jest po prostu przyjemne robić coś z kimś, a samemu to jest, no. No, brakuje czegoś w tym, nie? Jest takie, że. E, no cię, ciężko powiedzieć. Ogólnie ja ten projekt nawet zacząłem już reklamować, bo on. Początkowo powstał jako, dla kumpli to miało powstać. 4, 5 osób, wypisana fabuła, wszystko zrobione, tip top, tylko i wyłącznie dla kumpli, z tam możliwością kiedyś wdrożenia w to multiplayera. Wiadomo, że dla kumpli kilka mechanik byłoby uproszczonych, ale ostatecznie chciałem to zrobić w takiej formie na całego, nie? Mm -hmm. Ja też pamiętam, że mieliśmy, czy miałem, czy no w sumie trochę modliśmy, bo miałem tam osobę na pewno do pomocy. Też kilka serwerów Minecraft i dobrze to wspominałem, tylko że no to trzeba chcieć i mieć czas prowadzić. W tym momencie zupełnie nie, nie, nie bawiłbym się w Minecrafta. Może to za źle, żeby nie zarabiałem z tego pieniędzy, bo jednak trzeba na to naprawdę dużo czasu poświęcić którego nie mam, a hej, pieniążki się przydadzą, jesteśmy dorośli. No ale na przykład, na tą grę, którą pracujemy, to są yy, poksy pod, yy, na silniku Tibi, który yy, jeżeli ktoś gra w Tibie, to będzie wiedział jakieś tam mechaniki, ale jeżeli ktoś nie widział Tibi, to wątpię, żeby powiedział, że to jest Tibia, to jest tak przerobiony silnik. I yy, yy, rzeczywiście, to jest bardzo ekscytujące, jak w końcu coś wyjdzie, nie? Yy, yy, ja pamiętam, że. Yy, Jakąś tam pierdołę pisze, nie? I mówię, o kurde, to jest coś, nad czym się działem trzy dni, a gracz dosłownie kliknie pięć razy i to już jest po, po całej mojej funkcji. No tak, tak to tak, wygląda, ale, ale tak się jarałem, że mówię, o kurde, to działa zajebiście. E, także to, to jest. E, są fajne procesy, ale rzeczywiście są też takie e, e, wkurzające, nie? Więc e, chyba jakby. W... No. no. Później wkrada się taka monotonia, nie? Bo na przykład w większości później, jak już masz te funkcje y, zrobione, one funkcjonują, to jeszcze trzeba wypełnić to wszystko i to za każdym razem wygląda tak samo, nie? Dokładnie. Ja to też poruszałem wiele razy y, gdzieś tam na swoich live'ach, jak gadaliśmy czy coś. I, i, I ja mam w swoim życiu bardzo, bardzo coś podobnego, co powiedziałeś, czyli że y, póki ja się tego jakby uczę, y, póki y, nie napiszę tego pierwszego NPC-ka nowymi funkcjami. To jest dla mnie takie wow, ale ekscytujące, ale już drugi to jest takie, ej, już to umiem, to jest takie, a, to jest tylko do odstrzelania, tutaj coś pozmieniam, tutaj coś pozmieniam, umiem tego używać, jest to już taka monotonia, to rzeczywiście, no ale jak trzeba, to trzeba, nie? No tak, tak, ale ogólnie z tym projektem to myślisz o jego od razu monetyzacji, nie? W takiej formie, czy on będzie free to play plus monetyzacja, jak to będzie? Dokładnie tak powiedziałem, czyli free to play plus monetyzacja, tylko że oczywiście nie zamierzamy w żaden sposób robić tego, że albo płacisz, albo jesteś przegrywem największym, bo no nie o to chodzi. jakby My robimy jednak od graczy dla graczy, nie? I mhm. mówię, póki co przez dwa lata to robimy i wsadziliśmy w to już nie dość że sporo czasu, to jeszcze to też trochę pieniędzy wsadziliśmy no, no, no. Ja się i, i, i... I jeszcze kwestia jest tego, że mm, mieliśmy już takie podrygi z, z, z tym serwerem, bo y, robiliśmy dla takiego jednego gościa i, i a, stworzyliśmy taki. Y, Sklep za powiedzmy, złotówki, że on się w ogóle nie opłacał. Że to wszystko, co mogłeś tam kupić, to mogłeś też zdobyć w grze. I mamy bardzo podobne podejście, tylko trzeba to bardziej zbalansować. nie? Bo my to zrobiliśmy mm -hmm. coś takiego, że o, są rzeczy, które możesz zdobyć w grze, i one są w sumie tak łatwo yy, zdobywalne, że nie ma sensu ich kupować za realną gotówkę. Yy. I tak, no myślę, że, że będą ekskluzywne rzeczy, ale nie tak, mm -hmm. że, że jeżeli je masz, to ten free-to-play nie jest w stanie z tego w żaden sposób zdobyć, bo na pewno zrobimy tak, że da się zdobyć, tylko kwestia wiesz, no, grindu no, i rozumiem. tak dalej. Tak, tak, rozumiem. Z tym akurat kojarzy mi się tu akurat gra pecetowa z bardzo dobrym systemem grindu, to mi się Warframe kojarzy, a przeciwieństwem dobrego grindu to jest gra, w którą e, jedyna mobilka, która mnie wciągnęła na dłużej, to była AFK Arena i ogólnie tam nawet przez jakiś czas byłem tam w fajnym miejscu na nowym serwerze, cieszyłem się. I później po prostu zobaczyłem raz, jakie są ceny w tych grach mobilnych, że tam 2000 złotych, 700 na przykład, powiedzmy za 700 złotych pakiet i to tam się sumuje, powiedzmy do 2000, nawet dochodzi. I to było dla mnie takie co. <grym> Nie, no, to są skrajne, są skrajne przypadki, jak kiedyś grałem w grę Ninja Classic bodajże, czy, czy tam różne jej odmiany były, to w sumie gra można powiedzieć o Naruto i tam dosłownie było coś takiego jak VIPy, czyli miałeś od 1 VIP do 10 VIPa i z każdym VIPem odblokowałeś funkcje, które w zasadzie powinny być po prostu dla każdego gracza, i tam były takie funkcje, gdzie na przykład za VIPa 3, czy musisz zapłacić powiedzmy 200 zł, że móc skipować jakieś tam yy, poszczególne instancje czy coś w jedną sekundę, zamiast klikać je przez 3 minuty. I ta gra była tak zrobiona, że grając w tak kompletnie free to play, w zasadzie bardzo ciężko się grało, żeby nie powiedzieć oj. Do, do, o topkę nie miałeś w ogóle szans, to, to już zaznaczmy, ale y, już, już samo granie było upierdliwe. Musiałeś co, co chwilę to samo powtarzać, gdzie ten, który zapłacił trochę, klika jednym przyciskiem i ma to zrobione wszystko y, w sekundę, nie? No, no, tu akurat mi się kojarzy inna gra, to raczej już kojarzysz. Y, SF Game, kojarzysz? Kojarzę, kojarzę. Grałem trochę. No, ja też grałem i okazało się, że te grzybki to ich trzeba mieć dużo. Ludzie w topce mają tak z 20 tysięcy tych grzybków. A, znaczy ja bardzo w SEFie podchodziłem do tego tak na spokojnie, na chilku. Nie, nie, że muszę walczyć jakąkolwiek topkę. Może kiedyś gdzieś tam kupiłem grzybki w SEFie, ale tak to a, zdobyłeś, to, to, to wydałem gdzieś tam, ale tak oszczędnie. Kompletnie nie przejmowałem się tymi grzybami. Ja ogólnie miałem bardzo podobnie, bo jakby to jeszcze był ten czas, że grało się tam powiedzmy na przeglądarce, tam jeszcze ze znajomymi był taki czas. Yy, ogólnie. I po prostu się to klikało. To się samo robiło, robiło się coś w tle i w sumie tyle i się patrzyło, co się zdobędzie. Ale później sobie postawiłem serwer ogólnie SF Game, I się trochę no, na nim podobno. Nie wszystko jest. Jest. Ogólnie wyciekły pliki do SF Game'a jakoś 2000, nie pamiętam 16. może nawet chyba wcześniej. Nie pamiętam, z którego SF Game jest roku, ale wcześniej wyciekły ogólnie pliki. Tylko że Różnica była taka, że w tych plikach miałeś na przykład jakieś funkcje, a w nowej grze już miałeś 10 funkcji więcej, nie? Na przykład to budowanie twierdz, jakieś innych rzeczy, nie? I to było po prostu mm -hmm. przestarzałe. Rozumiem. Dobra, gdzieś tam po drodze wspomniałeś o książce. Chciałbyś napisać książkę? Ogólnie, słuchaj, jakoś umiejętności pisarskich nie mam, co między innymi trochę wyszło podczas pisania moich szybkich skryptów na AniMedi, które poprawiał amatorny i ta druga osoba, kurde, nie pamiętam nazwy, e, Niku. E, ale fajnie byłoby napisać taką, nawet wiesz, nie w stylu pełną książkę, na przykład nie wiem, 300 stron, jako wartościową jednotomówkę. Czy one -shota, ale nawet coś takiego krótszego, taką opowieść na 40 stron między jakimiś postaciami i bardzo mi zależało na wy wykreowanym świecie fantazy, bo dla mnie akurat to jest jedna z lepszych takich rzeczy, bo ogólnie to jest bardzo ciężkie moim zdaniem wymyśleć, wymyśleć świat fantazy, który nie jest wtórny i który zawiera ciekawe elementy i ciekawe zależności. To jest bardzo, bardzo trudne. Nawet w takim e, krótkim, krótkim rozbiegu, i raczej przy takiej krótkiej książce, nie trzeba się aż tak o to martwić, bo można skupić się na przykład bezpośrednio na postaciach i na jakichś tam wydarzeniach, ale chciałem po prostu popróbować, jakby to wyglądało w takim e, dużym formacie, bo jakby miałem powiedzmy m, takie podejścia, między innymi właśnie w, w, dla tej historii, to się Aterium nazywało m, m, dla Minecrafta, y, ale tamta historia, tak naprawdę jakby ją prawdziwa historia to może jest 20, 20 stron, 22 strony, a 4, więc można powiedzieć na takim wczesnym etapie ona jeszcze była, nie? Mm -hmm. Ja kiedyś też próbowałem jakąś opowieść yy, pisać i, i wyszło na to, że w sumie jak ją przeczytałem, tam napisałem, fajnie się pisało, to później się okazało, że w sumie bardzo, bardzo zerżdżałem z, z Wiedźmina, tylko pozmieniałem jakby jakieś cechy, bo to jest takie, coś, <laughs> że yy, jest, jest tyle tych fantazji, że nie wiem, czy da się wymyślić coś nowego tak naprawdę. W sensie nie, to wiadomo, że trzeba wykorzystać elementy, które już istnieją, ale można to zrobić w taki różny sposób. Tylko, że właśnie to jest to, że na przykład wzorując się, mi się powiedzmy podobają niektóre rzeczy z Overlorda, ale łączyłbym to na przykład z innymi rzeczami, które mi się podobają, a nie podobają mi się w tym uniwersum, nie? I taki troszeczkę misz -masz, nie powiedzmy. W Overlordzie podobają mi się te poziomy, balans, ta ekonomia, ale z drugiej strony podoba mi się, jak postać, która jest w miarę tam realistycznie budowana, okej, okay, świat gry, znaczy została przeniesiona, wszystko jest realne. A z drugiej strony pozostaje jakieś ograniczenie klasowe. To jest po prostu dla mnie coś niepojęte, nie rozumiem. nie? Mhm jest też kwestia tego, że jak mówisz, opowiadanko i tak dalej, jeszcze w grach jest coś, to myślę, że w grze byłoby to zrobić można ciekawiej, w sensie wiadomo, nie, nie, nie dysponujemy prawdopodobnie takim budżetem, żeby zrobić jakąś bardzo mhm. obszerną tą grę, ale tam możesz Możesz się bawić tą konwencją i ja teraz ci powiem, że ja pisałem głównie fabułę. Ona na pewno nie jest dobra, jeżeli chodzi o tę to, o, o to, o naszą grę, ale bardzo często starałem się też nie, nie wpadać w ten schemat, że wszystko masz podać na tacy, ja tam troluję dosłownie graczy i to jest właśnie ta rzecz, którą możesz robić tak. Można powiedzieć nietypowo, bo rzadko się zdarza w tych grach, że, że y, nie dostaniesz wszystkiego od razu, y, że, nie, że będziesz miał każdy znacznik na mapie, tak, tak zazwyczaj jest, wszystko będzie cię prowadzić, wszystko mówić wprost. A ja mówię, hej, to, to nie jest aż takie fajne y, i czasami właśnie troluję, nie? Pamiętam, je jeżeli mhm. jestem w poprzedniej wersji. Y o poprzednich poksach mówimy, to ja zrobiłem takiego NPC-ka, gdzie on miał jakieś tam czerwone oczy, w sensie to były tylko dialogi, nie? Bo, bo, bo tak tym tylko dysponowaliśmy, a on mówił, że ma czerwone oczy i tam yy, jest mu tam źle i on potrzebuje narkotyków. I te narkotyki mogłeś zdobyć od innego npc -a. I niezależnie czy dałeś mu, czy nie czy nie, jak dałeś mu te narkotyki To mówi, haha, dzięki za darmowe narkotyki A jak mu nie dałeś, to To cię zwyzywał po prostu, więc Za każdym razem przegrywałeś i yy, To jest ciekawe, że później ludzie mi pisali No, fajny quest, bo przynajmniej zapamiętał się, nie? A, a nie mhm. takie znowu wszystko powtarzalne. Więc to też jest to o tyle spoko, że można się bawić, a nie za każdym razem właśnie też głaskać tego gracza i wszystko dawać na tacy. Myślę nawet, że to jest w pewien sposób nudny i uważam y, na przykład taką ekspozycję, taką stricte w dialogach, że masz powiedzmy powiedziane, że postać ci mówi jak z samouczka. To jest troszeczkę błąd fabularny i ja nie cierpię tego, nienawidzę tego. Wiem, że w niektórych grach nie można tego uniknąć, no bo sterowanie, mamy tą y, fizyczną część której nie da, się, nie da się tak przekazać, powiedzmy, jak, jak w książce, gdzie masz bardzo dużo tych możliwości, praktycznie nieskończoność, bo to od Ciebie zależy, czy świat teraz stanie. A takie połączenie etapów jest akurat bardzo trudne. Moim takim właśnie ulubionym systemem jest Gotik, który zamyka Cię w rozdziałach i na przykład może nagle się coś zawalić, zepsuć i tak dalej. I tak samo w grze taki multiplayer jak Minecraft też daje ci takie możliwości. WoW chyba też z tego korzysta, jak się nie mylę, że powiedzmy jest jakieś wydarzenie i ono yy, odciska swoje piętno na tym co na, na tym otoczeniu, na krajobrazie. I to jest piękne, nie? Taka tak, my właśnie... Znaczy, to, to zawsze jest w planach. Planów mamy milion, bo to naprawdę mhm. można rozbudować na, na wszelkie sposoby. I, I pomimo tego, że znowu tworzymy grę MMO, to też staramy się że, robić takie rzeczy, które będą dla wspólnych graczy, nie? Czyli na przykład jakiś rajd, na przykład mhm. jakieś elementy otoczenia, które się zmieniają, jeżeli dany gracz lub dana grupa coś tam zrobi. Jakieś efekty pogodowe, że będą wpływać na, na, na różne rzeczy. Bo to jest... Oczywiście do, trzeba poświęcić na to pracę, żeby, żeby to uzyskać, ale no mhm. myślę, że to ciekawe jest, a nie takie, właśnie, o, idź, zabij, grinduj wszystko, yy, sprzedawaj, kupuj i, i, to, i to wszystko, co to, to w tej grze się dzieje. No, to jest, to jest super. Ja ogólnie uważam jeszcze, że zawsze warto wykorzystać yy, sezony, bo o ile na przykład wiesz, gierki wprowadzają, powiedzmy, że coś masz na Boże Narodzenie, czy na zimę, czy, yy, czy na Halloween. Ogólnie to się może wydawać już wtórne, ale ja osobiście uważam, że to jest no, super rozwiązanie pod pewnym względem takim, nawet wizualnym, nie? że jest jakiś powiew świeżości yy, tam, raz na ten yy, na, na ileś miesięcy. Nie? No i jak najbardziej, no, w grach MMO. Ja, ja kiedyś miałem taką rozterkę, aż <laughs> się rozgadaliśmy o grach, zamiast tam ale <laughs> spoko. Yy... Ja miałem kiedyś taką rozterkę, że to jest problematyczne w takich grach MMO, że jednocześnie zabija cię nic nie robienie, nie wrzucanie update'ów, a z drugiej strony wrzucanie tych update'ów, bo później się okaże, że wbija do wygrać i ma 40 funkcji, nie? I wtedy mhm. też jest takie zagubienie, że tego wszystkiego jest za dużo. Dlatego ja tam myślę po prostu, jak to ogarnąć i wprowadzam nowe rzeczy, w, nie wiem, w kolejnym mieście czy coś, a nie żeby. Siema, tu masz 40 rzeczy do roboty, baw się, bo to jest takie przy, przytłaczające, bym powiedział. O no tak, tak. I ogólnie w też w takim rodzaju gier zawsze też się trochę zmieni, nie? bo to jest karcianka to, co robisz, tak? W sensie gra karcianka? Nie, czy... zupełnie nie. Nie, nie graj w Tibie nigdy. Okej. Okay. Jak powiem Ci tak, moje, moja gra w Tibie trwała chyba z dwa dni i potem zgadnij, co pierwsze próbowałem zrobić. Próbowałem zrobić serwer na ots -ie. Okej, okay, okej. Okay. No, ja też miałem kilka takich OTS-ów y, biednych. Pamiętam moje y, y, programistyczne pobudki, to były takie, ale zrobię serwer i ja go spolszczę, i to jest jedyne, co wymagało ode mnie jakiejkolwiek y, wiedzy, że potrafiłem znaleźć dialog w tym kodzie i po prostu napisać go po polsku, i to było tyle. <laughs> y, ale ale ten. Y, no to krak, w której chodzisz, chodzisz, łapiesz pokabody, y, y, bijesz się nimi. Y, od góry widzisz no w sumie chyba z Pokémonami nie było czegoś takiego podobnego. Eee, no ale to co? Co ci mogę powiedzieć? No jak Metin czy coś tylko że nie w 3D tylko w 2D. No no no, no rozumiem. No to bardziej, dużo bardziej rozbudowana granie. No, tak, tak, tak. No, wszystko jest w naszych rękach, tylko właśnie czas, nie? wszystko no, tak, robi po tak, godzinach, tak. więc nie da się zrobić wszystkiego, choćby się chciało. Nie, no ja rozumiem, nie. to, to i tak wychodzą setki godzin pracy. Dobra, ale też wspomniałeś, że miałeś ten challenge z kolegą, i się nagrywać w, w CSK. A to teraz i powiedz, jaką masz rangę w CSGO, bo ja też coś tam pogrywam. Y ogólnie powiem ci tak, teraz już nie mam, odinstalowałem CS-a y Po jednej akcji to był ogólnie ja na CSie jestem. Jak wydaje mi się, jestem, jestem dosyć spokojnym graczem, tak są pewne sytuacje, kiedy w CSie się bardzo denerwuje. I zdarzyła się taka sytuacja, że trzech ludzi mnie trollowało, blokowało i na końcu jeszcze jak totalny debil rzuciłem Mołotowa na Mirku na, na okno i typ jeden z drugim podskoczyli, a ten ogień jest niewidzialny. Wydaje się, że on się pali w oknie, a on też idzie na dół, nie? mimo że jest niewidzialny. I oni mi wzięli się, zapalili, dostałem bana, odinstalowałem CS-a. A jeżeli chodzi o rangę, to bardzo długo siedziałem w orzełku niestety Aha. nie miałem nie miałem, Podobnie. nie miałem nigdy składu takiego, żeby myślę, że ze składem poszłoby wyżej ale to już jest za ciężko na takie moje, przynajmniej ja może jestem po prostu za słabym graczem Zły słaby refleks i te inne sprawy że solo nie jestem w stanie sobie poradzić, jak gracze tam na tych wyższych rangach rzucają granaty po trzy i tam, i tam po prostu zamykają strefę i ja nic nie mogę zrobić nie, mogę sobie tam rzucić mołotowa palaka, odciąć jedno miejsce ewentualnie, a to tyle. Ja też yy, ja w sumie głównie solo grałem, czasami też z kolego, a kiedyś miałem nawet jakąś taką ekipę, ale wtedy naprawdę nie ogarniałem, byłem silverem i uh -huh. chyba jeden raz w życiu jakoś tam do, do, do Golda nam się udało wbić. I teraz yy, bardzo gram, dosłownie nie wiem, czasami raz na tydzień, żeby rangę podtrzymać, to mam orzełka w Laurach. Najwyżej miałem suprima i też na solo, ale ci powiem, że moją taktykę. No to widzę, że to też miałeś szma... suprema. Ile? Tak, tak, tak. Ile miałeś Suprema? długo? Pff, oj, nie powiem ci, nie pamiętam wiem, że, ale chyba nie chyba, bo wtedy grałem dużo ja w, w CSa i chyba było, że Suprima wbiłem i z niego spadłem, albo właśnie tego samego dnia, albo coś ale ja, ja, ja po prostu lubiłem zawsze Dusta byłem dzieckiem Dusta, więc w CSGO praktycznie Suprima wbiłem na Dust 2 yy, więc to był mój sposób na to, że w miarę tam kojarzyłem jakieś granaty i Dust 2 wydaje mi się bapą, którą możesz ogarnąć w dużym stopniu solo, więc y, to się przydaje, jak, jak się gra właśnie Solo, że w dwa, 2, szy szybko może zrzutować na każdą pozycję i coś tam pograć. Y, I też się jakoś nie denerwuje z graczami, tak jak ty, tylko y, wkurza mnie y, to, że pomimo wysokiej rangi, bo to już są wysokie rangi, mhm. ludzie się czasami zachowują tak debilnie, że och, boli to. No tu też się akurat mogę z tym zgodzić. Ale powiem ci, a propos właśnie Dasta. Mimo, że w 1.6, no praktycznie większość swojego życia w 1.6 przegrałem dosłownie na DAS, tak w CSGO nie podpasował mi, zwłaszcza ta nowa mapa dasta 2 Nie, nie, kompletnie nie. Nie wiem czemu. Ciężko powiedzieć, troszeczkę próbowałem pograć, ale nie. Ja, ja właśnie cały czas DAS-ty, właśnie przez CSGO 16 też, nawet 1.5 też się grało, yy, a, ale ten, ale no, z ekipą czy coś, to nie mam problemu, grałem sobie. W... Wszystkie mapy, to tutaj nie, nie ma jakiegoś e, problemu z tym, tylko jak gram solo, to zawsze dasz dwa i lecimy. E, no, no, Tak również. to wygląda. Okej, okay, to teraz pytanie, może y, niespodziewane, może spodziewane. Czy uważasz, że twoje życie ma sens, coś wnosi do świata, czy uważasz się za szarego człowieczka, który nic w tym świecie nie znaczy? Uważam się za szarego człowieczka, który nic w tym świecie nie znaczy. O kurde, a jak tak po... W sumie to my gadamy, jak można powiedzieć, <laughs> pierwszy raz, w sensie coś tam pisaliśmy na, na czacie, ale y, pierwszy raz rozmawiamy tak sobie i, i nie, po, po pierwszym wrażeniu odniósłbym, że właściwie nie, <laughs> że jesteś jakby, nie wiem, y, no, 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 to brzmi bardzo de depresyjnie, jak mówisz, że... Y, y, nic nie znaczysz w świecie, ale odniósłbym wrażenie, że jesteś właśnie takim człowiekiem pozytywnym i uważasz, że a jednak coś tam, coś tam. W sensie wiesz, jakby zdaję sobie sprawę z moich ograniczeń i o ile mogę, jak, jakąś grupę osób, i to jest dla mnie naprawdę super, bo udało mi się kilka osób w pewien sposób, mogę powiedzieć, wychować, nie? Pod tym względem, e, jakiejś e, powiedzmy. Zaangażowania do programowania. Mój ziomek na przykład stał się programistą. Ja się nie stałem programistą, a to było takie właśnie, że zachęciłem go do tego i bardzo się cieszę. On teraz ma swój własny. Tam jeszcze prowadzi dodatkowo serwis i to jest super, to jest świetne. A ja uważam się za taką osobę, która. Tak bardziej, słuchaj, skupi się na jakimś elemencie, zainteresuje się czymś, spróbuje to maksymalnie, powiedzmy, coś tam spróbuje wypromować w jakimś gronie, ale czy to będzie miało jakieś znaczenie dla, dla świata, czy nawet Polski? No nie, nie będzie miało. Ewentualnie to maks, jaki myślę, mogę osiągnąć w jakimś tam życiu publicznym, powiedzmy, to jest to, że mój, powiedzmy, kanał zainspiruje kogoś do czegoś. To jest, myślę, maksimum, jakie uda mi się osiągnąć, i serio, jestem z tego bardzo zadowolony, ale to tyle, co jestem w stanie zrobić. Kurde, to powiem Ci, że bardzo podobnie. A jak pytałem inne osoby, to. Chyba coś tam mówiło o tym swoim sensie. O, już kurde, teraz za... przepraszam, ale nie pamiętam. Zrobiłem trzy wiady i, i zapomniałem o wszystkim, ale, ale ten, i mam bardzo podobnie, że, że też uważam się za, no ok, jestem sobie, ale za te 200 lat to już w ogóle nie ma opcji, że cokolwiek będę znaczył, nie? że ktokolwiek w ogóle będzie mnie pamiętał, a, a, a robię YouTube. A ja po prostu sobie robię rzeczy i może one mają jakiś impact na, na kogoś, może nie mają, ale. Też, też uważam, że to jest takie, okej, okay, jestem, bo jestem i tyle. No tak, i pięknymi słowami spuentowane. Dokładnie. A jak wygląda Twój proces robienia filmików? Co tam najbardziej lubisz, czego nienawidzisz robić? <noise> Powiem Ci tak, nienawidzę montażu. Mimo że można pomyśleć, że mój montaż jest bardzo prosty, bo jakby dosłownie tam jest klip pocięty, tylko że YouTube mnie zmusza do cięcia klipu, przynajmniej takie odniosłem wrażenie i na Animedi, i teraz na swoim kanale że muszę ciąć te klipy na 7 sekund do 729 dalej staram się nie przekraczać więc trochę tego wychodzi. Staram się ratować ewentualnie tym, że powiedzmy jakiś, jakaś grafika się pojawi i ona sobie tam pływa powiedzmy, nie. I czasami, jak mam więcej czasu, to staram się zrobić coś takiego, e, jak powiedzmy, zrobiłem w jednym filmiku na Animedie dotyczącym tego Nazarika. Tylko jak się zorientowałem, że mi tam się e, popsuło, źle mi się grafiki nałożyły, i tam był ten panel logowania do Overlorda, nie? Sobie zrobiłem, byłem z tego zadowolony. To takie coś mogę zrobić maksymalnie. To jest <laughs> takie, powiedzmy, jak, jak mam czas. A tak, to właśnie montaż mi najwięcej, najwięcej tego czasu niestety zabiera jest on moim zdaniem najbardziej monotonny bo to tak naprawdę w moim przypadku jest cięcie klipów, tam ustawienie tego po prostu, żeby to było w tym punkcie powiedzmy ta kamerka zmieniała się tu na dół i to tyle lecimy dalej, znowu kolejny klip, szukamy jakiegoś miejsca, które w słowach powiedzmy pasują, czy odzwierciedlają jakieś y, emocje zawarte w moich słowach i, i tak, taki dosłowny montaż w tym znaczeniu staram się robić nie? raz to wychodzi raz nie Mam bardzo podobnie. Te efekty, o których mówisz logowanie, że coś te ja też miałem pod taki, że kiedyś siadłem na czymś tam siedziałem i w ogóle spędziłem tym dużo czasu i to nie w ogóle nie było proporcjonalne. Nie opłacało się, że tak powiem, bo, bo no, zrobiłem no, to tego nie w ogóle nie nawet. zauważył. No, tak, no. tak. A a jeżeli chodzi o to mówisz 7 sekund, to ja ci powiem, że Yy, chyba zapętlanie niektórych rzeczy, bo ja czasami muszę nawet użyć, gdzieś scena jest zbyt krótka, to albo mm -hmm. robię sobie tak, że kopię tą scenę, odwracam ją i po prostu, wiesz, ona sobie pływa od jednej do drugiej no, no ja przy, właśnie, właśnie w ten sam screenę. sposób. Yy, to, to, to na przykład yy... Chyba nie wywołuję tak praw autorskich, a sam jakby fragmenty używam, to nawet do 10 sekund potrafię używać. Czasami nawet więcej, czasami, czasami powiem tam, używałem 15 sekund, tak, różnie się przy, nie brało? przyspieszałem, bo to właśnie zależy, to bardzo dużo zależy. Albo ci wyłapię, albo ci nie wyłapie. ale jakby czasem trochę dłuższe rzeczy e, 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 ujdą, tylko na przykład możesz się trochę przyspieszyć. Ja zawsze robię tak, że na przykład hmm. mam jakiś tam dialog, coś mówię i tak samo jak to, że. Mm, do słów po prostu próbuję to dopasować, ale mam trochę dłuższą tą scenę, to ją sobie utnę w, te, w tych momentach, żeby nie było nagle cięcia gdzieś dziwnego, i sobie je przyspieszę o ileś tam. Mianowicie sobie leci i wtedy, kiedy ja kończę mówić, kończy się ta scena, i to też nie przeszkadza, nawet jak jest dłuższy, y, y, jakby pliknie. Okej, okay, okej. Okay. No ja starałem się tak wymieniać te sceny, co czasami troszeczkę nie pasuje. I teraz, y, na przykład, miałem właśnie taką grafikę przy moim najnowszym filmiku, który dzisiaj się wstawił, że y, no, musiałem całkowicie zmienić tą scenę, bo tam jest dosłownie biały obraz postaci, nie? Musiałem to zedytować, żeby to jakoś wyglądało. Nie oddaję to tego obrazu y, i ona sobie tam pływa. Jest bardzo słabej jakości. Żałuję w sumie, że to wstawiłem, ale no, nie było niczego lepszego. Mm -hmm. No musisz sobie popróbować po prostu, bo to raz ci może wyłapać, raz ci może nie wyłapać. Ja ci powiem, że jak już zacząłem buntować i ja nie dawałem naprawdę takich skrajnych przypadków, gdzie 30 sekund leci, to, to nie wyrwałem żadnego copystrike'a. A, Od... wow. A ja, już, ja dostałem za, słuchaj, 9 minut z Overlorda. Tam dosłownie nic się nie dzieje na tej scenie. To jest dosłownie, to jest scena, która sobie po prostu postać... Tam przy... rusza palcem w prawo, i potem scena idzie w górę. Dostałem za to ten informację, tam, że od tej i od tej się nie zgadza. Scena, byk, nie, <grafię> nie ma. Różnie tego. to jest, bo. Yy, no, używałem różnych yy, odcinków i tak dalej, openingów zazwyczaj nie używałem ale jak robiłem na Animedia ocenę openingów to ja myślałem, że sobie podkuję flaki, <laughs> bo próbowałem ciąć na wszelkie różne sposoby, do, do muzyki się przyczepiło tutaj do, do dosłownie całych 10 sekund muzyki się przyczepiło do, do, do obrazu który był jeszcze zmniejszony i tam yy, yy, rozmiary zmniejszone i później musiałem jakiś taki najgorszy badziewny śnieg yy, z greenscreena ustawić, żeby by co jakiś czas zakrywało ten ekran i w końcu przeszło, nie? Że dosłownie 10 razy rzucałem ten filmik, żeby on w końcu przeszedł. To, to, nie, to nie jest prosta rzecz. Rzeczywiście, montaż jest upierdliwy. Ale jaki jest u ciebie z tym scenariuszem i nagrywaniem? Masz w tym jakieś problemy? Z nagrywaniem, powiem Ci, początkowo miałem, jak robiłem tak, że. Ok, nagrywam kwestię, kończę, zapisuję, eksportuję, ustawiam. Nagrywam kwestię, kończę. Yy, yy, ten Ustawiam zapisuję, eksportuję, nie? W takiej w takie mniej więcej kolejności. I tak każdy, powiedzmy tam całe zdanie, nie? Powiedzmy w takiej formie, tam wychodziło powiedzmy z 30 nagrań i potem sobie to łączyłem. A od czasu kiedy zacząłem nagrywać yy, całą ścieżkę i sobie ją po prostu tak jeszcze sobie zawsze pstryknę palcami, żeby wiedzieć gdzie jest błąd to zaczęło mi to iść naprawdę myślę bardzo szybko tak w pół godziny potrafię się wyrobić z nagraniem. No to przyjemnie. A jak masz scenariusz, to, to piszesz sobie yy, jakby ca wszystko, co mówisz, i dosłownie to czytasz? Czy takie yy, podpunkciki, to muszę powiedzieć, to muszę powiedzieć, i mówię z głowy? To, to bardzo zależy ogólnie. Yy... Później przeważnie robiłem taki bardziej y, kartkowy ten scenariusz, taki dopasowany ewentualnie tam jak był jakiś błąd, no to improwizacja. Czy jak brakowało, zobaczyłem, że o czegoś nie powiedziałem, y, to, y, to też improwizacja. I w najnowszym na przed filmiku też się skapnąłem, że y, akurat pisałem troszeczkę ten scenariusz z głowy, bo byłem przekonany, że znam dosłownie. Y, ten, ten konkretny y, fragment czytany, który czytałem no, wiele razy, dziesiątki chyba, i tak sobie piszę, i tam jest po prostu pomyłka, zamiast mysz dałem szczur, nie, i takie. A poprawię to mimo wszystko, nie? Jakby żadna różnica, ale i tak poprawię. Tak, więc kto będzie chciał się doczepić, to i tak się pewnie doczepiłby. Tak, tak, i tak się doczepiam to nie ma problemu. A y, ogólnie, y, nie wiem, czy masz takie pytanie, co na przykład mnie irytuje w komentarzach, czy nie? to nie ma takiego pytania? Yy, mam, pyta mam pytanie, yy, jaki masz stosunek do widzów, ale możesz powiedzieć o komentarzach, jeżeli, jeżeli masz jakąś taką potrzebę. Mów. No to powiem o komentarzach. Ogólnie yy, najbardziej śmieszy mnie to troszeczkę, że osoba, która powiedzmy, nie bo ja staram się sprawdzać wymowy, żeby też nie, nie wprowadzać w błąd. Mam po prostu taką automat automatyczną potrzebę tego. Yy, nie, że bezpośrednio robię to dla widzów, tylko taka automatyczna potrzeba. I ktoś mi na przykład napisze, że wymawia się kokusibo, nie? I ja jestem jak słuchałem chyba z trzech nagrań różnych ludzi i słyszę koksibo I, i ludzie się ze mną i tak kłócą, że, że nie. A stosunek do widzów? Uważam, że widzowie są potrzebni, dadzą jakieś, jakieś istotne rady, pomysły ale też nie mogę się w tym zamknąć w takim, w takim stopniu, że będę tylko i wyłącznie widzów słuchał, bo myślę, że z czasem mi się to odbije negatywnie, jak na przykład niektórym twórcom, którzy tworzą gry i słuchają się bezpośrednio community, bo nie zawsze ludzie wiedzą, co tak naprawdę chcą. O, no to też prawda. Ja się z tym spotkałem, jeżeli chodzi o gaming. No, do YouTube'a też w zasadzie, nie? Ale, ale yy, tam to już moja, moja kwestia, ale yy, stosunek do widzów jeszcze, jeszcze takie pytanko, jak ich traktujesz oprócz tego, że oni mogą dać ci rady i tak dalej, to jako takie okej, okay, to są jakieś cyfry, czy to są jakieś yy, randomy totalne, czy może jakieś, jakieś ziomy yy, bo też może zależeć, że tego tak, tego tak, tego tak, tego tak. i chyba to jest nawet najrozsądniejsze, ale jak to u ciebie wygląda? Yy, w sumie wiesz na przykład patrzę na to, jak mi się tam powiedzmy pokazuje, że tej osobie dałem najwięcej serduszek ja to doceniam, że ktoś został tyle, tyle na kanale, chętnie odpiszę ale, no, ciężko mi traktować widza, który napisze fajny film, no, powiedzmy w stylu, że, o super, jakby ja się cieszę, że komuś się podoba i tak dalej, ale y, bardziej wolę komentarze, które w jakiś sposób nie rozwijają, mówią mi coś więcej, nie? Szczerze, wolę, powiedzmy, jakąś, jakiś rodzaj krytyki na to odpowiedzieć, niż w stylu, fajny film. Jakby, ja wiem, to jest wygodne, spoko, twórca tam powiedzmy ma dodatkowy komentarz, ok? Ale to jest tyle. Tak naprawdę. A jeżeli chodzi, jak nazwać to traktowanie widzów, ciężko im powiedzieć, bo jeszcze nie mam tego serwera Discord, więc tak naprawdę z nikim nikogo tak naprawdę z tych widzów nie znam. Poza kilkoma moimi znajomymi, którzy piszą mi nieustannie te komentarze i to jest bardzo fajne, ja się cieszę. Że cały czas to robią, bo no, też dzięki temu kontynuowałem e, robienie tego YouTube'a. Yy, ale no tak, no, na razie no, ciężko mi powiedzieć, czy mam jakieś większe powiązanie do, do widzów. Zobaczymy jak to wyjdzie na Discordzie, czy mnie to też powiedzmy nie przytłoczy, nie? no bo to też no, nie da się po prostu przeczytać każdego komentarza na każde odpowiedzieć jeszcze indywidualnie i ten nie. Tam jedyną sytuację, jaką, jaką miałem, to faktycznie zdarzył mi się taki błąd zrobiłem filmik, zrobiłem miniaturkę byłem bardzo zmęczony tamtego dnia naprawdę totalnie zmęczony po prostu to zostało wstawione i, i sobie poleciało i to był ten y, spoiler, który zdradzał tam końcową nie całą, nie całą, nie końcowy przebieg y, całości y, końcowy wynik tylko y, istotną rzecz, która faktycznie może być spoilerem z końcowych tomów mangi i dałem to po prostu na, na tytuł, na miniaturze i jeszcze obrazek. I, I tutaj faktycznie musiałem przeprosić praktycznie każdego, i jeszcze zmieniłem tą, tą miniaturkę, nie? Więc pod, pod tą kwestią to, to no, traktuję widzów myślę, że w miarę w porządku, jak na ten moment. Mhm. Ja mam, ja mam na przykład kilku takich w sensie, mam Discorda, miałem Discordy, ale jest też takich dużo widzów, którymi nigdy nie pisałem jakoś tam prywatnie, ale jakby Niektórych y, y, szanuję opinie, bo pojawiają się bardzo często już po nikach zapamiętałem. Y, y, nie, niektórych bardzo nie szanuję, bo tylko. Piszą, żeby się doczepić do czegoś za każdym razem. Chociaż takich nie musisz szedować, bo już dawno dostali Shadowbana, także niech sobie piszą. Ale, ale ten. Są osoby po prostu, które widać, że często się pojawiają. Czy to już często, czy nie, ale po prostu da się je zapamiętać, nie? Bo, bo nie wiem, za każdym razem, jak rzucisz jakiś filmik, to mają kilka uwag albo spostrzeżeń, albo swoje zdanie. Ja mam kilku takich widzów z głowy, już mógłbym powiedzieć dosłownie. Niki, masz takich widzów? W sumie, w sumie mamy. Jednym, jednym jest ten, on się nazywa Linkoler. Ja ogólnie mniej pamiętam nazwy niż wygląd awatara, bo jestem, no, było, nie było wzrokowcem. Ale no co, kojarzę, akurat to jest mój bardzo dobry znajomy, Anoax, to mi zawsze coś tam zostawi. Ale nie, jest kilka takich charakterystycznych awatarów, które, które zapamiętałem i które ten. Ale po nikach ciężko mi powiedzieć, bo niektóry, niektórzy mają naprawdę te niki do... trudne do zapamiętania z różnych mhm. ja, ja rozumiem i ja kiedyś też o tym mówiłem, że na przykład najgorszym, yy... najgorszym co możesz zrobić to chyba dać sobie nikt jakiejś postaci z anime i po prostu awatar jej, bo prawie jest zerowa szansa na zapamiętanie takiej osoby. Mhm. Po prostu u na przykład na live, y czy coś. Jeszcze na live'ach mi najłatwiej zapamiętać te osoby, bo jakby masz bardziej bezpośredni kontakt z nimi. Ale jak ci wbija trzy takie same postacie o bardzo podobnych awatarach, nie masz szansy, że ich zapamiętasz. No tak, a jeszcze zwłaszcza, że masz, y, głównie jako ludzie mają ustawione jakieś symbole, konkretnie na przykład z Naruto, jak ty. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, bo ja nie wiem, co to jest, ale na przykład tą chmurkę, co ty masz wielokrotnie widziałem. Tak, nie wiem, tak, nie tak, wiem, tak. co to, to jest, taki ale, ale no wielokrotnie widziałem. Okej. Okay. a czym się, czym się zajmujesz na co dzień? Jakaś praca, szkoła? Ja ogólnie zajmuję się serwisem, pracuję w serwisie już raczej na końcówce i to raczej się szybko zakończy. A poza tym to właśnie reszta, reszta to YouTube i to w sumie tyle z takich rzeczy, ale z zainteresowania, jeżeli idąc dalej, no to właśnie też, też komputery, chociaż w tym momencie troszeczkę to ustupowało, już nie składam tylu składaków, nie składam tylu składaków. Nie bawię się już tak, bo kiedyś super sprawę mi sprawiało benchmarkowanie, i ja liczyłem naprawdę szczerze, że będę miał powiedzmy kiedyś, może powiedzmy, kanał, albo zobaczy mnie jakiś reklamodawca i uda mi się, powiedzmy, tam jakieś rzeczy testować, będą przychodzić do mnie, no ale nigdy się to niestety nie udało. Mimo, że serwisowałem bardzo dużo komputerów, nie. Mm -hmm. ciekawe, w sensie ja. Jedyny komputer, a może dwa to złożyłem swoje, ale też bardzo, bardzo często byłem takim ośrodowym y, 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 informatykiem, zawsze był informatyk, cokolwiek trzeba zrobić to informatyk, nie? Także też, też się w tym bawiłem, ale niezbyt dużo i w zasadzie to też zapytam, bo wydajesz się być młodym człowiekiem i nikogo więcej o to nie pytałem, ale ile masz lat, bo tak jak rozmawiasz to mam wrażenie, masz trochę więcej niż bym myślał, że masz. W sensie ja na pewno pisałem to, bo ogólnie to na tej zasadzie napisem, jak napisałem podanie, ale możesz nie pamiętać, to normalne. E, 23 lata mam, wiem, że nie brzmi na tyle. No ja bym powiedział, że 18 właśnie, ale mi się nie pasowało <gry> właśnie, że, że, że tutaj w CS grałeś, tutaj z komputerami, gry próbowałeś. Tak mi się nie zgadzało, że wi wiadomo, że 18-latek 18 też może to robić, ale wiesz... Jakby patrzy, że to, to byłoby jakieś tam o, o prawie 10 lat temu, żeby ktoś grał w CS 1-6 średnio widzę takie osoby, na pewno, na pewno są, ale A to ciekawe, to ciekawe. No naprawdę mnie interesowało, jak teraz wyszło, bo zapomniałem z tego, z tego wszystkiego. Tam było trochę tych podań, więc nie pamiętam dokładnie, jak kto ile miał lat. Nie, no ja wiem, że to tyle nie brzmi, ale zawsze mogę czuć się młodo dzięki temu. <laughs> Spoko. A czy masz jakieś ulubione anime, tak jednoznacznie? Nie mam. Nie mam. Mogę powiedzieć, które najczęściej oglądałem. Tak samo nie mogę powiedzieć, jaka jest moja ulubiona postać. To takie pytania mnie po prostu zwyczajnie przerastają. Nie ma czegoś takiego. Jest jakieś wydarzenie w konkretnym momencie, i to wtedy, wtedy w tym konkretnym momencie jest najlepsze, i tylko wtedy. Nie ma czegoś takiego, że zawsze jest najlepsze. Takie jest moje zdanie. Dokładnie. Ja ci powiem, że jak robiłem robię czasami te live, to często się pojawiają osoby, które pytają Ej, jaka jest twoja ulubiona postać albo jaki jest jaki twój ulubiony klan cokolwiek i to jest dla mnie takie bardzo dziwne pytanie w sensie ja mogę z tego zrobić odcinek nie okej okay, nawet mhm. zrobiłem jakieś tam moje ulubione postacie ale to było dlatego że ludzie ci piszą Ej, jaka jest twoja ulubiona postać postać mówię w końcu się zdenerwowałem mówię zrobię to topkę bo kto normalny <laughs> boże są takie osoby kto sobie układa w głowie o Boże to ja mam taką topkę <laughs> ulubionych postaci i w ogóle to dziwne jest po prostu kto się, nad... się na można... to czas ma. Tak, tak, ale ja nawet nie wiem, jak się tego trzymać, jakby raz, że się, wiadomo, z czasem to zapomina, a jeszcze inna sprawa, że jakby twoje potrzeby się zmieniają, powiedzmy, nie? Na przykład teraz podoba ci się jakaś słodka postać, czy jakaś z takimi włosami i tak dalej, czy z takim zachowaniem, a później podoba ci się zupełnie inna, człowiek się zmienia. Dokładnie, Jest dokładnie. Jak no. no ja też ja, ja kiedyś, kiedyś tak wyszło na no, odczepnego, jak mi to, a, ulubione anime, i każdy myślał, o, powiem Naruto, ja mówię, nie, Death Note, bo wtedy... To było chyba najlepsze anime, które oglądałem. I po prostu tak pamiętałem, mówię, kurde, zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, więc będę mówił defnote i po prostu defnote, nie? I, I taka była odpowiedź. Ja też nie mam za dużo obejrzanych, więc mam łatwiej, yy, ale, ale rzeczywiście, no, tak jak mówisz, może być tak, że oboje ja ulubione anime, ale za miesiąc coś się skopią czy coś, a i wyjdzie lepsze. I do widzenia. Ale, ale z drugiej strony, na przykład, jest coś takiego, bo ja na przykład byłem zachwycony, raczej kojarzysz, bo to jest popularniejsza seria, i starsza chyba, Anadernie. nie? I... Kojarzę, kojarzę parasolkę, jedyne co, ale nie oglądałem nigdy. Jakby powiem ci, nie śmieszyła mnie ta scena podczas oglądania, ale jakby ja oglądałem to anime chyba zupełnie inaczej, ja to anime oglądałem i chłonąłem oczami, dosłownie jakby, okej, okay, widać tam powiedzmy mm, jakieś starsze rozwiązania że powiedzmy jak jadą samochodem to ta kamera już się zachowuje tak to 3D bo y boli w pewien sposób ja czuję, że to jest nie tak ale jak zobaczyłem, kurde, zbliżenie na postać i kilka ruszających się w tle, oszalałem <grym> <grym> oszalałem to jest bardzo rzadki widok w anime mam wrażenie żeby wiele postaci było ruchomych podczas jednej sceny, nie? A nie czas się zatrzymywał, że nikomu nie bujają się włosy, nikt nie rusza rękami. Bardzo rzadkie. I stylistyka, y, tego, że nie jest tak sterylny ten świat. Wiadomo, no to jest horror, nie? Ale tego, że z jednej strony on nie jest taki brudny aż do przesady, że wszystko jest pordzewiałe, tylko jest tak naturalnie, naturalnie dotknięty zębem czasu. To jest, to jest super. To bardzo mi się podobało. Tak samo te ukryte rzeczy, powiedzmy tam, było, że Postacie ci nic o tym nie mówią, nic nie masz o tym powiedziane. Może to był nawet błąd, ale ja i tak byłem zachwycony. Jak tam powiedzmy winda zjeżdżała i brakowało piętra i przeskoczyło na kolejne. Wątpię, żeby to był błąd, ale to było super czy pokazanie tam powiedzmy jakiejś postaci lalek i nagle pojawia się taka postać, no wow! No zabawa tą narracją w postaci wyglądu, może to przypadek, ale to mi się super podobało, świetnie się bawiłem przy tym. Ja ci powiem, że to jest analogiczne do samego e, YouTube'a na przykład, jeżeli... Wiesz, no mówisz, że nie lubisz montażu, ja też nie lubię, ale ja miałem taką sytuację. Gdzie siedziałem z kumplem w pracy i oglądaliśmy różne rzeczy na, na YouTubie, i ja mówię, Jezu, jaka to była zajebista. Nie wiem, przejście, scena, cokolwiek Jaki efekt super. A on mówi, O co ci chodzi? To z... o, fajnie to wygląda, ale czym ty się podniezasz? Ja mówię, No wiesz, z doświadczenia sobie takiego, że ty też. Po, po części to robisz, masz takie, zauważasz rzeczy, których ludzie normalnie nie zauważają, nie? I tak mówisz mhm. z tym anime, ja nie oglądałem go akurat, ale możesz być jedną z tych osób, która się straszy, tym jara taką pierdołą, ale no ale po prostu, to, to jest takie ciekawe, ciekawe po prostu, jak dla mnie. No tak, tak, uważam też taki właśnie proces twórczy, jak samemu coś się tworzy, to fajnie też zobaczyć, jak to się tworzy, a potem zobaczyć jeszcze wynik, jeszcze taki dobry, no to to potrafi zachwycić, to jest Super, super sprawa. Mm -hmm. Nawet, kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale jak mówiłeś, to też miałem takie w głowie, że są rzeczy, o których jak ktoś ci powie, to później już nie odzobaczysz tego. Chociażby pierdoła taka, no nie mówisz, nie oglądałeś Naruto, ale rewatchując z widzami, jeden z nich powiedział, że ktoś zrobił na YouTubie taką gierkę, że pili za każdym razem, jak ktoś Tłumaczył, co się dzieje na ekranie, lub były flashbacki. Ja po prostu przez resztę oglądania nie mogłem się wyzbyć tego, że za każdym razem to widzę, nie? W sensie, jak oglądając za pierwszym razem, to miałem takie, no ok. I jest sobie coś tam, jakaś tam fabuła i tak dalej. I ja teraz patrzę, no nie, każdy odcinek to jest flashback jakiś, nie? I, 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 i aż irytuje to, a przedtem tego nie byłem w stanie zauważyć. No, no ta świadomość tego, że, że to jest, że ten błąd się znajduje, nie, no to wtedy staje się to takie. I właśnie po obejrzeniu jakiejkolwiek serii, myślę, że tak nazwę się ulubioną, jak obejrzysz 10-20 razy, odechce ci się, nie ma takiej serii. Nie ma. No chociaż, chociaż tak jak powiedziałem. Po, powiedziałem, że Death Note jest moim ulubionym, ale na przykład nie byłem w stanie go zrewatchować. Obejrzałem większość za drugim razem, ale mm. poległem, nie chciało mi się. Być może to, wiesz, jakiś, jakiś taki nastrój miałem, że mi się nie chciało. No akurat, właśnie, to jest to... Ale, ale nie mogłem, nie mogłem. Ja często porzucam dobre serie tylko dlatego, że w jakimś momencie odpadnę, czy robię coś innego, czy akurat wyjechałem i, i nie ma mnie, nie mam kontaktu z tym anime i ja już nie wrócę do niego. To tak samo mam na przykład z długimi grami typu Wiedźmin, nie? Fajnie oni tam dają przypomnienie historii, innych rzeczy, są dzienniki, ale no wracając do tego, no nie ma już tego takiego mudu, tego się nie chce już w takim stopniu robić, jak pierwszy raz, kiedy się w to zagrywałeś i kiedy chłonąłeś tę fabułę, tą, tą zawartość całą. A z drugiej strony, yy, ciężko też zacząć takiego Wiedźmina od nowa, nie? Mam wrażenie, mm -hmm, bo na przykład to, ja przeszedłem to. Wiedźmina, wszystkie dodatki, i kiedyś próbowałem nową grę plus, i mówię sobie jeszcze utrudnie, wyłączę wszystkie znaczniki, mapy, i tak dalej. Będę po prostu próbował eksplorować. I się skończyło na to, że nie wyszedłem chyba z pierwszej lokacji. Już nie chodzi o to, że było trudno, choć trochę było, nie? Bo, bo mm -hmm. nagle dziwnie ci, że ci nie podają yy, yy, wszystko do ręki. Co też jest ciekawym eksperymentem, ale po prostu uważam, że Wiedźmin jest pod tym względem dość słabą grą. Dla mnie osobiście, że nie mogę, nie mogę za bardzo grać w niego drugi raz. Jeżeli to nie jest na przykład po latach i już tak średnio pamiętam fabuły, bo Wiedźmin, jako gra, ok, jest jakaś dobra, mam wrażenie, ale z drugiej strony tam głównie gra fabuła. Która, tak, tylko ten scenorys. To... Tylko scenorys jest tak, fajny, tak, tak. a cała reszta to jest tylko taki dodatek, bo ja w niektórych miejscach miałem wrażenie, i tu niektóre osoby by mnie zjadły za to, że Wiedźmin w niektórych aspektach wydaje się uboższy niż na przykład taki Gotik, który mnie po prostu kupił i przechodziłem go masę razy na różne sposoby i tak dalej, bo pod względem tego eksperymentowania było tam to lepiej rozwiązane i... To jest właśnie też to, że te nowsze gry dają wszystko dosłownie na tacy. Tu idź, tu idź, tam, z tego punktu do tego, potem idź tu, to zbadaj, kliknij ku, najlepiej jeszcze jaką zbroję masz mieć ubraną, nie? A tam miałeś w stylu, że a, jest sobie las, on jest na wschodzie, nie wiesz gdzie jest wschód, było się uczyć. <grych> I, I to jest <grych> <Ta>. super. <grych> to znaczy, ja myślę, że to już jest takie <grych> starcze pierdolenie trochę, bo. Yy... Tak, jeżeli znasz grę i grałeś w nią w dzieciństwie, ok, ale myślę, że jakby ci dać taką, znowu, starą grę, w którą takie rzeczy występują, ale ty w nią nie grałeś, to. Bym się wkurzył, to by się wkurzył, nie? Wróciłem klawiaturą, jeszcze jakby było inne sterowanie. Tak, tak, dokładnie. To jest i plusy i minusy. Słyszałem, ja mam grę, gry, które grałem w dzieciństwie i mówię, Jezu, i jest gra, która jest w moim wieku, 26 lat ma, w 95 wyszła i hmm. ja ją uwielbiam. Przeszedłem ją, chyba wymaksowałem jak się dało i nawet dalej mi się fajnie w nią grać. To się nazywa Arsenal Extended Power. To jest strategiczny RTSik. Tylko że widzisz, ja już na tyle poznałem w sumie te mechaniki, że mogę sobie jakoś utrudniać. I nawet utrudniałem sobie grę. Że na przykład, odczekiwałem piśmie dopiero zaczynałem grać, żeby mieć trudniej. Bo jak już poznasz to wszystko, to w zasadzie jest bardzo ciężko przegrać, nie? Mhm. Tak, to prawda, no to Bo może, mogą się zwiększyć jakieś tam hapeki przeciwników, mogą działać szybciej, mogą mieć więcej surowców, ale nie zmieni to tych podstaw, tych powiedzmy kluczowych elementów, którymi można kogoś na przykład okrążyć, czy można jakoś zaatakować szybciej i zniszczyć po prostu na wczesnym etapie. No te, tego się nie zmieni, tego komputer nie nadrobi niestety co miałem na przykład, bardzo fajnie mi się grało w te multiki, Pelforsa kojarzysz? Kojarzę grę, ale znowu nie grałem. Okej, okay, okej, okay. a może kojarzysz, to jest akurat gra z którą mam najwięcej przygód jeżeli chodzi o jej odpalenie, bo ja musiałem ją emulować na wiele razy, musiałem voodoo instalować dodatkowo, drugi emulator na, na tę nakładkę i, I ta gra i tak nie chodziła. Musiałem sobie zbudować drugi komputer na XP-ku, sobie w nią zagrywałem. I ta gra mi się głównie podobała, dlatego, że tam e, są czasy pierwszej wojny, ale nie oszukujmy się. Za dzieciaka podobało mi się, że dużo jednostek ledwo widocznych biega na ekranie, i dalej mi się to podoba. <grym> I tego mi brakuje, że nie ma gier strategicznych, gdzie jest dużo jednostek, na przykład tak przekraczających, powiedzmy, te granice tysiąca. No nie ma takich gier, są tylko symulatory, niestety. Okej, okay, a jak się gra nazywa? <grywa> Bo nie powiedziałeś. De Entente. Nie powiedziałem? De Entente. Nie, nie kojarzę w ogóle. Wiązując z De Entente. Do głowy. Wpisałbym, ale byłoby słychać na nagraniu, więc... Mhm. Eee, miałem coś rozwinąć, jak mówiłeś, ale kurde, zapomniałem, więc chyba musimy odrzucić to w zapomnienie po prostu. Eee. Okej, okay, a wróćmy trochę do YouTube'a. Czy chciałbyś coś na nim zmienić? Jakąś funkcję, zasady, cokolwiek? Ale w sensie na samej platformie. Yy, no, nawet można też powiedzieć, właśnie trochę to myślenie społeczności. Tak jak mówisz, że, że te komentarze typu, typu fajnie, nie. Yy, że, o, o, z tą, z tą yy, prawda, yy, wymową czy coś. Ja mi też za każdym razem to piszą I czasami najlepiej jest to, że właśnie poprawiają z, z dobrego na złe. <laughs> no, no. To nie wiem, czy jakieś rzeczy. Ja na pewno bym chciał, żeby YouTube nie robił takich głupot w stylu usuwanie łapek w dół, że ja wchodzę sobie na jakiś filmik, który jest fiksem czy rodzajem pomocy po prostu dla mnie. Ja nie widzę łapek. To może być skam, to ja mogę cokolwiek pobrać. To ja nie wiem, nie wiem, co ja klikam tak naprawdę. To mi się nie podoba, co prawda są rozszerzenia, które umożliwiają mi to zobaczyć, ale na jak długo to będzie działać, to takie zastępcze rozwiązanie nie wiem. Takie rzeczy mi się nie podobają. Yy... No co, nie podoba mi się to zachowanie od strony YouTuba, że ja muszę zważać na słowa. Mimo, że chciałbym w wielu miejscach nie zważać na słowa, chociaż moje materiały akurat tego nie wymagają, bo nie wypowiadam się opiniotwórczo przeważnie w moich materiałach, póki co. Poza tymi recenzjami, które były wcześniejszym etapem kanału, na który przeszedłem. Tak, w jakimś stopniu mnie to irytuje, że jakbym chciał dać jakąś wstawkę, taką powiedzmy z czarnym humorem, czy teraz, powiedzmy, jakbym planował jakąś, nie wiem, przeróbkę, to mam częściowo związane ręce w niektórych miejscach, no ale nic. Po, powiem ci, że plusem. W tych minusach wszystkich jest to, że póki co i, i ty, i ja i w ogóle ani YouTube jest mały dość, patrząc hmm. na skalę YouTube'a i jeszcze w dodatku żyjemy w Polsce. Więc tym czarnym humorem ci powiem, że mógłbyś poeksperymentować i wątpię, żebyś miał jakieś takie problemy, jeżeli chodzi o zablokowanie filmiku, czy coś. Bardziej już nie, nie smak widzów, jeżeli by tego nie zrozumieli. Nie, no naprawdę ja mam ostre filmiki, które w życiu by nie przeszły na jakimś dużym kanale, nie. I okay, ja one są. Wiszą. Ja, nie zdziwię się, jak ja dostanę kiedyś bana po prostu za te filmiki, więc y, tak ci powiem, nie? I pomimo tego, że miałam 100, sto, sto kilka tysięcy wyświetleń, bo y, się nabiły gdzieś tam przez lata, to one nadal są, nadal zarabiają, nie? Więc tutaj mhm. myślę, że możesz popróbować i, i to nie powinno być y, problemem. Jeżeli chodzi o łapki w dół, to mam bardzo podobne przemyślenia, bo. Y, Powiem ci tak, ja jak oglądam kogoś czy coś, bardzo rzadko w ogóle zostałem ani w, a, ani w górę, ani w dół, bo zapominam o tym. O, to po to, to samo mam, no, 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 identycznie. I, 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 i nie przeszkadza mi w ogóle to. Z zniesienie zobaczenia, ile jest tych łapek w dół, właśnie pr prócz tego, co powiedziałeś, że jakieś fiksy, jakieś, jakieś rzeczy, które chcesz pobrać i akurat yy, tylko tam możesz znaleźć odpowiedź i okazuje się, że wiesz, przedtem miałeś coś takiego, okej, okay, tu masz 900 łapek w dół i tylko 50 w górę, to na pewno nie działa, w ogóle nie ruszam. Mhm. No, no, nie tracisz czasu, no nie będę wertował 100 komentarzy, czy nawet 50 komentarzy, bo to jest, to jest mój czas i to cenny czas. Mm -hmm. I to jest, to jest, myślę, jak dla mnie, to jest jedyny minus, bo ja nigdy na swoich filmikach nie patrzyłem na łapki w dół czy w górę, to, to, to mnie to nie boli, jako powiedzmy twórcę, ale, ale rzeczywiście te fiksy i tak dalej, czasami się zdarzało tego używać i, i to problematyczne, że, że akurat tutaj nie działa to. To chyba tyle moich takich zarzutów do, do YouTube'a. Ja uważam, że to jest miejsce, ta platforma ma po prostu swoje wady, bo Przepraszam. Ciężko jest na przykład no, małym twórcom początkowo wbić się w ten algorytm. Z czasem może się to zmieniać. Wydaje mi się, że kiedyś było lepiej, bo pamiętam, chociaż może po prostu to był taki łód szczęścia. Kiedyś na przykład moja znajoma, właśnie przyjaciółka tak naprawdę, nagrała filmik, napisy wrzuciła tylko do jakiejś piosenki. To w tym momencie nie ma 7 milionów, 10 milionów wyświetleń, nie? I w tamtym momencie też, też dużo to nabiło, nie, ten filmik ma 15 lat. 14. Może być to przypadek, ale jak się zaczynało, to wiesz, też jest kwestia tego, że to po takim czasie to dużo, dużo wyświetleń, ale pytanie, czy to od razu wybiło, nie, Bo... Tak, tak, no to tego nie pamiętam niestety, no ciężko okay. powiedzieć, to jest bardzo stary film. I Dobra, wtedy albo zależy też od... Y od tego na co patrzysz, nie? Bo w niektórych momentach mógłbym powiedzieć, że jest łatwiej niż trudniej. Będę tutaj poruszał temat Ani Tuba, ponieważ. No, kiedyś prawie nie było nikogo oprócz tego Bukiego, nie, o którym wszyscy wspominają, że on tam miał 70 koła i tak dalej. I byli coś tam mniejsi, których nikt dosłownie nie kojarzy, a to, że są więksi, i teraz to. Jest dużo takich większych youtuberów, patrząc na YouTube, powiedzmy dużych, czyli te po 50k, 40 30k subów, no to taki łatwiejszy start, nie? Bo jak ja zaczynałem, to znowu temat Naruto praktycznie na polskim YouTubie nie istniał. No Był tak, no w jeden gość, który wypadku... to robił mhm. I, i trzeba było zaczynać, nie? Dopiero przetrzeć szlaki dla, dla innych troszeczkę, nie? Więc y, chyba to jest spoko w tym wypadku, nie? No tak, tak, no i musiałeś sprawdzić takie rozwiązania, które nie wiedziałeś, czy się przyjmą, nie takie uczenie się, jakby na swoich błędach, nie bezpośrednio. No akurat wiesz w moim przypadku było tak, że ja robiłem sobie rzeczy, które chciałem. W sumie no, no, no. trochę nadal tak jest, a, a nie zwłaszczałem ile to ma wyświetleń i to przypadkiem wszystko się wybiło. Mm -hmm. W zasadzie to bym powiedział, że nawet nie w tym była moja aż taka zasługa, tylko to, że w pewnym momencie miałem kilka filmików starych z Naruto online z gry, gdzie później wyszła polska wersja i, i... Zapłacili YouTuberom, żeby zrobili reklamę na polskim YouTubie, i nagle się posypało codziennie e, przez, przez miesiąc czasu filmiki, a ja tylko zysk zyskiwałem. Nie ja zbierałem owoce, bo nagle wiesz, w dzień tysiąc subów do, do góry, bo mój filmik jest stary i po polsku, to ludzie jakoś tam wpijali. Okej, okej, okay, okay. w sensie tak rzucało go pomiędzy polecanymi, na główną wrzucało, rozumiem. Prawdopodobnie tak. Nie analizowałem tego, ale ja po prostu wykorzystałem sytuację, mówiąc, no to lecimy w to. Okej, okay. a jaki masz stosunek do szefa? Uważasz, że jest potrzebny? Czy gdyby nie on, może byś nic nie robił, albo po prostu jest dla ciebie przykrą koniecznością? Pytanie, czy do szefa w pracy, czy konkretnie lidera? To jest lekka różnica. Yy, powiem tak, yy, możesz się wypowiedzieć i tak, i tak, bo mogłeś mieć szefów, a mogłeś nie mieć liderów. To zależy od tego, jak to wygląda u ciebie sytuacja. Mhm szef myślę, że no, jest konieczny, no, jest w końcu y, często po prostu pracodawcą i y, zajmuje się rzeczami czy tą organizacją, którą na przykład ja nie chciałbym się zajmować. Wiadomo, tam powiedzmy czasem jest tak, że i tak się tym, tym trzeba zająć, ale y, no, jest to jakieś odciążenie. Ja na przykład nigdy w większości rzeczach y, udowodniłem sobie, że nie chciałbym być szefem. Czy, czy powiedzmy liderem. Yy, ciężko mi odpowiadać za... Nawet nie chodzi za odpowiadanie za dużą grupę ludzi, tylko to jest męczące. Każdemu mówić to samo, przypominać. To jest męczące i irytujące. Nie lubię tego. Mhm. Ja miałem takie rozkminy też, że z jednej strony tak, jak chcesz być cool szefem, to tego nie robisz, ale też jakby trochę nie masz wyników, nie? A z drugiej strony jak chcesz, to możesz mówić, ej, zrób to po prostu, nie? A to, to jest ciężkie, to jest ciężkie mówić takie rzeczy raczej ludziom. Mm -hmm. No i to też jest ta taka odpowiedzialność, że powiedzmy, powiesz coś komuś i on się na ciebie nagle obrazi, mimo że ty nie chcesz źle, a chcesz dobrze na przykład dla swojego biznesu. To też z tej perspektywy trzeba, trzeba to zrozumieć. I y, ja myślę, że to rozumiem, i czasami jest jakaś frustracja, no bo jak powiedzmy tracisz na czymś pieniądze z winy pracowników, to dziwne, jakbyś nie był zły, nie i nie próbował jakoś tego naprostować. Ja uważam, że takie podejście jest w pełni normalne na przykład. nie? Mm -hmm. Czyli dla ciebie szef jest taką potrzebną osobą, bo jednak motywatorem jest w jakiś sposób. No tak, tak w jakiś sposób tak, tak. Nawet nawet jeżeli ja powiedzmy sobie tam usiądę i zdarzyło mi się kilka razy być upomnianym, no to jest takie coś, okej, okay, więcej tego nie robić <grych> I, i to taka nawet y, z takiej rzeczy, nie dlatego, że, że nie chcę tego robić, bo ja chcę, chcę chcę, mieć jak najwięcej wolnego, chcę mieć jak najwięcej czasu dla siebie, najlepiej to po prostu siedzieć założonymi nogami, żeby po prostu pieniądz sam się robił. Myślę, że wiele osób tak chce. Y, oczywiście poza tym, co y, sam bym chciał po prostu w tym momencie robić, nie, bo Jakąś kreatywną rzecz. Ja muszę mieć jakieś zajęcie, ale niekoniecznie musi być to takie rutynowe zajęcie, czy to co robię dziesiątki, czy setki razy. To z, jakby z tym stażem w w, coraz bardziej się tego nie chce. I, I tak mam wrażenie, że jest. No, jak ja byłem w pracy na etacie, to już też jakby. Wymaksowałeś wszystkie rzeczy, to już takie kurde, jak mi się nudzi. Zróbmy coś. I mnie męczyło dosłownie oglądanie filmów i filmików na YouTubie, czy tam właśnie filmów na Netflixie. Mnie to tak już nudziło. Ja mówię: dobra, cokolwiek, niech się dzieje w tej robocie, bo to już nawet. Zbrzydło mi to, mówię, ile można tego oglądać, nie? A wiesz, nie, no, no. zmiana 12 godzin i teraz przez 12 godzin wypełni sobie czas, jak czasami się zdarzało, że dosłownie nic nie musieliśmy robić, bo to zależy od tego, czy klienci byli, że tak powiem, nie? To czasami nic, nic przez 12 godzin się nie ruszyło. I to naj, najgorszy moment w sumie. Może na początku byłoby to mniej problematyczne, ale jak już siedzisz w tej, tej pracy w drugi rok czy, czy, czy trzeci, mm. no to jest takie, o boże. Nie, nie, ja to, ja to w pełni rozumiem, nie? Mm -hmm. a, no, ale tak, ale z drugiej strony, yy, czy nie dążysz do tego poniekąd? Bo mówisz, że YouTube'a robisz i nawet bym powiedział, bardzo dobrze ci tam idzie, yy, a to jest kwestia tego, że tam już sobie sam jesteś szefem. Yy, nikt ci nie mówi, co masz robić, a widzę, że jesteś regularny i teraz pytanie, czy... Czy widzisz możliwość właśnie rzucenia takiej pracy na etacie, robienie samemu dla siebie i czy się nie obawiasz tego, bo ja na przykład problemy miałem z tym, że, że sam sobie byłem szefem, i czasami sobie pozwalałem na zbyt dużo lenistwa, tak jak mówisz. Mhm. W sensie teoretycznie się mógłbym tego obawiać za jakiś czas. Może nawet tak się stanie, nie wiem, bo tu może przezwyciężyć właśnie ta wygoda, że ja sobie po prostu siedzę. I teoretycznie można powiedzieć, że nic nie robię. Tak, tak tylko teoretycznie. Jest to dla mnie wygodniejsze, na pewno bardziej, przepraszam, bardziej komfortowe. Ale czy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Ja bym chciał spróbować, jakby mi wyszedł zagraniczny, yy, a, yy, boże, Anit zagraniczny yy, YouTube, i to wiesz w takiej formie, że ja powiedzmy sobie, yy, miałem takie coś wymyślone, że zrobię, serio to jest mój pomysł, proszę mnie kraść, yy, chciałem zrobić sobie tam jakieś, powiedzmy, śmieszne filmiki, kompilacje, nie wiem, tam zebrać to, powiedzmy, w trzygodzinny materiał, Yy, powiedzmy poświęcić na to 3-4 dni takiej mordęgi bezpośrednio pociąć to na 50 odcinków i wrzucać i zobaczyć czy po takim czasie na przykład by się to przyjęło potem spróbować jeszcze raz powiedzmy za miesiąc yy, znowu sobie czy za drugi miesiąc znowu sobie tak zgromadzić i znowu i zobaczyć czy po 100 filmikach coś siądzie czy nie ponieważ zauważyłem Zauważyłem na przykład, zobacz, że są kanały, które nic nie robią. One dosłownie wertują sobie, to, to też jest jakiś, jakiś wysiłek, nie? Ale one dosłownie sobie wertują, powiedzmy, jakieś tam muzyki na no copyright, tam piszą ewentualnie do autora, dopisują coś, koniec, i wrzucają to na swój kanał. Robią tego, yy, no, no setki takich filmów, dziennie mogą wrzucić nawet trzy. I mają milionowe zasięgi, nie, Na tej zasadzie. Albo masz na przykład taki jeden kanał, który dosłownie robi kołysanki dla dzieci, i to jest wszystko. To są godzinne materiały wrzucone, tam po prostu dopisany autor w opisie, koniec sobie ktoś słucha. I to jest uniwersalny format, bo tego posłucha i Polak, i Anglik, i Niemiec, i Francuz, i tak dalej. Ale nawet chyba wiem o jakim kanale mówisz, i prawdopodobnie chodzi o osobę, która jest polskim właścicielem tego kanału, prawda? Czyli tak, nic nie tak. Nie. Na L się zaczyna. <laughs> tak, tak, tak. No, czyli tak, pewnie tak. znasz. Ja też kminiłem, kminiłem o... Czymś takim, ale ja nie mam za bardzo motywacji do robienia wyświetleń. Jak najbardziej chciałbym mieć coś takiego właśnie pasywny dochód, można powiedzieć, bo tam nie ma aż tak dużo rzeczy, ale ja już robiłem kilka takich podejść na polskim, czy, czy, czy nie na angielskim trochę, ale leciutko, bardzo. To, to, mnie, mnie to mnie to nudzi, nie? Tak samo jak ostatnio sobie założyłem TikToka, bo wyszło, że o, TikTok to jest szalenie popularny. W, w Stosunku do YouTube'a i to rzeczywiście działa, bo ja sobie zainstalowałem, ciężkie to było dla mnie, ale zainstalowałem sobie, wrzuciłem jakąś rzecz, którą mam już na YouTube, tylko pociąłem ją do formatu taki, jak był potrzebny. I, I powiem Ci, nigdzie tego nie reklamowałem i nagle w jeden dzień 40 koła wyświetlałem. Mówię, co jest grane, nie? I to było chore, ale no tak wrzucałem i to wrzucał i, i to robiło 20, 30, 30 koła i tak dalej, i mówię w końcu. Znudziło mi się, przestałem to robić i tyle. Pomysł no, no. na pewno jest dobry, y, 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 fajna opcja. Tylko ci powiem, że jak pytałem o, te, o tego szefa, to ja też nie miałem problemu z taką właśnie, można powiedzieć, motywacją. Póki miałem etat, i to wszystko było robione hobbystycznie, a jak y, właśnie już to był główny. Y, z, z, y, główna forma w zarobku to było coś takiego, nie? A spoko to mam czas. To tutaj sobie CS zagram, tutaj coś tam i znacznie więcej mogłem robić, a, a po prostu tak odkładałem, odkładałem, odkładałem. Są tego plusy i minusy na pewno. No tak, zdecydowanie, nie? Na pewno plusem takiego, że jesteś sam sobie szefem, to jest komfort, nie? To bez dwóch zdań. Ja, ja chyba zrobię no, wszystko to może bez przesady, ale. Bardzo nie chciałbym wracać teraz na jakiś etat, bo mam to porównanie, nie? Pracowałem w robocie, właśnie miałem tego szefa i to był szef, a nie mentor w żaden sposób czy lider. Nawet bym nie nazwał go nigdy liderem, jeżeli chodzi o osobnego szefa, że tak powiem. To, to, to nie chciałbym. No i chciałbym właśnie w internecie jakoś tak sobie siejeć i będę próbował, jakkolwiek to robić, bo to jest, to jest coś akurat dla mnie. To nie, może, nie musi być dla każdego. Niektórzy powiedzą, że o, pierdziela się robić filmiki w internecie. No, ale to trzeba wejść w skórę, żeby wiedzieć, ile to jest roboty, też. No tak, tak. I, I fajne to jest, no. Ale to też na pewno nie każdemu e, bym polecał, bo niektórzy po prostu by uznali, że a mam no, to dużo czasu mam wolnego, to teraz będę poświęcał go na prokrast prokrastynację. Dobra. A dlaczego odszedłeś z medi? To może przeze mnie, bo chodziły takie, prawda, plotki, może uważałeś, że kanał się rozpadnie i nie ma sensu. I naprawdę, śmiało mów szczerze, ja bym, ja, ja się nie obrażę, wręcz przeciwnie, nawet bym chciał wiedzieć, jeżeli to na przykład ja jestem przyczyną. Nie, nie jesteś absolutnie przyczyną, bo uważam, że w animadi byłeś właśnie takim motywatorem w tym stylu. I wtedy pamię przypominam sobie właśnie to, yy, w momencie, kiedy ja trafiłem na ten materiał, nie, dotyczący zarzutów, i ja chciałem coś tam się wypowiedzieć, ale uznałem raz, że mam yy, mały staż u Was, a dwa, że kurde, spuentowaliście to tak dobrze, że no nie mam nic do dodania na tej zasadzie. Yy, a jeżeli chodzi o to, dlaczego doszedłem, to będę całkowicie szczery. Ja w tamtym momencie zachorowałem, miałem mieć wyjazd Wyjazd został odwołany z powodu COVID-19 i, i wszystko mi się posypało. Moja motywacja y, złapało mnie taki, taki ten dół. Jeszcze jak zobaczyłem, że wszyscy przestali po prostu wrzucać filmiki, to już mówię: na, nawet nie próbuję, nie, nie mam siły. I w tamtym momencie po prostu powiedziałem, że, że y, odejdę, żeby nie robić wam problemów. Później po prostu się okazało, że uznali, było uznane przez Was, że nie, to nie byłby problem, jakbyś nie zrobił filmiku. I już było po prostu za późno się z tego wycofać na tej zasadzie. Więc uznałem: A, okej, okay, odejdę w takiej myślę całkiem przyjaznej atmosferze. Mam nadzieję, że tak było. Chociaż mało się tam udzielałem, więc ciężko powiedzieć. Ja głównie bardzo lubiłem tam robić te filmiki. One mnie strasznie męczyły. Tak. Trzy razy bardziej niż te filmiki, co wrzucam do, do siebie, bo one były dłuższym formatem, i mimo, że ja miałem na nie więcej czasu, to ostatecznie i tak robiłem je, yy, je w krótkim czasie, bo pomysł tam powiedzmy: jakiś wpad zapisałem coś na kartce, coś sobie tam dłubałem i, i przepisałem. Jeszcze była ta korekta, i to mi akurat bardzo pomogło w rozwinięciu mojego takiego stylu, co, co na przykład bardzo rzuca się w oczy. I mam jeszcze dużo rzeczy do poprawy, ale, ale takie niektóre podstawy udało się, myślę, zreperować w pewien sposób. Ale nie, nie mam do ciebie żadnych zarzutów, czy do żadnego członka Animedii, a moim powodem było po prostu, no właśnie, yy, no nie nazwałbym tego depresją, no ale taki. taki Taki dół po prostu spadek, kiedy mi się po prostu plany posypały. Wtedy chyba nawet pisałem, że jak dobrze pamiętam, że mam wyjazd i że mnie dłuższy czas nie będzie, ale spróbuję zrobić ten filmik. Nie? Na takiej zasadzie spróbuję wbrew swojej woli. Dosłownie nadwyrężyć swój czas, ale no niestety nie udało się z powodu tych powodów i nie dałem rady, a staram się być myślę słowną osobą. Tak, no pisałeś na pewno informować za każdym razem. Że, że właśnie masz wyjazdy, kojarzę to teraz, bo tak szczerze mówiąc, to ani ciebie, ani Oliona za dobrze nie kojarzę, bo mało się tak udzieliliście i mi się myliliście z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Nie powiem, nie powiem że głosy podate czy coś, tylko że tak dołączyliście jako te osoby nowe i trochę tak nie wyróżnialiście się, jak Bułka i Kso... ksashi, sorry. Także tu miałem taki problem, ale na, na, teraz przypomniałeś mi, że rzeczywiście m, p, pamiętam to, że pisałeś, że tam wjeżdżasz i tak dalej, i nawet y, miałeś chyba w, w harmonogramie jakiś filmik, i jak odchodziłeś, to w teorii mógłbym Cię y, zmusić, że tak powiem, chociaż nie miałem żadnych jakby. Y, no nie miałem takiej mocy, ale, ale jak y, przychodziłeś do nas, to ja ci pisałem, że tam jak, jak wpiszesz coś w harmonogramie, a posz, powiesz, że odchodzisz, to musisz te filmiki, które zaplanowałeś na miesiąc przód zrobić. A ja mówię, no ale po co? Jeżeli masz to robić na siłę, to już po co masz to robić, nie? Ale ogólnie powiem ci szczerze, ja uważam, że ten temat, który sobie znalazłem z tą edukacją, no to chyba mogę już powiedzieć, to on ma bardzo duże możliwości, bo chciałem go zrobić nie pod takim kątem, że o, wymienię anime, które są edukacyjne, tylko porównać konkretne elementy, które dzieją się w prawdziwym życiu i które są jakąś wartością, którą można wynieść. To właśnie chciałem zrobić w tym materiale i miałem już wypisane tytuły, ale to nie udało mi się do tego w pełni zabrać. Nie? No, 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 nie było tej motywacji. Ale uważam, że temat, naprawdę jakby przy nim przysiąść, Pewnie byłby materiał na 20 minut, może nawet troszeczkę więcej, to byłby świetnym materiałem, jeżeli chodzi o wartość, taką merytorykę. Mhm. Takie filmiki też się ciekawie robi, nie? w sensie, mhm. jak masz coś takiego, to trochę to jest taka ambicja, chociaż ja, ja też tak miałem kilka filmików, że o dobra, to teraz coś zrobię, co własne przyżycia jakieś tam i, i e, podzielę się z tym, może ktoś cokolwiek z tego wyciągnie. To, to też jest ciekawy format na pewno. No, to też jest nauka dla ciebie, bo ewentualnie jak coś tam zobaczysz i coś, to się doinformujesz, sprawdzić, żeby nie wprowadzić w błąd, i też zyskasz jakąś wiedzę, może niepraktyczną, no ale w teorii będziesz wiedział coś więcej, nie? No, nie wiem, czy tak masz, czy nie, ale ja na przykład bardzo często mam coś takiego, że e, dopiero jak mam zrobić, nie wiem, jakiś filmik czy coś, to dopiero interesuje się tematem, że to prawie nigdy nie wychodzi tak, że mówię: O, to ja wiem na jakiś temat coś. To teraz y, zrobię o tym filmik, tylko mam. Hej, to mnie całkiem interesuje. Y, zrobię filmik, żeby o tym się dowiedzieć, w tą stronę. Masz tak czy, czy może nie? Przeważnie tak mam, ale zdarza się dużo tematów, y, na które już mam jakąś wiedzę i którym ewentualnie potrzeba tylko rozszerzyć albo sobie coś przypomnieć, nie? Na przykład, jak powiedzmy, mam te materiały z Overlorda, czy y, Muszuku Tensei, czy Slime'a, to jest przewertowanie niektórych rzeczy, nie? Mhm, ale Właśnie też tak mówię, że najczęściej to wychodzi z takiego czegoś, o, oglądam coś, jakiś urywek, albo piszę scenariusz i na przykład po drodze mi wpadają trzy kolejne pomysły, mhm. i mam takie. Hmm, trochę takich rzeczy jest w tym, lore, mogę przestawić się wszystkie i często to jest tak, że no, ja to wszystko kojarzę i tak dalej, bo oglądałem jednak, ale nagle się okazuje, że kurde, a tu jest jakaś pierdoła, o której w ogóle nie zauważyłem w anime i. I fajnie ją y, pokazać. Nie? To to jest też fajne, że ta, ta, robienie filmików może poszerzać wiedzę, a też nie da odwrót. Nie powiem, że to jest najlepsze na świecie, nie? bo zawsze mhm. jest większe pole na takie błędy, ale ja tak po prostu już mam, że żeby zrobić, e, żeby coś dowiedzieć się, e, doinformować, to najczęściej musi być mi to potrzebne. No tak, tak, ja to rozumiem w pełni. I czekaj, chciałem coś powiedzieć, ale kurde, zapomniałem. Chyba sobie już nie przypomnę. W każdym razie, co do tego tematu, co mówiłeś, że są rzeczy, których się nie zauważy. No, ja odniosłem takie wrażenie bardzo autentyczne tutaj się mogę przyznać, nie wiem, obejrzałem Overlorda, w sumie ten pierwszy sezon, wiadomo nie wszystkie odcinki, bo ja tak jak miło czuję to nie wszystko w równym stopniu, tylko o to mi się podoba ten fragment i tak dalej, a na przykład ten sezon mniej czy coś nie? i oglądam to, co chcę zobaczyć, te emocje, których chcę, żeby zostały dostarczone. i był tam jeden fragment, on chyba trwał 10-15 sekund i tu w ogóle jak patrzę scena i ja przeczytałem książkę, ja obejrzałem dwa razy anime i co było coś takiego? Dokładnie, ja ci powiem, że y, ja kiedyś mówiłem sobie, nigdy w życiu nie będę oglądał czegoś drugi raz. Po co? Teraz zmieniam zdanie, bo myślałem wiele rzeczy już podwójnie co najmniej podwójnie. I ciekawe jest to, jak dużo rzeczy y, jest tam zaplanowanych, albo rzeczy, w których możesz mieć jakieś głupie teorie. Y, i ci powiem z przykładów anime, znowu przytoczę Naruto i rewatchuję z anime, nie mam mhm. zbyt takich wielu przeżyć, na pewno oglądałem dwa razy Zankio no Terror, próbowałem Death Note i tam na pewno też są jakieś smaczki, które za pierwszym razem nie ma szans, że zauważysz, chyba że o nich przypomnisz, nie? Mhm. I na przykład, ale z gier mam coś takiego jak Sekiro, grałeś? Nie, 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 grałem, ale kojarzę takie typowe solsy nie? takie Souls -like, tak, tak, typowe solsy i... Tam yy, myślę, że nie zaspoileruję, bo to jest bardzo, bardzo. Nie, tego się, nie da, tego się etap. nie da zaspoilerować. Mm, <laughs> myślę, że. znaczy, to, że tam jest. Małpię yy, Jest, to, jest historia, wiem. tam jest historia. Okej, okej, okay, okay, to nie wiedziałem. Mhm. W sensie jakby Ale, bo na przykład. Yy, no, jak, Bo jako ja, że głównie te yy, Dark Soulsy, jeszcze były Demon Soulsy, tak dobrze mówię. Dejło, I dejło, ogólnie tak. w Dark Soulsach była ta historia przekazywana, albo ja po prostu byłem w tamtym momencie nie dość doświadczony, żeby chłonąć inaczej te historie. To były rozrzucone notatki przez różnych graczy i ewentualnie jakieś tam wpisy. I to było tyle. Ta historia nie była płynna. Postacie tam miały chyba tam pojedyncze dosłownie dialogi. Nie kojarzę, bo nie grałem, ale też mi się wydaje, że ona jest jakby... No, biednie, fabularnie przedstawione, że to nie o to w ogóle chodzi. Ale w Sekiro jest trochę fabuły i ci powiem, że e, to nie będzie spoiler, bo to się dosłownie zdarzy przy 5 minutach pierwszej gry, gdy w końcu umrzesz, czyli pewnie przy pierwszym przeciwniku. E, jest coś takiego, że odradzasz się e, i masz moc takiego odrodzenia, że jak padłeś, to możesz. E, się odrodzić z połową życia i, i, i jak już drugi raz padniesz, to giniesz po prostu i musisz zacząć od jakiegoś tam save pointu po prostu. A okej, okay, inaczej. I to, i to wskrzeszenie y, jest fabularnie w ogóle tam y, ma duże znaczenie, można się go dobra, nie będę mówił, różne rzeczy się dzieją ja miałem kilka podejrzeń jak y, jak y, po prostu gadałem z NPC-ami to miałem kilka takich podejrzeń, że to jest coś dziwnie, dziwnie podobnego do tego. Nie będę mówił konkretnie, bo nie chcę komuś spoilerować i teraz, yy, jakieś tam na dniach, yy, w końcu pokonałem ostatniego posa, bo yy, tam też masz chyba 4 yy, różne zakończenia, i zacząłem grę od nowa. I jeżeli się nie mylę, są identyczne dialogi jak za pierwszym razem, ale nie byłem w stanie ich zrozumieć i one nabierają sensu dopiero wtedy, kiedy grasz drugi raz. I jest dużo takich rzeczy właśnie. A w sensie takie, jakby klucz ci podają i ten klucz ma znaczenie dla reszty dialogów, tak? Coś w tym stylu. Mm, no właśnie nie chcę spoilerować, i to jest. Okay, ten okay. Problem, nie, nie, nie. No, no, no rozumiem, bo, że chcesz bo, bo... powiedzieć, ale no nie może czaję, czaję. Tak, za bardzo nie mogę. Są po prostu zdania, które jak widzisz pierwszy raz, to one mhm. są takie. Hmm. Na przykład, y, jedna postać do ciebie mówi, jakby cię znała, ale ty ją po prostu znakasz pierwszy raz. I teraz masz takie. Hmm, to chyba się spotkaliśmy jakoś przedtem. Ale jak grasz drugi raz, to to nas zupełnie inny wydźwięk ma, nie? Nie, nie zradzając fabuły, po prostu. No, nie powiem, żebyście zagrali sobie w sekiro, bo hej, to nie jest gra dla wszystkich. Naprawdę, jeżeli nie masz stalowych nerwów, to nie polecam, bo pady mogą latać. W sensie I to jest się? gra typu. No, no. Mi się bardzo podoba, to wiem, że yy, niezbyt dobrze grałoby mi się w tą grę, w sensie pewnie byłbym lekko zirytowany i szybko bym ją porzucił. Ale to jest właśnie to, że ta gra ma, moim zdaniem ten system walki wygląda świetnie. To parowanie ciosów, te ataki takie płynne. To mi się strasznie podoba i jak na niektórych filmikach jakby nawet nie oglądałem tego tak bezpośrednio, żeby to zobaczyć, ale jak na przykład przerzuciło się to na jakimś filmiku, który mi się wyświetlił i obejrzałem, to świetnie to wyglądało. Naprawdę, naprawdę coś coś nowego i tam chyba jest stamina czy skupienie. Nie chcę jak jest tam, coś, coś, coś bardzo podobnego, no, że, że no masz taki pasek, gdzie jak atakują Cię albo parujesz niedokładnie, to jakby on Ci się zapełni, jak Ci się zapełni, mm -hmm. to jesteś przez chwilę no, nie możesz nic zrobić po prostu. E, no, no, no. Ale i Ci powiem, że ja byłem też bardzo pod wrażeniem, jak go odpaliłem Sekiro. Ogólnie to jeden z widzów mi kupił, że mówił, że na pewno tego nie przejdziesz, wkurzysz się, wyłączysz grę, nie? Ja takie, mm -hmm. okej, okay, challenge accept. I e, byłem pod wrażeniem, bo nie no, że gra chodzi w 60 fps, wiesz, mamy jakieś tam, powiedzmy, spoko kompa, ale e, bardzo płynna jest ta gra, co jest e, zrozumiałe w tego typu grze. Jest super ładna, myślę, że ona nie wymaga jakiejś bardzo dobrej grafiki, ale jest super ładna, bo jest. Te, styl jest taki, nie? E, mhm. I nigdy nie miałem do czynienia z, z tego typu grami, że właśnie typu e, solsy. I na pierwszy rzut oka się wydaje, że będziesz rzucał padem, ale czy tam na tym grasz ja polecam chyba pad do tej gry. Yy, ale nie wydaje mi się, to jest yy, gra, w której wiesz, że będziesz ginął często. Wkurza cię ten boss, ale masz takie parcie, żeby go pokonać po prostu. Ile ja, ja miałem, ja miałem yy, w tamtym roku yy, serię z tej gry, bo założyłem sobie gamingowy kanał, taki daily, i to było na zasadzie takiej. Siedzę pół godziny, nie jestem w stanie zabrać mu połowę życia. I dosłownie wyłączam grę, bo mówię, już mam dość. Ale na drugi dzień jakby siadasz z świeżym umysłem i go pokonujesz za pierwszym razem czasem, nie? To jest coś takiego i to nie było takie. Kurde, nie mogę go pokonać, wyłączam grę i do dupy. Tylko właśnie no, no. takie, to jest wyzwanie, znaczy, którego chce się podjąć, bo tak, satysfakcja tak. jest potężna, jak już wygrasz. Jak potraktujesz, że to nie jest grana raz, że po prostu sama się przechodzi, tylko ty faktycznie uczysz się podczas niej, to, to jest to coś na pewno fajnego, nie? Ale ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do tych gier, a zwłaszcza, że mówisz, że rekomendujesz tutaj pada. A tutaj ciekawostka: moja jedyna styczność z padem miała miejsce przy PlayStation i PlayStation 2, jak ze znajomymi graliśmy w FIFA. To tyle mojej znajomości. To ja ci powiem, mam prawie, że mniejszą, bo ja nigdy nie miałem konsoli. Nie wyobrażam sobie mieć konsoli i ciężko by było mi grać w napadzie. Kiedyś brat y, z jakiegoś tam powodu dał nam y, swojego Xboxa y, i. On miał Far Crya czwórkę na tym yy, Xboxie, a ja grałem w Far Crya 3, gdzie bardzo lubiłem na pececie. Ja odpaliłem, ja nie potrafiłem się poruszać nawet dobrze. Ja sobie rzucałem jakieś tam młotowe pod nogi, nie umiałem. I też nie mam zbyt dużej styczności z padem. Na pewno w Eurotraku grałem trochę, w Super Meat Boya ja trochę grałem i w to Sekiro na początku grałem też na klawiaturze, ale tak było, że rekomendowany pad. Mówię, no dobra, spróbuję. I no da się wyuczyć. Powiem Ci, że ja mam dalej problem, jak mi pokażą wcisnąć X, a to często patrzę, gdzie jest X, ale, ale no chyba do tego typu gier bardziej się to nadaje, tak powiem, nie? Ja na pewno poczułem, że, bo miałem takie właśnie, kumpel mi polecił te interaktywne filmy, chyba tak mogę nazwać te gry. Na przykład jest Beyond Two Souls, jest tam Heavy Rain i Detroit, nie? I ja kupiłem Beyond Two Souls i miałem wrażenie, że niektóre tak, te sekwencje, po tym co mi Kumpel opowiedział, są tak no, bardzo zubożone względem tego, co, co mówił mi na padzie. Że, o tu trzeba przejechać, czujesz, jak ci to wibruje, i tak dalej, i tak dalej, Że trochę inne doświadczenia, mimo że jakby wynik Twoich działań jest ten sam, nie? Fabularnie powiedzmy, nie? A gameplay właśnie z tego powodu inny. I tutaj się zastanawiałem, czy, czy, mhm. czy miałoby to sens. A ty, jaki masz doświadczenie? Jest duża różnica względem tych doświadczeń płynących z pada? Czy jest tak, jak ja miałem na przykład, powiedzmy, tutaj mam przykład klawiatury membranowej do mechanicznej. Ludzie mówią, że różnica jest ogromna, a ja uważam, że jest mała. Ja nie zauważam tej różnicy. Tak ci powiem. Chodzi o to, że po prostu. No, kamera się inaczej zachowuje. Ja też jestem z tym graczem, myszka klawiatura. Mam jakąś tam, miałem różne klawiatury, nie czuję żadnej różnicy. Może jak jesteś na jakimś profesjonalnym poziomie, to ma jakieś znaczenie. Mm -hmm. Aczkolwiek no w sensie może myszka ma znaczenie, bo jakby grasz z kulką, to masz trochę gorzej, ale. ale... Nie odczuwam takiej różnicy. Nie powiedziałbym, że pad robi mi też jakąś różnicę, właśnie taką, że te, te wibracje i coś. To mnie bardziej wkurzają chyba te wibracje A, okay, niż okay. coś dają. Ale na przykład grałem na początku w e Eurotraka na klawiaturze, po prostu, mm -hmm. bo nie miałem pada. Chciałem chyba do gdzieś. Ale mów. Ch ch chyba chyba y kupiłem pada, bo gdzieś błędnie wyczytałem, czy. czy... Myślałem, że tak jest, że jak będę miał pada, to mm, będę mógł grać z kimś e, drugim i jeden będzie grać na klawiaturze, drugi mhm. będzie grać na padzie e, i po to kupiłem pada, okazało się, że nie i tak zacząłem zagrać tym padem i okazuje się, że to jest takie, mm, no, no bardziej jakbyś po prostu wsiadł do samochodu i miał... Kierownica niż yy, no, zbliżone to jest. O tak, że możesz mm -hmm, tam manipulować mm -hmm. prędkością trochę, triggerem, a nie że trzymasz strzałkę i ona zawsze jest na full. Yy, taka jest różnica. I ten Sekiro mm -hmm. też, no sposób poruszania się, nie, po prostu, że yy, to jest płynniejsze, takie. Widać, że gra jest pod to zrobiona, a nie pod to, żebyś grał na klawiaturze i myszce. No tak, 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 rozumiem, że jest bardziej przystosowana albo pod konsolę, albo właśnie podpada, ale to chyba jest tożsame, nie? Że podpada to pod konsolę, czy nie zawsze? Może i tak, w sumie nie, nie, nawet nie wiem, czy Sekiro jest na konsolę, zapewne tak, no ale wiesz, że to mamy takie czasy, że po prostu włączam sobie pada i gram ty bardziej, no tak, jeżeli tak. to jest xboxowy a masz windowsa, no to nie ma problemu z kompatybilnością a jeszcze, ja chciałem jeszcze tak bardzo krótko tylko wrócić do, do tych wibracji, faktycznie miałem tak, że jak grałem w Eurotraka na kierownicy to te wibracje były takie, że raz, że bałem się, że to się zaraz zepsuje a dwa, że faktycznie były po jakimś czasie irytujące nie, jak się w coś wjechało no, To tyle w sumie. No, to zależy od człowieka, pewnie, nie? Eee, jeszcze to dopada, na przykład, właśnie w takim Super Meat Boju y jest dużo ciężej na kreweturze, ponieważ na padzie jesteś w stanie. Y no, na przykład, mniejszy skok zrobić, taki dokładniejszy niż na klawiaturze. Tu bym mógł się zgodzić, że w takich, w tego typu platformówce, bo na przykład jak w Isaaca gram, nie wyobrażam sobie grać na padzie w Isaaca, nie? Na klawiaturze zawsze grałem dużo wygodniej, ale w Super Meat Boju no, pad raczej robi tutaj sporą różnicę. No ale w się sensie, na przykład, słyszałem też w jednym z materiałów, na YouTube, że można tam manipulować właśnie prędkością albo właśnie shiftowania, czyli tego chodzenia, albo biegu, tylko już nie pamiętam, czy tego, czy tego. I czy to był tylko błąd jakiś? Nie mam pojęcia. Jakiś? No, rozumiem, nie rozumiem. pojęcia. Chociaż w CS-ie trochę, trochę wątpię. Dziwne. Ale z Dziwne. drugiej Dziwne, strony, kto sprawa. gra w CS-ie? Nawet w cs na padzie. Nie, nie, to chyba jest po prostu ta... Prędkość, jakby obrotu tej kamery, podejrzewam, nie? Jest, jest za wolna i zbyt mało precyzyjna względem pada? Bo chyba jest mniej precyzyjny pad, czy właśnie jest bardziej precyzyjny? Raczej myślę, że mniej, bo w grach, w FPS-ach najczęściej masz wspomaganie celowania, nie? Po prostu ci na, na głowę mhm. no, nacelowuje. No, no, no to to by tłumaczyło. Dobra mówiłeś, że nie odszedłeś z Animedii przeze tylko przez własne powody, a może miałbyś coś, co byś chciał w niej poprawić, jak byłeś lub z zewnątrz już? W sensie wydaje mi się, że to, co byłoby ewentualnie do, do poprawy, no to tylko ta, ten rodzaj integracji takiej, żeby chętniej robić na przykład te filmiki powiedzmy wspólnie, bo ja po prostu miałem wrażenie, że jestem na kolejnym serwerze Discord, na którym e, jakby robię osobną robotę, która jest całkowicie jakby poza spektrum, i tam mogę do Was kiedyś tam powiedzmy przyjść w jakimś ustalonym terminie. I to tyle, ale nie czułem się jakby częścią tej społeczności na tej zasadzie, nie? Takie miałem wrażenie. Ale też nigdy wcześniej nie gadaliśmy, więc ciężko, cięż, ciężko o to po prostu było też, też zadbać. Nie? Więc to też jest moja wina bezpośrednio. Nie? To nie tak, że, że zrzucam na kogoś winę, ale, ale takie są moje odczucia. Myślę, że tu jest kilka yy, powodów tego też, bo Raz, że ja tu nie pomyślałem, to jest na pewno, o tej całej integracji. Dwa, że wszyscy robiliśmy to, znaczy no oprócz mnie, bo ja jakby siedzę w domu, więc mogę w zasadzie, można powiedzieć, zawsze się umówić na konkretną godzinę i, i to nie jest jakiś wielki problem, ale większość robiła miała pracę czy, czy, czy szkołę i nie mogła na konkretną godzinę się umówić, żeby się, hej, pogadajmy czy coś. Trzecia to też chyba jest format tego, jak ja to widziałem na samym początku, czyli, że chciałem dawać swobody za dużo, i trochę w głowie miałem, ale w sumie też nie, po, nie przedstawiłem tego nikomu, że jak ktoś rzuca filmik do harmonogramu, to jak druga osoba widzi: hej, ja bym chciał się dograć, to po prostu robicie to razem. Na takiej zasadzie trochę myślałem. No, integracja na pewno była problemem. Gdzieś tam próbowałem to naprawić, jak wyszło to w Q. Właśnie w tym, którym byłeś chyba, i, i gdzie Ksashi była, to te live y próbowaliśmy robić. Później, później ja też byłem chory, nie mogłem za bardzo tego robić, a potem to już się trochę zaczęło sypać, to sam straciłem motywację, żeby się przypominać o wszystkim. No chyba tyle. No rozumiem. No, no więcej chyba tak naprawdę nie ma yy, takich większych rzeczy do poprawy, ewentualnie dbać o takie rzeczy, o które ludzie faktycznie y, które ludziom faktycznie prze, y, przeszkadzają, jak spoilery jakieś ewentualnie wprowadzenie w błąd co myślę, że na Animedii było bardzo rzadkie, w sumie był tylko jeden materiał który ludzie wypominają i to jest tyle yy, i, to, i to chyba ten nie? a tak wracając tylko do tej integracji to yy, ogólnie mi się wydaje, że jakby nie jest z takim założeniem, że wszyscy zgadają się na godzinę i wszyscy będą gadać, bo to jest raczej niemożliwe, tylko właśnie takimi grupkami sobie przychodzić. Myślę, że to jest akurat bardzo spoko. No tak, nie, to musisz i tak mieć jakąś konkretną godzinę, żebyśmy się wszyscy zebrali. Wszyscy, no w sensie wszyscy ci, którzy mogą i chcą. To jest też ten kolejny jakby problem, raczej. Znaczy, Powód tego problemu, tej braku integracji, myślę, że jest to, że większość z nas, o ile nie wszyscy, nigdy nie byli w takim projekcie, jakby e, internetowym, można powiedzieć. I to, co tutaj jest problemem w pracy na etacie, nie istnieje, ponieważ widzicie się fizycznie i e, no jakbyśmy mieli się teraz spotykać wszyscy w, w biurze jakimś takim, no to. Chcąc nie chce, byśmy do siebie gadali, żeby nie siedzieć jak no tak, tak. dzwony w ośmiu na telefonach, nie? No no, 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 no to by tak naturalnie wychodziło, nie? A tutaj po prostu jest tak, że każdy jest jakby zamknięty w swoim spektrum, w swoim komputerze, i to od niego zależy, czy wejdzie, czy ten, nie. Może mu się nie będzie chciało, dzisiaj ma gorszy humor, czy coś. A często też jest właśnie to, że jak ktoś ma gorszy humor, ja na przykład tak mam, staram się. Rzadziej rozmawiać z ludźmi, a to jest błąd, bo wielokrotnie na przykład się zdarzyła taka sytuacja, że mając zły humor, poszedłem właśnie do, do Kumpla czy ten i miałem dużo lepszy humor, nie? No tak, tak. Myślę, że takie wywiady to teraz są. Ja już zamierzałem, że nie zamierzałem je robić już kiedy w tamtym roku bodajże i to na animekstra, z tego co pamiętam. Myślę, że one by były dobre też na, na początek, można powiedzieć, żebyśmy tak, tak, chociaż ze mną byście pogadali. Y to, to już by było dużo fajniejsze i wtedy byłoby łatwiej. No ale kto o tym, myśl, kto o tym pomyślał, nie? To nie jest nie tak, no że tak, że to, no to, znaczy, to, to... człowiek mądry po fakcie i nagle wychodzi, że o, tutaj był problem. Okej, okay, ja rozumiem, ja akceptuję to, że, że, że to wynikło mniej więcej z mojego yy, ten, z mojego powodu, ale to też ja nie jestem... Ale nikt też na nie to sobie, nie wpadł, nie? nie w sensie... Niczego. No. Nikt, też, nikt też tego nie zaproponował, to też tak, tak nie można. I też były inne rzeczy, o które trzeba było dbać, jeszcze. To tak nie można się też, wiesz, zadręczać z drugiej strony, nie? czy coś, powiedzmy. Po prostu było, było minęło, Jesteś, jesteśmy bogaci o dodatkowe doświadczenie i myślę, że to spoko i to można wykorzystać z czasem. I, i to w sumie tyle. Nie? No zobaczymy. zobaczymy, czy to zaprocentuje, bo na przykład te wywiady moim zdaniem, bardzo spoko. Y Pamiętam jeden komentarz, bo tak z doskoku byłem na live sołki, jak oglądała jakiś materiał, i tam byłeś, i mówiłeś, że podejrzewasz, że od Ciebie chodzi, jak mówiłem w QA, że nie wracacie, że nie macie wstępu z powrotem. No, 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 to tak, tak mi się wydawało, bo ogólnie byłem przekonany, że jakby nie chodzi o Nekona, tylko o mnie bo raz, że tak wykruszyłem się z tym materiałem dwa, że bardzo mało się udzielałem i tylko pisałem w żadnej formie mówionej tak jak ci się dogrywałem to dosłownie miałeś moje nagranie tak samo na sucho, że ja sobie nagrywałem to na spokojnie i, i ci po prostu wysyłałem, nie? Żadnej interakcji, więc myślałem, że, że też o to o mnie może chodzić, nie? I to się łączy z tym, co ja przedtem powiedziałem, że my nie wiem, ciebie i Oliona, bo właśnie ta, może też był brak, brak konwersacji, tak jak mówisz, to, to był ten powód, nie, że miałem coś wam, cokolwiek za złe, yy, tylko kwestia właśnie tego, że ja was po prostu nie zdążyłem za bardzo poznać i yy, nawet bym nie powiedział, że to jest problem tego, że było nas, nie wiem, za dużo czy coś, bo w pewnym momencie to było nas... 12 chyba z tego co kojarzę osób, ale, ale to właśnie wiesz, jak wyglądał wewnątrz czat. Zazwyczaj wyglądało tak, że pisałem, jak sołka, ktoś kto był, to też coś napisał, a, a brakowało właśnie ten, tej interakcji, nie zdążyłem Was poznać i miałem takie, kurde, no tak trochę lipa, bo, bo nie znamy się za bardzo, nie? No teraz bym zmienił zdanie zupełnie, bo tak, mówiłem też o Tobie, ja mówiłem też o Olionie, to teraz że spoileruję. spoileruję, to już pewnie dawno wiadomo e Też mówiłem o Nekonie i w zasadzie i do Ciebie zmieniam zdanie, i do Nekona zmieniam zdanie Z Olionem chyba nie będziemy nagrywać wywiadu, bo on mi nie odpisał, a chyba po prostu nie wchodzi Discorda Więc e do wszystko się pozmieniało, jak wystarczyła rozmowa, o tak powiem, nie? W tamtym momencie uznałbym, że jakbyś napisał mi dzień później, ej, mogę wrócić do mnie? Nie, po prostu, nie? Ale to, to wystarczyła rozmowa, żeby się jakoś poznać i nagle się okazuje, że mamy bardzo dużo wspólnego, nie? No, no, to właśnie tak, tak wychodzi. To jest ogólnie spoko. I jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, słuchaj, yy, a propos Animedii, co mogę powiedzieć? Ja miałem tam wrażenie, aż, aż sobie, a nie, nie mam dostępu, yy, tam były kanały ogólnie, był kanał ogólny, i to chyba tyle. Nie było takiego tam, kanału off-topic, miałem wrażenie. I po prostu korzystałem z tego kanału też w momencie, jak ktoś coś ode mnie chciał albo coś faktycznie ważnego, nie? Nie czułem, że jest nam jakaś w tym stylu właśnie ta integracja, żeby coś napisać, coś, coś pogadać, nawet tak pisemnie popisać. Tylko miałem wrażenie, że to wszystko jest takie stricte, można byłoby powiedzieć, w teorii, właśnie biznesowe, nie? Aha, Na sztywno. Mi się, mi się zdaje, że to. pod to był kanał Chatani Media, bo tam były jakieś ważne i tak dalej, ale tutaj nie powiem, że to jest. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest moja wina, ponieważ ja próbowałem się dowiedzieć czy co, co potrzeba. Ja tam dodałem kilka te kanałów tekstowych, no nikt nie wypomniał, że trzeba jeszcze jednego, a mi to w zupełności wystarczało. Dla mnie anime Animedia wyrównał się właśnie kanał Off Topic, nie? Może ktoś wygląda uważał inaczej, ale nikt mi tego nie powiedział, więc ja nie miałem jakby wiedzieć skąd, nie? No, no, ja, ja to rozumiem, nie? Ale po prostu takie odniosłem wrażenie, nie uznałem w tamtym momencie jakby to za, za taki błąd, bo myślałem, że a, okej, okay, tak to ma tutaj funkcjonować, no nie ma problemu, ewentualnie coś się pojawi, ktoś mnie o coś zapyta, to ten. Ale y, z czasem zauważyłem, że jednak fajnie byłoby, jakby to zaowocowało jakimś jakimś pogadaniem, bo tam yy, widziałem, że jak już zaczęliście ze sobą nagrywać właśnie ten, no to, yy, no to lepiej poznałeś na przykład te, te inne osoby, a ja po prostu się w to, w to nie załapałem myślę. Może i tak, ja jeszcze pamiętam, że jak robiłem live na swoim kanale, to mówimy, no wybijajcie sobie na kanał, pogadamy, to nie, nie ma żadnego problemu, ale chyba nie. Chociaż nie, nie pamiętam czy na początku na początku chyba tego nie robiłem, później już tak napisałem po prostu, że o, będę robił live'a czy coś, jak chcecie to wbijajcie, bo ja zazwyczaj mam tak, że o, robię live'a i to jest decyzja w 5 minut, nie? Nie, nie że poprzedzona, o, teraz i teraz będzie live, tylko po prostu Ej, robię live'a, nie? Yy, więc po prostu nie zastanawiałem się, żeby kogoś napisać, później już to robiłem, ale uznałem znowu, yy, trochę niesłusznie, że okej, okay, jak ktoś będzie chciał, to po prostu wbiję, że w sensie to są takie otwarte drzwi, że ja nie, nie bronię wam wbijać i nawet bym oczekiwał, jak jestem na kanale, nie, że sobie pogadamy, czy cokolwiek, albo że spotkam was na czacie, na moim live'ie i napiszecie coś tam, to ja mówię, ej, to dawajcie, no ten, pogadamy sobie, czy coś. Ale mm. to chyba takiej sytuacji nie było. Ja tam ogólnie byłem na jednym twoim live'ie, kurde, nie pamiętam nazwy tego, tego anime, ale takie napisy, że znalazł tragiczne. A, o tym mówisz. Co Fireworks oglądaliśmy? Firework. to no, 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 ten. No, no. A ja nie mówię o na tym, chwilę. mówiłem o danych o osobowych. Tak, tak, ja wiem, wiem. No, 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 no. no wcześniej było jeszcze właśnie, mówiłeś, że jakieś wspólne oglądanie. Nie wiem, ostatecznie to doszło do skutku, czy, czy, czy po prostu ja to przegapiłem, czy tego nie było? Yy, wspólne oglądanie robiłem ja sam z widzami, a jeżeli chodzi o takie wspólne, żeby coś na animacji powiedzieć, no to plany były jak jak były zawsze, a dużo planów było, ale nie dochodziły do realizacji, nie? Rozumiem, rozumiem. Dobra, to teraz y, ogólnie twój filmik nadal jest y, najpopularniejszy na Animedii. Y, wtedy, z tego co kojarzę, chyba nie miałeś takich dużych na swoim, nie? Nie, nie, absolutnie, abso, absolutnie nie miałem, chociaż czekaj, bo ja nie pamiętam, bo ten filmik, co mi nagrał, bo ja wtedy byłem w ogóle poza domem i dlatego nie pamiętam, to było tak, że ja tylko to wrzuciłem, mi się postać TV nagrał i wtedy mi to mniej więcej wystrzeliło i nie wiem dokładnie, ale tamten filmik zdobył w tym momencie chyba 15 tysięcy wyświetleń, więc tak, można powiedzieć, że nie, nie było takich. No. Dobra, to teraz czy cokolwiek on w twoim no, pat patrzeniu na YouTube zmienił, jakiś zwiększył oczekiwania, czy zrobił taki wow, co tu się wydarzyło, czy, czy, czy po prostu, okej, okay, no, tak się stało i tyle. Bardzo się ucieszyłem. Miałem nadzieję, że ktoś doceni tę animację, którą zrobiłem na początku. Nikt nie docenił, niestety. Yy, no, na pewno ten filmik, jakby. Bardzo fajnie podobało mi się to. Wow, 100%. Nawet nie wiedziałem, że to jest osiągnięcie, że przez jakiś czas nie ma łapek, łapek w dół. Dopiero od ciebie się dowiedziałem, że, że jest to nie tak częste zjawisko. I to, i to było fajne, po czym oczywiście ktoś dał łapkę w dół, a to się z tego trochę śmiałem. Ale czy on zmienił tak pod względem wyświetleń? To nie, ale ten filmik. Bardzo fajnie zapoczątkował, y, znaczy rozwinął ten y, mój dłuższy format, bo ty początkowo mówiłeś, że filmiki mają mieć tam 7 minut czy 8? Już nie pamiętam. Nie, nie, w sensie, może znowu, może źle to napisałem, bo źle mnie zrozumieliście, czy, czy cokolwiek, nieważne. Chodzi o to, że ja. Powinny nie wiem, mieć, że w sensie. Nie, 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 mieć. Chciał, nie chciałbym krótkich takich filmików, że dwóch minutowych, mhm. bo to dziwnie działa dla mnie. W sensie nawet dziwnie mi się ogląda. To jest, to jest zerowe rozwinięcie tematu, i mówię tak. No 8 minut to są dopiero więcej reklam, jakby, nie? Yy, mhm. Więc też algorytm raczej chętniej na to patrzy, ale mówię, no dobra, mogą być te 7, 6, tylko chodziło, że 7, 6 w górę. Jak coś róbcie półgodzinne, godzinne, nie ma problemu, tylko takie właśnie, chodziło mi bardziej o to, żeby nie było takich dwóch, trzech minutowych, bo na przykład mugi takie robią na swoim kanale, i ja uważam, że to jest bardzo mało czasu na, w... na poświęcenie jakiemuś innemu tematowi, nie? No, no chyba nie, nie. Się Wszystko... Marnuje pierdolak. się temat. Często marnuje się temat tak naprawdę i inna sprawa właśnie to, co mówisz, raz, że algorytm mnie łapie i jak już nawet jest włączone zarabianie na tych filmach, to w stanie nic nie ma praktycznie, nawet jak wbiją bardzo duże wyświetlenia. Znaczy, jak wbiją bardzo duże, no to wiadomo, że jest, nie? Ale, ale jest duża różnica, duża dysproporcja, tak mi się przynajmniej wydaje. Taka jest moja Dokładnie wiedza. Dokładnie tak. Tłumaczy. Mówisz, że nie zwiększył oczekiwań, ale, ale się ucieszyłeś, że coś takiego wybuchło, tak? Tak, tak, to było bardzo fajne. Jak głównie wiesz, dlaczego się ucieszyłem, bo to teraz sobie właśnie tak ten przypominam, że to, że moje takie anime, które oglądałem, czytałem nowelki i tak dalej, i ten świat fantazy uważam za dosyć udany i jeden z lepszych pod wieloma względami, że anime, które uważałem, że nie jest tak popularne, tak wystrzeliło i może mieć. Takie, takie w ogóle zasięgi to było dla mnie trochę takie wow, nie pod tym względem. To było super. Pod tym względem to było super, a wracając jeszcze do długości odcinków, to ogólnie ja bardziej byłem w takim, tym, że myślałem, że będę robił krótkie materiały, ale jak siadłem przy temacie, zobaczyłem, jak można go rozwinąć, jeszcze jak mi pomogli tam korektorzy, tak się nazywali chyba tak. To okazało się, że ten materiał można naprawdę fajnie wzbogacić. I na przykład tutaj jestem bardzo wdzięczny za tą pomoc. W sensie korektorzy mi wtedy zwrócili uwagę pod filmikiem z mitologii ja wciąż uważam, że to mój najlepszy filmik pod względem treści. Zwrócili mi wtedy uwagę, że ej, ale zrób trochę więcej może o tej mitologii, o tej, bo szczerze, to ja robiłem ten filmik tak, a już go dokończę niech sobie będzie, nie? A wtedy jak mi powiedzieli, o, jeszcze to można, to można, to ja zacząłem tutaj ogarniać to, to, zacząłem sobie czytać, ja mam nawet książkę z mitologiami, którą tam wpisałem i mówię, a przewertuję. czytałem dawno, ale sobie jeszcze przewertuję kartki, zobaczę, o kurde, to jest ciekawe. I udało mi się właśnie to wszystko spiąć dzięki nim i myślę, że y, fajnie to, fajnie to wyszło. I tak naprawdę więcej dla mnie wniósł właśnie ten, ten odcinek, który zrobił, y, notabene, jadko, y, no notabene no 5000 wyświetleń to i tak bardzo ładnie, uważam w tamtym momencie. Ale, ale liczyłem tak naprawdę, że taki filmik jest dużo ciekawszy niż to, co zrobiłem z Overlorda. Jakby okej, okay, znana, ludzie kojarzą te serie, wiedzą coś, chcą się dowiedzieć w sumie tego, co było w anime, tylko zebrane w, taką, w takie porównanie na, na wielu etapach. I dla mnie większą wartość miał właśnie tamten filmik i więcej się z niego nauczyłem, tak naprawdę, nie? Mhm. Ja doskonale wiem, o czym mówisz, że to, co dla ciebie jakieś takie wow, ale zrobiłem to fajniej, czy coś jest to wartościow, wartościowsze, o jest, to, to dla widza może być niekoniecznie. Ja miałem trochę w drugą stronę, bo. Często uważałem, że nie ma co robić tak długich materiałów jak 30-40 minut, bo mówię, kto to będzie oglądał, szczerze mówiąc. I dalej mam takie podejście, a z drugiej strony bardzo mnie męczą bardzo długie filmiki, nie? E, mhm. Można je robić, można je planować dużo wcześniej i tak dalej, co robiłem zresztą e, i okej, okay, ale one, one mnie po prostu bardzo nużą, jeżeli ciągle ten sam temat wałkuję. Nie jest to najlepsze podejście, ale na przykład miałem coś takiego, że mój najpopularniejszy filmik na moim kanale Ja tam w pewnym momencie powiedziałem, okej okay, dobra już kończę, gdzieś tam w 17 minucie mówię Bo kto do, tej, do tego momentu w ogóle dotrwa, nie? Mówię, kto, 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 kto będzie oglądał coś tak długiego? I nagle dostałem, to wiesz, masę komentarzy typu, ej ja dotrwałem, szkoda, że skończyłeś coś tam coś, to mówię Co? Trochę się zdziwiłem wtedy, że, że ktoś będzie chciał oglądać tak długie filmiki ale to, to zależy już od osoby, szczerze mówiąc, nie. Ja mam wrażenie, że moje filmiki yy, na przykład długie, się bardzo dobrze oglądają zazwyczaj. Ludzie jakby chyba z automatu mają takie wrażenie, ej, to się napracowaj skoro to jest takie długie, bo ja też nie staram się w żaden sposób przedłużać czy coś. Nie, nie przepadam za tym. No nie lejesz, w... też nie cierpię, nienawidzę tego. Yy, tak, I, i, i kwestia jest tego, że wszystko zależy od widza, nie. Yy, Mógłbyś zrobić, tak jak mówiłeś, ten filmik 3 godziny z wstawkami, ale lepiej go pocieć na 50 i mieć, yy, mieć 50 odcinków. Już nawet nie czysto biznesowo, ale jak zobaczyłbym jakieś highlights z, z 3 godzin, to też bym pewnie nie kliknął, nie? Dobra. To teraz, czy to, jaki jesteś na kanale odzwierciedla to, jaki, jaki jesteś w życiu realnym? Czy to taka jedna z mas, którą tam pokazujesz? Czy, czy jakby zestawić ciebie z reala dla znajomych, czy, czy po prostu z życia do YouTube'a to jest duża dysproporcja? W sensie powiem ci tak, mi się wydaje ogólnie, że mój kanał to jest zły przykład do mówienia o tym i jednocześnie bardzo dobry. Yy, bardzo dobry z tego powodu, że Widać tam różnicę, a bardzo zły, dlatego że ten kanał nie jest w dużej mierze opiniotwórczy, a sucho po prostu mówię o jakichś faktach i je ewentualnie łączę, jakoś dodaję jakiś element, przedstawiam chronologię, rzeczy rozrzucone, składam w kupę i tak dalej, nie? czyli automatycznie jest mój głos bardziej monotonny, jest on bardziej taki, taki suchy. No, i nie ma tam miejsca na mnie, chociaż już bardzo się cieszę, że mam chociaż to takie zakończenie swoje to sayonara i, i taki jakiś element charakterystyczny na tym mi w sumie zależało, a tak to chcę przerzucić całą treść nie bezpośrednio siebie, bo na to pewnie znajdzie się miejsce na Discordzie czy gdzieś ale uważam, że no względem Discorda, no jak mówię, jest to zły przykład ale zdecydowanie jestem luźniejszą osobą lubię sobie pogadać, pogawędzić. I na przykład w takich komentarzach z jednego miejsca czuję się fajnie, bo to jest prosta dla mnie forma. Nie, nie męczę się, żeby jakoś wchodzić w dyskusję. A z drugiej strony jest coś takiego, że im brakuje, bo powiedzmy, filmik ma 7 minut, a ja mogę do tego dodać 30 minut od siebie, bo mam jakieś przemyślenia, ale powiedzmy, nie ma czasu na to w filmiku, bo filmik jest o tym konkretnie, nie? To znaczy, ja Ci powiem z mojego doświadczenia, że. Mm... Znaczy, chyba nie próbowałem robić, tylko. Ty... Nie, no robiłem też takie suche fakty, one też się spoko klikają, ale na przykład, jak zacząłem robić opisy postaci, to dosłownie takie 80% to jest y, nie moja opinia, tylko suche fakty, tak jak mówisz, bo bardzo podobnie robimy w sumie, jak tak teraz mówisz, y, ale nie, najczęściej y, tytuł, miniaturka i. Ta, ta część, co wyróżnia mój odcinek, na przykład, to jest zazwyczaj właśnie moja opinia. Dam ci przykład. Jest sobie jakby taka władczyni w, w tym Naruto, i ona się tam nazywa Tsunade, i, i, i po prostu mógłbym napisać tam wszystko o Tsunade, nie? Bardzo brzmi, brzmi jak ja, moje tytuły, ale ja nazywałem to Tsunade dyktatura w demokracji, bo przedstawiłem jej historię, i teraz mówię: OK, tutaj, stop. I teraz jest kawałek mojej opinii. I to jest naprawdę taki wycinek, gdzie wiesz, w tytule masz, w mnie Turce, to masz. Yy, wydaje się, jakby to miało być najważniejsza część tego odcinka, ale niekoniecznie. I ja to przedstawiam, dlaczego ja widzę to tak, a nie inaczej. Yy, jakbym miał robić taki suchy fakt o jej postaci, co się też zdarzało, to, to chyba w mniej bym wolał to. Właśnie. Myślę, że taka narracja, o coś od siebie też, też jest spoko, nie? W sensie, nie poświęcałbym chyba temu, tak jak mówisz, 7 minut suchych faktów i 30 od siebie. Znaczy, być może byś znalazł na to zbyt w swojej widowni, ale takie właśnie, hej, ja myślę tak i tak, to mi się to podoba, to mi się nie to podoba. Ja zaznaczam, że to jest tylko moja opinia, czy cokolwiek. Myślę, że to jest spoko. Możesz sobie też spróbować. Mhm. Ale wcześniej miałem właśnie te filmiki... Jeżeli chodzi o recenzję i myślę, że to częściowo akurat fajnie mnie oddawało w pewnym stopniu. I właśnie to co mówisz, też zacząłem powoli, powoli przemycać. Miałem taki właśnie filmik z Jeden z Overlorda, tam przemyciłem swoją opinię i teraz jak dobrze pamiętam, to chyba w tym najnowszym filmiku też przemyciłem. Ogólnie takie pytanie, czy ty pamiętasz, jakby powiedzmy konkretnie tą zawartość, co bezpośrednio mówiłeś, na przykład w jakimś starszym filmiku, czy, czy, czy niekoniecznie? Yy, bardzo często pamiętam, że zrobiłem jakiś filmik i mam najczęściej dokładnie takie same przemyślenia w tym momencie, ale ja zapominam o filmikach sprzed tygodnia najczęściej, nie? W sensie pamiętam, że one były, ale już tak. Okej, okay, no zrobiłem ten temat i tyle. Nawet czasami się łapałem nad tym, że ej, wpadł mi fajny pomysł do głowy, zrobię go i teraz muszę najpierw przeszukać swój kanał, czy przypadkiem już tego nie zrobiłem. A no, no, no. No jeszcze akurat mam mało filmów, to jeszcze takiego problemu nie mam. Yy, głównie mam mało tych, tego nowego formatu, który się, który się przyjął. Większość cały czas chyba stanowią recenzje, chociaż wśród nich yy, trafiały się właśnie takie odcinki, z których jestem bardzo dumny. Na przykład lokalizacje Anime, które się słabo przyjęły, ale na no nic. Albo jestem bardzo dumny też, na przykład, z jednej AMV-ki. To moim zdaniem był taki mój rekord pod względem AMV-ki, bo jest to dosłownie ReZero w mniej niż 3 minuty, jak dobrze pamiętam. I chodzi w tym o to, że jest po prostu ponad 20 odcinków złączonych tak, żeby fabuła się zgadzała. I scenariusz pisałem do tej AMV-ki, to pierwszy taki, taki raz był i to ogólnie spoko sprawa. A jeszcze tak mówiąc o zapominaniu, to też mam wrażenie, że no dosyć szybko zapominam te materiały. Może nie na tej zasadzie, że zapominam jakby moje zdanie, czy jakby tą treść, którą znam z wielu źródeł przecież, bo z książki, tam powiedzmy sobie coś ewentualnie uzupełnię, przeczytam jeszcze dodatkowo, ale na przykład nie pamiętam konkretnych, bardziej konkretnych słów, czy jakiejś tam konkluzji mogę nie pamiętać, nie? No, to chyba tyle. Ja bardziej bym powiedział, że o, jest tak bardzo kolokwialnie, że ja się nie spuszczam nad swoimi filmikami. Ja po prostu robię jakąś tam rzecz, przedstawiam i, i, i idę do kolejnej rzeczy tak jak mówiłem chyba z, z, z Nekonem, to nie jest to tak, że taśmowo robię i się, i się zmuszam, czasami tak bywało, ale, ale to jest po prostu takie, że no okej, okay, to już nagrałem, macie to zmontowane, temat zamykam i lecimy do kolejnych rzeczy, nie będę tam tkwił w przyszłości z tymi filmikami, nie? No tak, tak. Okej. Okay. Mm. A powiedz mi, czy cię obchodzą oczekiwania widzów na na przykład kolejne rzeczy, czy tylko opinia na to, co zrobisz? Czyli e, oni piszą, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, i, i spamują ci, to ty mówisz, dobra, to ja to zrobię, bo widzowie chcą. Czy może właśnie tak jak ja ci mówiłem, że okej, okay, to ja zrobię tą topkę moich ulubionych postaci, żebyście przestali mi truć dupę? Nie, nie, nie. Myślę, że nie zrobiłbym. To, co y, widzowie konkretnie chcą, tylko to, co uznałbym, że o w tym momencie mam na to ochotę, w tym momencie y, mam siłę, żeby to zrobić, i w tym momencie na przykład jestem w jakiejś treści bardziej. O przypomniałem sobie, co chciałem wcześniej powiedzieć. Y, to jest właśnie a propos to, co mówiłeś, że. W momencie jak jesteś powiedzmy w jednej serii yy, i powiedzmy przypominasz sobie coś na jej temat, to nagle masz w głowie dziesiątki, dziesiątki pomysłów, co jeszcze można o niej opowiedzieć. Ale jak już się yy, nie zapiszesz sobie tego, tylko po prostu wyjdziesz z tej serii, i zaczniesz robić nową, no to nagle po prostu te pomysły gdzieś uciekają, nie? To jest to jest mój błąd, że sobie nie zapisywałem tego, bo pewnie straciłem kilka kilka tematów na różne serie. A co to oczekiwań? no to, to nie, myślę, że to jest na takiej zasadzie, jeżeli bardzo dużo osób by chciało, jak na przykład tam zrobiłem ankietę, czy zobaczyłem, że Demon Slayer mi wyskoczył, nie, i to tak mocno wyskoczył, no to zrobiłem to na społeczności, czy chciałoby większość Demon Slayera. I wiesz co? Ja szczerze miałem nadzieję, że ludzie powiedzą, nie, obecny format jest dobry, ale no jak już powiedziałem A, to muszę powiedzieć B i trzymać się swoich słów, przynajmniej taką mam mniej więcej zasadę, nie. Mhm. Mm e, powiem ci e, przypomnij mi co mówiłeś jako pierwsze, co ci się przypomniało, bo wyleciał mi z głowy, a miałem coś do tego do powiedzenia. E, chodziło o to, że w momencie jak czytam daną na przykład serię, czy zgłębiam okay, jakieś informacje okay. na... A, Ju, wiesz, już tak. wiem. E, to, to dokładnie tak jest. E, na przykład mówię, ja teraz sobie rewatchuję to Naruto i miałem takie Okej, okay, ja o tej postaci nigdy bym nie zrobił odcinka, tak powiedzmy, że chyba tak randomowo by nie wpadł do głowy: Ej, zrób, zrób to i to i to, ale oglądając to miałem takie, hmm, na ten temat coś ciekawego można powiedzieć, i to jest mój następny filmik, nie? I to jest taki yy, plus, myślę, yy, robienia się co chce, trochę, nie? Jeżeli chodzi o tego YouTuba. Oczywiście zapisuję sobie tematy, na których kiedyś wrócę lub nie. Tak samo oczekiwania widzów. Jeżeli temat mówię, ok, to może być ciekawe, to sobie zapiszę, ale mam takie tematy, które wiszą już 3 lata w tym notatniku i, i nie wiem, czy kiedykolwiek je zrobię, ale może kiedyś nadejdzie mnie taka ochota i doskonale to rozumiem, bo miałem coś takiego, jak robiłem jakiś tam odcinek i nagle mówię, o kurde, ale mam pomysł i nie wiem, czy on się sprzeda, chociaż zawsze mam także w głowie o Jezu, nowa rzecz na pewno będzie super, nie? Tak jak na przykład z tymi wywiadami miałem, że o kurde, zrobię wywiady, no Mugi je robił, ale nie robi teraz, a ja to zrobię tak regularnie, o, Ale to siądzie. Jeżeli ten filmik, ten wywiad ma więcej niż od wyświetleń, to jest wielki sukces, tak szczerze mówiąc, mm. nie? I, i to, jest, to jest bardzo spoko, nie? Jak masz taką no, motywację, robię to. to. To mi się mega podoba, nie? Że w, w tym w całym YouTubie. No tak, tak. To teraz yy, pytanko, bo wygląda to, jakbyś schakował algorytm i czy to jest jakiś łód szczęścia? Bo no, nie oszukując, twój kanał wygląda bardzo dziwnie na tle innych youtuberów, takich normalnych, można powiedzieć, że średnio filmik u nich ma mniej wyświetleń niż ma subów, a u ciebie można powiedzieć, że ostatnie filmiki to każdy to hit w porównaniu. Tam dzisiaj patrzyłem, masz chyba 9000 subów, a nie masz chyba filmików w ostatnim czasie, który miałby mniej niż 20 koła. Nie, nie, zdarzyło się, zdarzyło się kilka, ale to głównie są te filmiki, które jakby trafiają po prostu w mniejszą, w mniejszą grupę. Powiem ci, to wynika z kilku rzeczy. Powiem najpierw o tym, co wpływa na algorytm. Na pewno jest to Demon Slayer. Jest też drugi kanał, który myślę, że się mną zainspirował i też mu bardzo dobrze idzie. I. Cały czas trwa Demon Slayer, teraz będą najlepsze tak naprawdę arki, najlepsze karty odkrywane i ludzie są zahajpowani, klikają w co, to, co się pojawi z Demon Slayera. I to akurat tak weszło ten. A, to tam Demon Slayera i akurat jest, jest nowy sezon i to tak się spieło. Tak troszeczkę tym. Ale to, co tak naprawdę wbiło mi te wyświetlenia i tak naprawdę przerzuciło większość, em, większość tych subskrybentów i, i tych osób. To jest właśnie moja współpraca z postać TV, który ma 30 tysięcy subskrypcji. Może teraz troszeczkę więcej, nie wiem. Nie pamiętam, znaczy. Mam z nim taką. On mi pomaga na przykład dobierać jakiś materiał, miniaturkę z nim konsultuję. Czasem dogram się do jego materiału, tak jak do Wyższych Księżycy mu się dograłem. Czasem on dogra się do mnie, tak jak wcześniej w ogóle zrobił mi, zrobił mi filmik. I ogólnie to była taka opcja, że ja go nie znałem. To nie jest na tej zasadzie, że o, miałem sobie ziomeczka, który tam czekał i po prostu mnie teraz wypromuje. Nie, on sam mnie znalazł i zaproponował mi, że, że chce mi pomóc. I ten, i powiedziałem: wow, spoko! Oskamować mnie pewnie chcesz, ale mówiłem, spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie, i jestem naprawdę zadowolony z tej, z tej naszej współpracy. To jest, to jest naprawdę super opcja, i pozdrawiam bardzo postać TV. Czyli po prostu nagrywacie co jakiś czas krosa i to wystarczyło? W sensie nie, yy, nie samego krosa. Pierwszy kros to był właśnie z Overlorda, ale to jest to, że on już troszeczkę w tym YouTubie też, też siedzi, jeżeli chodzi właśnie o, o zdobywanie wyświetleń, bo miał, on miał daily, nie? On yy, robił codziennie filmik, z którego każdy zdobywał tam 10 koła i więcej, nie? Ma tam jeden, który ma 200, chyba teraz nawet troszeczkę więcej. I teraz też ma krosa z innymi większymi YouTuberami, teraz miał z imaginarium najnowszego. To akurat yy, nie wpłynęło jakoś bardzo, bardzo pozytywnie na ten na wyświetlenia na jego kanale, ale głównie to chyba te miniaturki i tytuły, które ze sobą konsultujemy, mają, mają wpływ, bo są takie dosyć chwytliwe. Bardzo chwytliwy był ten, który musiałem usunąć. On luzem myślę, że mógłby mieć nawet tak teoretycznie, myślę, że do 200 tysięcy by dopił, nie? Ale tutaj już była moja zwykła przyzwoitość, że zabiłem sobie zasięgi. Bo nie chciałem psuć sobie odbioru i, no wiesz, psuć zabawy jeszcze innym innym osobom, nie? Bo dosłownie to był bardzo, bardzo mocny spoiler tą miniaturką, ale, ale poleciał, poleciał naprawdę grubo. On w ciągu 30 minut tam, czy 40 miał ponad 7000 wyświetleń. Hmm, On to naprawdę, nieźle, nieźle, na naprawdę. Naprawdę kosmos, kosmos zrobił. Więc myślę, że to jest kwestia głównie tych. Anime, które dobrałem, tej grupy, która, która się akurat znalazła i też stałych widzów, chociaż z tego co widzę po YouTubie, to tak 70% moich wyświetleń, to, jest, to są osoby, które w ogóle nie subskrybują mojego kanału i po prostu są z głównej im pokazuje, albo z następnego filmu. Mm -hmm. yy, a tak, tam zerkasz statystyki, czy tak głównie na panelu, bo ja nie zerkam aż tak bardzo, chociaż trochę ostatnio bardziej, yy, to z głównego panelu widzę, jak click rate mam tych miniatur, to, to kojarzysz, jakie masz mniej więcej? E, nie, nie kojarzę. W sensie procentowy? Nie, nie, nie? W sensie, no, na przykład ja wrzuciłem ostatni filmik i na przykład on ma 11 chyba, czy nie, on mi dzisiaj nawet 15% kliknięć wyświetleń miniatur, miniatur nie i tak wydaje mi się że dzień dużo. pamiętam w pierwszy dzień pamiętam słuchaj bo właśnie też było coś yy, chyba 17% i 15 tak mniej więcej było yy, i to taka że, ale to w pierwszy dzień jest nie bo to potem stosunkowo spada tak mm -hmm. tak dosyć ale to dosyć... ciekawe co ciekawe ten co ma 15% w momencie w którym ja o tym mówię to ma tam chyba 5000 wyświetleń, tylko ja zauważyłem, że chyba też trochę zabiłem sobie algorytm tym, że ja wrzucałem w grudniu bardzo dużo filmików i one się słabo klikały, bo ja wiedziałem, że one będą się słabo klikać, ale miałem takie ja muszę to zrobić i nie obchodzi mnie to i hmm. mam wrażenie, że właśnie YouTube przestał mnie polecać z tego powodu, bo jeżeli ja mam 15% klikania miniatur, a to jest jakieś tam 5000 wyświetleń, to się okazuje, że to jest w takim razie YouTube nie pokazał temu zbyt wielu, wielu osobom, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej. A, a mówić, że u ciebie sukcesem było w sumie y, temat, slash, y, aktualne anime, y, tytuły i miniaturki, tak? Ja, ja czy patrzyłem na twoje miniaturki, ja akurat nie patrzyłem na tytuły. Masz te krzykliwe, w sensie wszystko dużymi liderami, bo nie, nie zwróciłem uwagi. Nie, ja mam nie robię w pełni po prostu caps Lock, Staram się zrobić na przykład typu kim? Z dużej litery się zaczyna, są z małej, i na przykład ten po dwukropku, tam powiedzmy jakaś chwytliwa nazwa, nie wiem, imperator, myślnik nazwa, nazwa Anime, taki sobie styl Aha, to Ciekawe, bo znaczy, no bo ja bo niektórzy mieli teorię, że o wszystko walka kapsłokiem i w ogóle, a nie, ja prawie nie użyłem tego nigdy. Ja nie uważam, że to źle wygląda, źle to wygląda brzydko. Fajnie wygląda to na miniaturce, jak wszystko jest kapslokiem. E, lubię te tytuły, jak są e, na miniaturce, jak są te napisy kapslokiem. Ja akurat miniaturki mam bardzo proste. E, nie chcę chyba ich jakoś tak utrudniać w tym znaczeniu, ponieważ dzięki temu mam pewną dowolność, nie? Edycji, jak mi się znudzi, mogę coś zmienić. Na przykład, ty masz, ty masz świetne miniaturki. Świetne one są, moim zdaniem, na przykład jako arty. Ale tak pod względem widoczności bardzo dużo się na nich dzieje, nie? W sensie, jak chciałem, chciałem to powiedzieć, bo widziałeś tam miniaturki itd. i tak dalej. Jak przeglądałem Twój dzisiaj ten kanał przed, przed nagraniem, to właśnie zauważyłem, że one są. Przykład, jakościowo, bo patrzę na anime, nie znam, ale jak wychodzi teraz, to wiadomo, że ma piękną pewnie kreskę. I, i jakby to jest znowu bardzo ładny obrazek, i tylko napis. I mówię tak, okej. Okay. Coś na tych miniaturkach Twoich nie ma aż tak dużo, ale jak sobie sięgnę pamięcią do kiedyś, to ja robiłem też bardzo proste miniaturki, typu mam obrazek i napis, i on nawet nie był ładny ten napis, i to robi jakieś kolosalne wyświetlenia, nie? Czy może to kwestia tego, że to było przez lata, a może kwestia tego, że właśnie nie działo się aż tak dużo. W sensie ja na przykład śledzę y, sporo kanałów i wiele kanałów, na przykład jeżeli chodzi o hardware y, technologicznych stricte, to y, mają właśnie w tego stylu miniaturki. Na przykład tam jest jakiś ten, ewentualnie jest layoutik, jakiś taki ładny, ścięte, dodany ewentualnie grafika przezroczysta i napis, nie? U mnie co prawda jest tylko tło, ale może z czasem pojawi się, pojawi się coś więcej, że zacznę to przycinać, dopasowywać, no bo jakby. Y, pod, na przykład na pewne potrzeby jakiegoś tematu, może brakować miniaturki. Zwłaszcza jeżeli chcę powiedzieć o czymś, co się dzieje dalej, nie? To nie ma takiej miniaturki. Przykładem jest mój najnowszy filmik. Ta miniaturka jest... Uff. Ona nie wygląda źle estetycznie, ale jest moim zdaniem okropna. Nie przedstawia zbyt wiele sobą. Nie prezentuje zbyt wiele sobą, ale była najlepszym, co, co można było wybrać z dostępnych gotowców, nie? No, no na pewno fajnie będzie z tym ciekawie jakoś poeksperymentować, jak na przykład te gry mają e, tam dodane, to zobacz, też mają napis, tylko że oni mają tą taką, myślę, że tak można to nazwać, strukturę ala vlogową, że pokazują twarz i ich twarz robi jako, jako część tego materiału, stanowi jakiś procent tam zapełnienia, 40% około i tutaj masz ewentualnie napis i, i tło związane z tematem, nie? I to jest super rozwiązane, ale przy niepokazywaniu twarzy raczej się to nie sprawdzi, więc ja zdecydowałem właśnie nie wstawiać postaci tak jak wcześniej, wstawiałem po prawej i, i napis. Tylko właśnie pomyślałem napis i właśnie tło. I jestem bardzo z tego zadowolony. Szczerze. Mm -hmm. Może to jest proste. Yeah. Mini... Yeah. No mów. No, no mów, 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 mów. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że myślę na przykład, że wcześniejsze te miniaturki, co miałem, te z tymi paskami takie, yy, moim zdaniem były ładniejsze. Ale, ale stawały się monotonne, nie? Ciekawe. W sensie ja, ja też za bardzo. Ja ci powiem tak. Kiedyś mnie ja trochę sam robiłem, bo wszystko musiałem robić sam. Teraz robi mi to wszystko Zefix i mi się mega podobają zazwyczaj. zazwyczaj Czyli znaczy zazwyczaj wszystkie, które zrobił, mi się podobają. Jedne dużo bardziej, drugi dużo. Tak, tak po prostu są zajebiste, których ja bym nie powtórzył, ale e, e, i tak uważam je za, za wysoki poziom, tylko już się przyzwyczaiłem trochę do tego poziomu i, i one są po prostu dla mnie dobre. E, ale rzeczywiście, trochę może być w tym racji, że taka prostota może działać. E, chociaż ja bym chyba nie zamieniał swoje, swoich miniaturek, bo bardzo mi się podobają i kwestii tego, nie. Mm -hmm. tak jakoś... Nie, no, arty jako, jako takie, ten, jeżeli chodzi o, o jakość Twoich miniaturek, o, o zawartość, szczegółowość i tak dalej, to jest super. Tylko dłużej trzeba po prostu popatrzeć, żeby wyciągnąć to, co się chce, nie? Pomyślę, pomyślę jeszcze, czy da się jakby bardziej wyeksponować te napisy, nie? Czy, mm -hmm. czy, no czy, tak, czy nie, nie, tracić, nie tracić tego formatu, bo on jest świetny, tylko właśnie jakoś postarać się, żeby te napisy były bardziej na pierwszym planie, nie? Mhm. Mm a może coś pochmienimy, bo ja mam tutaj taką e, ten, e, sytuację z, z Nekonem, gdzie na przykład e, on e, chyba jeszcze ma poprzednie miniaturki, te takie można powiedzieć brzydkie, on miał taki dowolony napis i jakąś właśnie tło, tak jak ja kiedyś robiłem. Mi się strasznie mhm. jego miniaturki nie podobały wizualnie, ale w pewnym momencie właśnie e, dogadał się tam z zefiksem, on chyba mu zrobił szablon czy coś i on ma już bardzo ładne miniaturki, tylko rzeczywiście u niego jest chyba tak. Ładnie, ładny pasek z napisem i, i to wszystko ładnie widać, a u mnie tak kojarzę miniaturki, gdzie on robił taki, że jest ten napis, a on jest trochę zasłonięty I mam wrażenie, że pomimo, że zajebiście to wygląda, mam taki przykład w głowie, tam było wszystko o Jutsu na przykład ee, A to, to widziałem to, no to, to zgadzam się, to super moim zdaniem piękna jest ta miniatura, ale rzeczywiście ten napis nie jest widoczny za bardzo, nie? I, I z tego co pamiętam, ten filmik też nie zrobił jakichś wyświetleń, przynajmniej na początku, że, że on y, mówi, jaka to jest piękna miniatura, jak to się nie kliknie, to się zdziwię trochę, nie? Yy, a rzeczywiście się nie klikło. I ciekawe, ciekawe przemyślenie, że to może być to. Hm. Muszę, muszę na to nad tym trochę posiedzieć, yy, tak posprawdzać, po prostu przejść przez, prze, przez filmiki i zobaczyć, czy, czy może to być powód. Hm. Może taka głupotka, którą... Może zmienić w ciągu 5 sekund, a coś da? Zobaczymy. Warto spróbować, nie? Zawsze warto coś ten nie. Mhm. Mm Dobra, teraz takie kolejne pytanie, które na początku, jak zadawałem, pierwszej osobie, miałem, yy, nie znam na to odpowiedzi. Trochę mi rozjaśnili, może wrzucisz coś nowego do tego. I mam coś takiego: jak, dlaczego youtuber nie może narzekać na hajs, zdrowie psychiczne i tak dalej, jeżeli jest właśnie mały, ale jak w muzyce to robisz, na przykład w rapie, gdzieś to się zdarza bardzo często, to wiesz, to dragi, yy, nie wiem, depresja itd., i tak dalej, w ładnej to jest otoczce, to jest wszystko ok. Aha, w sensie chodzić po prostu o to, że jak jakiś twórca, czy to powiedzmy jakiś streamer, czy tak jak mówisz, youtuber, jakieś swoje problemy wyciąga jako, jako taki powiedzmy element y, twórczości nawet, to że jest to. Y źle odbierane, a w momencie jak robi raper na przykład tworzy z tego całą muzykę opartą o to, to jest ok, o to ci chodzi? Dokładnie tak, nawet nie musi być, wiesz, że w środku filmiku czy coś tylko na przykład, o zrobiłem filmik, ej, gorzej mi, jeżeli to nie jest, wiesz, świetnie zmontowane, smutna muzyczka, tylko na przykład mówić, ej, jest taki, taki, tak, to już jest takie, o, żali się, coś takiego, na, często tak jest, nie? Moim zdaniem odbieranie tak ludzi, to jest, yy, no. Na pewno złe, nie? W sensie, moim zdaniem każdy powinien mieć takie miejsce, miejsce do żalenia się, nawet jeżeli zarabia, powiedzmy, powiedzmy, bardzo dużo, ale to, że on zarobił to bardzo dużo, to trzeba patrzeć, że to jest YouTuber. Po pierwsze, YouTuber nie, ma, nie będzie zarabiał cały czas tych samych pieniędzy, nie? To trzeba sobie teoretycznie zdawać z tego sprawę. I już to może ryć psychę, prawda? To... Tak, to może być psychet, że masz taką obawę, masz tyle lat na karku, a tutaj możesz nagle ten, nagle nie ma, nie ma zarobków, nagle masz strajka, czy powiedzmy po prostu się nie klika, twój kanał odszedł w zapomnienie. No to są takie rzeczy, które cię bardzo bolą i nawet jeżeli zarabiasz bardzo dużo, no to jeżeli miałbyś z tego powiedzmy przeżyć do końca życia, no to, no to nie, to tak samo trochę masz, piłkarze to może zły przykład, może jakaś inna, inna liga piłkarzy miałaby, miałaby sens w tym przykładzie, to są ludzie, którzy nie pamiętam ile oni pracują, ale oni pracują bardzo krótko, w młodym wieku odchodzą na emeryturę i to musi im starczyć do końca życia. I wiadomo, są takie gwiazdy, które z tego żyją do końca życia, mogą sobie brać kredyty jakie chcą, mają masę sponsorów i tak dalej, i tak dalej, ale pod tymi osobami jest dużo takich w mniejszych klubach, które muszą z tego, powiedzmy, idą na emeryturę, mają tą emeryturę, ale muszą zarobić jak najwięcej, żeby mieć na przyszłość, nie? I YouTubera czy streamera widzę właśnie w takiej perspektywie. I uważam, że takie żalenie się jest, jest źle odbierane i to na pewno, ale uważam, że to jest po prostu złe przyzwyczajenie ludzi, że oni po prostu za mało się jakby mówi o tym, czy za mało ci ludzie wchodzą w taką skórę innych youtuberów, patrząc, że o, to się samo robi, to każdy zmontował, każdy głupi zmontować potrafi i tak dalej, że to wszystko jakby samo się robi, nie, to dwie godziny i masz filmik, dwie godziny i kolejne i taśmowa produkcja. Tak nie? jest. <grym> <grym> ja mam taki przykład, teraz mi trochę wpadło, przedtem tego nie poruszałem, ja Wiele z tych pytań jest do wszystkich ogólnie, nie? Żeby poznać po prostu ich opinie, i ta jest jedna z nich. I ciekawi mnie teraz, bo pewnie za dwa miesiące, czy ileś, dopiero zobaczą ten podcast, więc yy, mogą powiedzieć, że e, Eliasz żali się w każdym podcaście o to samo, ale mi, do mi tu chodzi. Yy, to pytanie mi weszło do głowy, dlatego że ja robiłem coś podobnego. Zrobiłem jakiś tam czas filmik yy, temu, że. No na YouTubie już nie idzie za bardzo, nie? W sensie takim, że gadałem sobie z Nekonem i okazało się, że robimy bardzo podobny content, ale on jakby przy mniejszych wyświetleniach potrafi więcej zarobić i tak dalej. Mówię, no kiepsko, jak tak dalej pójdzie, to będzie naprawdę kiepsko i będę musiał prawdopodobnie z tego zrezygnować i pojawiły się komentarze, chociaż większość była takich pozytywnych, nie? Po pojawiły się komentarze, że o, dobra, iść do roboty normalnej, a nie tam pajacujesz czy coś, nie? To już takie, myślę, starcze myślenie, gdzie robota to jest łopata, a inaczej to nie można. Tak, tak, tak. Nie, mam prawa nie, 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 narzekać, nie, tak. nie mam prawa narzekać, bo ja robię, co chcę w sensie jest więcej jak tak teraz pomyślałem to przecież jest więcej takich pracy na przykład biurowej, którą ludzie nie doceniają. A ja na przykład miałem doświadczenie i chcę powiedzieć, że na przykład ta taka praca umysłowa, jeżeli jest jej za dużo i ja jeszcze tutaj próbuję coś robić umysłowo, to jest to dla mnie tak męczące, że pójście do fizycznej pracy czy robienie czegoś fizycznie jest dla mnie odpoczynkiem w takim momencie. O, zdarza się, zdarzało się, tak, tak, ale jeżeli ktoś tak nie siedział, to nie będzie w stanie trochę z, z tego zrozumieć, mam wrażenie. I cieszy mnie, że mogą zadawać takie pytania i dojść, z, wiesz, do porozumienia z osobami, z wami, bo e, domyślam się, że mogą się pojawić komentarze typu, e, o Boże, znowu narzekasz czy coś, ale... Szczerze mówiąc, leję na to, bo fajnie jest pogadać z kimś, kto może poczuć to samo, nie? W sensie albo czuł, albo czuje nawet to samo w tym aspekcie. I, i do czego dążę? Że zrobiłem tam ten filmik, gdzie trochę tak sobie ponarzekałem i tak dalej, ale nie w kwestii żalenia się, tylko że może znalezienie jakiegoś rozwiązania, że ktoś na coś wpadnie. I, i, I otrzymałem, myślę, odpowiedź. Ale na przykład robiłem drugi filmik, gdzie... Mm, Robiłem bodajże, co może dać Naruto, coś takiego, czy, czy jakieś wyciąganie wartościowych treści z, z pozornej bajki. I tam już mówiłem, na przykład, że hej, ja kiedyś byłem strasznym przygrywem prawdopodobnie miałem depresję i w ogóle. I to już zostało odebrane pozytywnie, bo wiesz, tam, zmontowane do tematu, w środku jakbym zrobił osobny filmik, wątpię, że tak by się przyjął. Mm. I, I to jest, to jest dla mnie trochę zabawne, no. I, i też w głowie mam trzeci przykład, czyli na przykład PewDiePie'a, gdzie kiedyś go oglądałem, znaczy no, jak Czasami sobie po prostu poglądam i on mówi, że też coś tam mury i tak dalej. I jak już po tym wyszedł i mówisz że na przykład on miał o tym ochotę powiedzieć już dwa lata temu, ale bał się reakcji trochę, ale teraz już jest mądrzejszy, tam nowe doświadczenia to powie, to jest wtedy ciepło. Okej, okay, poradziłeś sobie tym, gratulacje, ale jak powiesz, to w środku problemu to jest takie, to sobie coś tam zrób, nie? To jest śmieszne. Idź, pobiegaj. Problem sam się rozwiąże. Tak. Nie, ale ja, ja, roz, ja rozumiem, że właśnie ludzie, ludzie mają często właśnie takie podejście, jakby nawet nie analizują tego problemu, tylko uznają, a to jest błahy problem, każdy może go rozwiązać i nie rozumiem, że dla kogoś ten problem może być yy, najwię na przykład czymś, yy, największą rzeczą, jaką mierzy się obecnie w życiu, nie? To nie jest to tak postrzegane akurat niestety. I to ma właśnie wpływ negatywny. Druga sprawa jest właśnie to, że twórcę, który tam tworzy, powiedzmy, treść i cały czas daje tą treść, oczekuje się, że na tym kanale cały czas będzie to samo, nie? To tak jak masz, tutaj bym dał przykład, yy, tutaj mogą mnie niektóre osoby zjeść, nie? Ale są na przykład kompozytorzy, którzy yy, w pewien sposób już się nie rozwijają w takim stopniu, osiągnęli to, co mieli osiągnąć, mają sławne nazwiska, nie będę mówił, jakie by mnie na pewno zjedzą. Yy, ale już tworzą treści bardzo wtórne. I to nawet nie chodzi o to, że oni tworzą te treści wtórne, bo chcą, tylko dlatego, że ludzie tego oczekują od nich. Oni oczekują na przykład, że ta postać, zrobi, znaczy ta osoba, ten kompozytor stworzy charakterystyczną dla siebie ówczesną na przykład tę kompozycję do, do, do właśnie tego akurat filmu. Nie? I myślę, że to jest takie. Takie bardzo, bardzo popularne pod tym względem. Nie? I gdyby teraz to przełożyć na YouTube'a, gdzie osoba cały czas mówi, na przykład o technologii, nagle mówi o swoich problemach, to raz, że to się nie kliknie, ludziom się nie spodoba, to raczej będą mieli to, to gdzieś. A jeżeli to się pojawi tak pomiędzy, nie wiem, w komentarzach, na społeczności napiszesz, tutaj jest dobry przykład, na przykład, dobry przykład, na przykład, dobry przykład, yy, nie wiem, kojarzysz taki kanał, nie wiem, ile ten gość ma lat, Pokój Wytrzeźwień, to jest taki humorystyczny kanał. Nie, w ogóle nie kojarzę. W każdym razie on, u niego teraz zdarzyła się tragedia rodzinna. Wiadomo, to też jest inny, inny poziom, nie? nie można tego porównywać do tego, że, o mam gorszy dzień, nie? Ale on właśnie nagrał o tym film. On ma charakterystykę bardzo otwartą, bo on gra dosłownie swoją postacią, swoim humorem i tym. I na takim kanale, nawet jeżeli byłoby to coś mniejszego. Podejrzewam, że byłoby to cieplej przyjęte niż u takiego twórcy, który robi, e, robi właśnie taką, taką treść. T tutaj tylko broń Boże nie, nie porównuje straty członka rodziny do, do gorszego dnia, nie? tylko to jest taka, taki kontrast pomiędzy tym. Mhm. A co mnie to ciekawe, to jakbym takie rzeczy poruszył na live, gdzie tam byłoby 20 osób, czy ile, to, to nie byłoby żadnym problemem. Nie? Nikt by nie powiedział, że iść do roboty. Prawdopodobnie nikt nie. Mhm. E, to jest. no, to też mi znowu kolejna, kolejna rzecz, która doszła do rozkminienia tego, jak powiedziałeś, więc miałem, miałem nie nie tego pytania. Mówię, chyba już uzyskałem odpowiedź, ale dowiedziałem się znowu nowych rzeczy, więc, więc myślę, że spoko. A i jeszcze miałem jedną rzecz do dodania, bo powiedziałeś, że ten kompozytor tworzy znowu to samo. To w jednym QA z TV gry było pytanie, dlaczego robią znowu to samo, tylko pod innymi, pod innymi tytułami. To Het odpowiedział wtedy, z tego co pamiętam, że to dlatego, że ludzie oczekują, oni chcą tego samego, mhm. tylko jakby w innej otoczce i możecie tego nie wiedzieć. I tak jak mówiłeś, że nie warto czasami słuchać community, to oni tego chcą, choć może nie wiedzą, że tego chcą. Że to jest to samo, tylko w innym opakowaniu, ale to się klika i to, to chcą, ludzie po prostu, nie? No tak, bo to się kojarzy. To jest. Y w naszych wspomnieniach zostają pewne takie informacje i my niektórych rzeczy chcemy jeszcze raz. Na przykład, ja bym ci powiedział: Ja mam bardzo prosty przykład ze swojego, ze swojego życia, mega prosty, banalny i myślę, że każdy mógłby to zastosować do swojej dowolnej serii, którą na przykład tam oglądał ileś razy. On chciałby, żeby ona wychodziła w nieskończoność, nie? Ale on chciałby, żeby ona wychodziła w nieskończoność w takiej samej niezmiennej formie. No też, też prawda, ale, ale to też jest takie, że. Tak ci się wydaje, ale tak, potem tak, już dokładnie, tak ci się przeje, przejedzenie w końcu. Tak, tak ci się wydaje, dlatego właśnie twórcy tworzą nagle powiedzmy jakiś inny punkt, chcą od tego trochę odejść i dlatego często to jest to, że filmy są jechane na przykład za to, że są złą adaptacją, ale ludzie często nie rozumieją, że adaptacja filmu jest osobnym często dziełem, ma być inną kreacją twórczą i to tak samo jest w tych kreacjach reżyserskich, które tam trwają po 3-4 godziny, nie? To kto by chciał to oglądać? To co reżyser zaplanował? No, no nikt praktycznie. To jest przeważnie nudne. No, tak się składa, że miałem okazję, co ja tam oglądałem, już nie pamiętam co to było, ale miałem okazję się z tym spotkać i faktycznie poczułem, że jest duża różnica pomiędzy tymi tworami. Yy, I tak samo, właśnie mi się wydaje, że. Yy, no, że trzeba zmieniać coś, niektóre rzeczy. Czasem się to przyjmie bardziej, czasem nie, ale nie zmienienie niczego z czasem wyjdzie negatywnie, nie? No, chyba, że FIFA. Nie, no, żal, taki żartik. Okej. Okay. Powiedz mi, a czy pijesz alkohol? Nie, nie. Ogólnie zachowuję taką postawę abstynencką, która w głównej mierze wynika ze strony moich rodziców, ale nie dlatego, że oni pili. Tylko ich rodzice pili, i powiedzmy, to tak zostało przekazane w pewien sposób. I no nie ciągnie mnie do tego. Coś tam czasem mogę jakieś piwko sobie wypić, ale to w sumie tyle. I głównie jak wypiję, to dla smaku, więc ludzie mogą się śmiać, ale wypiję sobie na przykład coś owocowego tak naprawdę, szczerze, chętniej niż, niż powiedzmy jakiś ten. Wolę sobie wypić, a to będzie lokowanie produktu, to nie. Okej, okay. raczej znaczy nie no, to spoko. Częściej w sensie jesteś pierwszą osobą, która tak stwierdziła w wywiadach. Pierwszą, którą zna, znam, można powiedzieć, chyba. Jestem akurat chodziła, pod tym względem. Ale powiem Ci szczerze, że jeżeli jest jakieś towarzystwo, to jestem w stanie się dopasować nawet bez alkoholu i z tym towarzystwem, co byłem, zdarzyło mi się to wielokrotnie na przykład nie pić i, i dalej gadka się powiedzmy tam naprawdę fajnie kleiła, więc. Nie, no ja bym się mógł pod tym podpisać. Może nie tyle, że nie piję jak mogę czy coś, a jest i to, 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 to się wypije wiadomo na jakichś tam spotkaniach ale zdarzało się, że z jakiegoś powodów nie, nie mogłem albo nawet nie chciałem no to też wiesz jakoś się da, nie? tylko kwestia jest tego że to, to, to chyba w Polsce nie jest taka domyślna obce bym powiedział. No tak, tak ja, ja to rozumiem. U mnie też jest taka rzecz chcesz wiedzieć ogólnie czemu jeszcze mam taki, jestem w pewien sposób zrażony do alkoholu do większych procentów wynika to ogólnie z tego że jakby ja na przykład pijąc dużo, nie, pewnie jakbym wypił tak, tak całkowicie ponad, ponad miarę, no, do kostnicy by mnie zawieźli, albo, albo bym stracił przytomność, ale gdy się tak mocniej napije to ja po prostu tracę normalne zdolności motoryczne, ja jestem tego świadomy i na przykład nie potrafię sobie rozpiąć kurtki, to jest dla mnie, no ja wiem, że to może brzmić głupio, jak, ale każdy, kto pił na pewno doświadczył tego w pewien sposób, Yy, ale świadomość tego postawienia takiej, takiej władzy nad swoim ciałem jest dla mnie tak okropnym uczuciem, że nie chcę go powtarzać. I jeszcze często właśnie miałem tak, że jak już się tak mocno napiłem, bo to nie tak, że w ogóle nie piłem, nie ale jak się tak mocno napiłem, to mi wracał ten alkohol, ten smak cały czas miałem w ustach, to było dla mnie bardzo nieprzyjemne. I to też są te powody, które spowodowały, że no, nie jestem chętny do mocniejszego alkoholu, tam piwka mogę sobie wypić dla towarzystwa, czy dla smaku, ale to w sumie tyle. Rozumiem. Kolejne pytanie było takie trochę nadstępstwem, ale niekoniecznie musiało do niego nawiązywać, a konkretnie ogórki kiszone, małosolne, czy konserwowe? Y Zdziwisz się, bo lubię wszystkie, tylko w zależności od humoru, i w zależności od tego, jakie, yy, jaka jest ich konsystencja, nie? No na przykład ja lubię jak ogórek kiszony nie jest miękki. Ktoś może powiedzieć, ale często ogórki kiszone są miękkie. Tak, to prawda. Ale ja lubię jak jest taki jednak yy, troszeczkę twardszy, on tak chrupnie, i to samo w przypadku ogórków konserwowych, yy, jeżeli o to chodzi, lubię jak są takie. Yy, no. Też, też takie twardsze i słodkie, tyle mogę powiedzieć w sumie, chyba że chodziło o zakąskę. Nie, nie, no ogólnie jakie, bo na przykład yy, Bułka powiedział, że jego ulubione to są najlepsze ogórki w majonezie i w ogóle. To jest takie prześmiewcze, ja ty... ale rzeczywiście tam bardzo bardzo go... Nie, nie spodziewałem się, że ktoś aż tak będzie podjaranym tym... Pytaniem, że tak powiem, ale rzeczywiście on powiedział, że o kurde, bo moje ulubione, ale sejbiste i w ogóle polecam serdecznie, <noise> więc, więc ciekawe. To nigdy nie próbowałem, a staram się mieszać różne rzeczy, ale nie spróbuję, bo mi to źle, źle Ale źle to miło. nie jest tak, to, to nie są tak, że mm, bierzesz ogórka i wkładasz go na musztardy, czy tam, nie, to nie było musztardy. Maj, majonez y mówiłeś. Mamy, a to, to chodziło chyba o musztardy, że one jakby w zalewie są. Aha, w zalewie um, musztardy, tak? Chyba kiedyś, kiedyś, chyba kiedyś jadłem takie, ale to nie powiem ci czy na pewno, więc wiem, że coś takiego istnieje. Możliwe, że jadłem, i możliwe, że są super dobre, nie? No to sobie sprawdzę po tym aż. Ja się zaciekawiłem. Okej, okay, a czy uważasz się za artystę albo twórcę? Tutaj pozostaje pytanie, kogo można nazywać artystą, a kogo twórcą, bo to są pojęcia bardzo ruchome, tak jak wiele rzeczy, tak jak myślę pojęcie YouTuber. I przeważnie uważa się za, powiedzmy, artystę czy twórcę, kogoś, kto ma portfolio, tam, powiedzmy, ma ileś współprac i tak dalej. Ale ja uważam, że każdy, który robi jakąś, jakąś twórczość, no można nazwać go, go w pewien sposób artystą, coś tworzy, coś, coś kreuje, więc nie ma w tym wypadku, moim, moim zdaniem, żadnych norm. Tak samo, jakbym mógł powiedzieć, co do. Co to rodzaju sztuki, tutaj mógłbym się trochę ten rozgadać, jeżeli chodzi o to, ale to nie była część pytania, nie? Mm -hmm. A czy rozgraniczasz artystę albo twórcę, na przykład, że twórca to jest taki mały artysta? Mm -mm. Nie, dla mnie to jest jedno i to samo, synonim. Okej, okay. no to w sumie ciekawe, bo chyba wszyscy przedtem powiedzieli właśnie, że to jest artysta, to jest taki potężny, potężny twórca, a twórca to jest taki, nie, okej, okay, taki nie no, ciekawe. Pewnie ciekawie. ludziom się kojarzy to z arcydziełem, nie? To, to z tego może wynikać. Bardziej nie chodziło o, wiesz, faktyczne znaczenie tego słowa, bo pewnie to są synonimy, ale takie, wiesz, poczucie, jak, jak ty to odbierasz, nie? To właśnie ja tak to, to odbieram, właśnie tak powiedziałem. Bo nie jestem przekonany co do, co do poprawności językowej w tym wypadku. Akurat tu od razu się usprawiedliwia. Dobra, spoko. A jaki jest stosunek twoich bliskich do tego, co robisz w internecie? Ktoś o tym wie, czy może się ukrywasz, rozumie, wspiera, czy, czy jak to wygląda? Ja ogólnie jestem bardzo otwarty w takich rzeczach, jeżeli ktoś po prostu mnie z tego powodu przestanie lubić wolna droga, to znaczy, że, że nigdy tak naprawdę mnie nie lubił i nie szanował tego, co robię. Ale nie jestem też taką osobą, co pisze Ej, ej, zobacz, stworzyłem to. Zajrzysz, zajrzysz, tylko to raczej tak wychodzi naturalnie, nie? Ale tak, moi bliscy wiedzą o tym co robię. O, i takie raczej. Mm, Okej, okay, rób sobie, czy, czy czy może o fajnie, czasem zajrzę, czy może nigdy nie zajrzę, nie chcę tego wiedzieć. No, ja, takie, takie akurat OK, rób sobie, ale to też jest na takiej zasadzie, że też nie wszyscy są w tym temacie. To też z tego wynika, nie? A też nikogo na siłę nie będę pchał do tematu, czy, czy zmuszał do czegoś, bo to nie o to chodzi, nie? Jest w takim stylu, że po prostu robię sobie coś tam, coś z tego jest i jest to akceptowane. To mi wystarcza. Rozumiem, spoko. Mówiłeś, że na przykład filmik o mitologii uważasz za świetny z Twojej perspektywy, ale czy, czy to jest taki najlepszy, najbardziej taki dla Ciebie, z którego jesteś najbardziej dumny, czy, czy może jest jakiś inny? Z takich najbardziej wartościowych dla mnie filmików, no to na pewno mitologia będzie w topce, ale moim zdaniem dwa jeszcze w sumie na bardzo zbliżonym poziomie. A cały czas mam sentyment najbardziej do. To może być dziwne, bo to jest tylko amv to jest tylko przekład muzyczny, ale w tamtym momencie miałem tak na to ochotę, tak chciałem to zrobić w takiej myślę nieoczywistej formie, bo nie spotkałem się w czymś, żeby za pomocą. Wiadomo, no są były ruchome obrazki, animacje, nieme i tak dalej, ale nie spotkałem się z tym, żeby ktoś na przykład próbował za pomocą filmiku AMV-ki. Yy, całe, całe anime streścić. Ja tam zrobiłem jeden błąd. Nie dałem napisów do japońskich słów, i to jest, to jest. Tam są proste słowa, nie? Ale mogłem tam jeszcze dodać napisy to by miało na pewno lepszy wydźwięk. I, a drugi film to jest bardzo źle moim zdaniem nazwany okropnie nazwany Siedem psychopatów w anime. To jest taki filmik gdzie to brzmi, jakbym robił topkę zwykłych, yy, zwykłych, yy, powiedzmy, psychopatów, że o, to jest psychopata, to też jest psychopata, to też jest psychopata. A ja tam poszedłem o krok dalej i wytłumaczyłem pojęcie psychopatii, yy, podzieliłem to na empatię ciepłą oraz zimną i yy, wszedłem również w dodatkowe, żeby nie mylić na przykład, że może być, powiedzmy, oddzieliłem socjopatę od psychopaty, następnie oddzieliłem tam różne rodzaje zaburzeń, które się pojawiły, jak na przykład sadyzm od pojęcia właśnie psychopaty i socjopaty, że to też jest dynamiczne, to jest ruchome. I tak zrobiłem. Jestem bardzo zadowolony z tego filmiku. Mogłem jeszcze dodać kilka rzeczy. Na pewno znalazłbym, jakbym bardziej poszukał lepsze, może nie lepsze przykłady niż te ostatnie, które podałem, ale mógłbym znaleźć naprawdę jeszcze wiele więcej przykładów, gdzie poruszyłbym inne zaburzenia i może kiedyś to zrobię ale hmm. jestem bardzo zadowolony z filmikiem po prostu chyba zabrakło słowa siedem typów y, psychopatów czy to nie to nie, 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 siedem typów to tam nie ma siedmiu typów, to są po prostu y, jakby analiza postaci na tle czy są psychopatą czy nie Aha, I, rozumiem. i na przykład jak jest powiedzmy tam y, kojarzysz anime Mega Kill? kojarzę, kojarzę a oglądałeś? nie, tylko kojarzę no, to mogę powiedzieć, Więc to nic co tyle... nie daje. Mogłem powiedzieć, że nie kojarzę, że na to samo. To mogę powiedzieć tylko tyle, że jest tam postać, którą ludzie uważają za psychopatę, a ja to podzieliłem właśnie na to, że psychopata nie ma przywiązania do innych ludzi. W sensie dla niego rodzina czy osoby postronne mają tak samo mało znaczenia. Są na tym samym poziomie i nie mają przeważnie dla niego znaczenia, i musi w dużej części zakładać maskę, podczas gdy, tu bardzo upraszczam, bo nie chcę, żeby wyszedł, żeby wyszło to na 10 minut. A w przypadku socjopata, y, może wydawać się raz, że bardziej agresywny, może wydawać się bardziej gwałtowny w wielu przypadkach, chociaż niekoniecznie. Yy, ale ma przede wszystkim może mieć przywiązanie nawet patologiczne do na przykład jednej konkretnej osoby, swojej miłości, swojej rodziny itd. tak i tak dalej. To chciałem bardzo podzielić. Jak to nazwać lepiej? bym musiał nad tym pomyśleć. Tak, Czasami robić tytuł, że okej, okay, wpadłem jakiś tytuł, wpisuje go, a ludzie, o jakiś zajebisty tytuł e, takie. Okej, okay. po prostu wymyśliłem coś, co mi padło od razu do głowy. Kiedyś mówił <laughs> mi to powiedział chyba w wywiadzie, jak robiliśmy u niego, że tam zrobiłem yy, to mój najpopularniejszy filmik, coś tam, Kakashi Hatake, smutek schowany za maską, a ja mówię no to po prostu tak naturalnie, wiesz, nie zastanawiałem się nad tym, tylko po prostu a, wymyśliłem, wpiszę, a on ja mówi o, jakiś świetny tytuł, ty masz talent do robienia tytułów, mówię co, ja po prostu coś tam napisałem, co mi się kleiło z tym, nie, to nie ma nic żadnego, wow, przemyślenie. Ja tylko dodałbym do tego, akurat moje takie spostrzeżenie, moich umiejętności. Uważam, że akurat tytuły, tak szczerze, bo ogólnie tutaj bardzo mi pomaga właśnie postać i za jego inicjatywą nie powstają takie moje tytuły w stylu wszystko o, nie. Do tytułów jestem bardzo źle, znaczy ja robię słabe tytuły na tej zasadzie, że mi zależałoby, żeby one były treściwe, żeby przekazać jak najwięcej informacji. W tytule, a to się nie klika. Takie coś po prostu mam wrażenie, że no mniej, się to, mniej się to podoba, duży, jest więcej czytania, więc też ludziom się mniej podoba. Ale to jest taka moja forma, którą normalnie lubię, lubię bardziej, taką wręcz roboczą, jak miałeś na przykład właśnie te y, robocze tytuły y, anime, które przeszły dalej, nie? Mm -hmm. To wie, wiem o to, o czym mówisz, bo mam bardzo podobnie i na. E... Pierwszy, pierwszy, pomysł jak nazwę te wywiady, nie? Były takie wywiad dwukropek animko na przykład <grydy> Dopiero w Bułka mi powiedział, że Hej, zrób, ma masz okazję, masz ty tyle godzin materiału, to możesz sobie wyciąć coś Clickbaitowego I wpadłem No dobra, no to zrobimy coś clickbaitowego, bo moje pierwsze to by było właśnie Cyk, nie? Jak ja robiłem swoje podcasty na, na, na swoim kanale to było na przykład Y, gadamy o jakieś y, postaci, to mógłbym nazywać Historia, coś tam, coś tam. A ja na przykład. O Hidanie, po prostu. O ich danej postaci, nie? No, no. A nie, że ładne wymyślą jakieś tytuły. No cóż, znaczy, właśnie. Ja też mam takie coś, że ja biorę bezpośrednio stan faktyczny do tytułu, a nie na przykład wybieram jakąś cechę osobowości tej postaci albo jakieś wydarzenie i nadaję mu taki charakter. Wow. Nie? I to też jest mój błąd, ale może z czasem da się to jakoś podreperować. Zobaczymy. Na razie jestem kierowany trochę, więc... Czasem tak robię, czasem tak nie robię, to zależy w sumie u mnie, jak mi wpadnie do głowy, to nie jest coś takiego, że analizuję tytuły u siebie na przykład. No akurat w tym wypadku mam pomoc, nie, więc to jest chociaż tyle. No to spoko, zawsze to fajnie mieć też taką drugą osobę, która ci powie, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. A czy jeśli będziesz mieć kiedyś dziecko, jeżeli zamierzasz mieć, to pokażesz mu anime kanał, czy, czy po prostu do widzenia zamykamy, usuwamy? Nie wiem, czy miałbym z tego powodu usunąć kanał. Jeżeli nie mam tam treści szkodliwych, myślę, to nie byłoby takiej potrzeby. A czy pokażę, to by w sumie zależało od, od tego, jakie zainteresowania wiadomo, mógłbym mieć wpływ na kreowanie tych zainteresowań. Ale, ale no w tym aspekcie właśnie ten, myślę, że nie, nie usłyszałbym kanału. I jeżeli naturalnie by to jakoś weszło, po prostu ten, że o, podoba się, dostarczając jakieś tam wartościowe treści, stosowne do, do wieku takiego dziecka, no to myślę, że nie byłoby problemu. Okej, okay. czyli chyba póki co wszyscy podobnie bardzo odpowiedzieli, czyli no jeżeli spojrzysz na to, będzie chciało to dziecko, no to spoko, czemu nie, niech. niech... Samo się zainteresuję, a nie będę nic narzucać. To też no, naj, naj, najrozsądniejsze podejście chyba. Robiłeś filmik, e, mówisz o miejscach w Japonii, ale czy byś chciał kiedyś tam pojechać po prostu? Czy to jest jakiś twój cel mały gdzieś tam w przyszłości? Cel, czy to jest? Ciężko powiedzieć. Raczej nie. Ale jeżeli gdzieś ze znajomymi bym się miał wybrać, to bardzo chętnie bym sobie zwiedził akurat tą część świata. Myślę, że to byłoby no, ciekawe doświadczenie w wielu, w wielu aspektach. Mhm, dobra. E, czy uważasz się w czymś dobry, czy coś potrafisz na wysokim poziomie? To jest właśnie to, co nazywamy wysokim poziomem. Osobiście uważam, że w żadnej dziedzinie nie dotarłem do takiego poziomu. Nawet jeżeli robię coś powiedzmy tam wiele lat, to są osoby, które zrobią to lepiej. I ja tutaj mam właśnie takie też podejście lekceważące do siebie w wielu stopniach. I pewnych dziedzin, jeżeli, właśnie to, co Ty mówiłeś, jeżeli ja uważam, że na przykład coś, coś już umiem zrobić, to uważam to za mniej wartościowe niż, niż wcześniej, nie? I to samo automatycznie idzie w kierunku osób, które to robią. To jest troszeczkę lekceważące, to jest w pewien sposób niemiłe, czego staram się czasami nie okazywać, ale, ale niestety, czy stety, tak, tak właśnie mam. Tak, to jest to, to powiedzenie. Yy... Kurde, jak to było, nie pamięta W, wow, jak cielęciem był? Coś takiego było, nie? A on zapomniał W, wow, jak cielęciem był. No, no. Oj, tak, ładnie, tak. Ja od... zobaczyłem to bardzo mocno na przykładzie jednej osoby w mojej właśnie byłej pracy, gdzie gościu ogarniał. Bardzo, bardzo dobrze, nie? To wszystko, co tam się działo I po prostu oczekiwał, że inni To zrozumieją od tak, bo on to rozumie Od tak, nie? Ja się starałem w tym jakby Zwyczaj postawić, jak była nowa osoba I mówię, ej, to zrób Na spokojnie i tak dalej, i tak dalej Mówię, no bo jeszcze nie tak dawno Byłem do twoim miejscu i też Przerażało mnie to wszystko A, a takie, takie Oczekiwanie od razu, że będziesz umiał to i to To takie, o, moim zdaniem Słabe, czyli uważasz, że nie jesteś w czymś wyskilowany, tak? Nie, 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 mam chyba takiej rzeczy, której nazwałbym się wyskilowany w jakimś, w jakimś znacznym stopniu. Myślę, że posiadam po prostu wiedzę w takim szerszym zakresie, ale jeżeli o to chodzi, to, to nigdzie w zakresie specjalisty, nie? Mhm. Mm a czy uważasz się za mądrzejszego od innych? Czy może YouTube ci jakoś podbił ego, czy jakoś cię zmienił pod niektórymi względami? Myślę, myślę że nie. Chociaż tutaj moglibyśmy dojść do, do, tego, do takiej, powiedzmy, filozoficznej podstawy, że każdy postrzega się za mądrzejszego od innych, bo tak funkcjonuje nasz mózg. Ale staram się nie szufladkować ludzi. O ile jest to możliwe, i siebie też staram się nie szufladkować, staram się być tak trochę ponad tym. To może stawiać mnie niby jako lepszego człowieka, no bo teoretycznie każdego można zaszufladkować, ale mi tutaj bardziej chodzi właśnie o to, żeby, żeby mieć to podejście takie bardziej dynamiczne, bardziej elastyczne pod tym względem. I myślę, że na przestrzeni lat, co pokazywałem, rozmawiając z ludźmi dużo młodszymi, ale i dużo starszymi ode mnie, Udało mi się coś takiego wypracować, że nie nie uważam się y, mądrzejszy, mądrzejszy od, od innych. To ciekawe, bo na przykład u mnie jest tak, że ym, jeżeli z kimś gadam, to nie ma w ogóle takiego myślenia: hej, ja jestem mądrzejszy, coś takiego. Zdarzyły, zdarzyły mi się jakieś tam znajomości, gdzie był czasami spotkania, to wyglądało jak takie przepychanki, kto jest lepszy w czymś. Nie podobają mi się, dlatego jakby urwałem kontakt w takich przypadkach. Ale, ale rzeczywiście, jak się gada z kimś, to w ogóle tego nie odczuwam. Ale często jest takie polskie już po rozmowie, nie? że, ale ty jesteś taki czy owaki, to jest głupie, czy coś takiego, nie? Na przykład, tak mam i nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle się tego wyzbyć. W sumie, jak teraz tak powiedziałeś, to jak sobie przypomnę, nie? Na przykład, co mnie bardzo irytuje, jak mam taką, myślę, wiedzę, no, wypracowaną, mimo że nie uważam się za specjalistę, jak powiedziałem, i to nawet w rzeczach, które robię długo, jak powiedzmy, komputery, to są takie niektóre trywialne rzeczy, które jakby ktoś mi powiedział, że robi się inaczej, no zirytowałyby mnie i kłóciłbym się do, do upadłego, twierdząc, że mam rację, nie? Mhm. Mm no, no, na pewno mam takie przykłady. Znaczy... Są, są też takie przypadki, że idę z kimś gada mam drugi dzień o fajny y, y, fajny gość, tylko no ja akurat jestem bardzo ten y, niebiły człowiekiem jeżeli chodzi tak w sensie y, patrzę raczej na wady niż zalety ludzi i mm -hmm. jest y, coś takiego, że jak gadamy czy coś to ja potrafię wejść w twoje buty najczęściej i tam y, jakby analizować to nie ma problemu, a po fakcie może się okazać a ja cię nie lubię za to, za to, za to. To jest ciekawe podejście, w sumie. Teraz sobie to przeanalizowałem, bo też jakoś mocno się nad tym nigdy nie zastanawiałem. W sensie, jakby w wydaje mi się ogólnie, że taka ocena, jakby po fakcie to, co mówisz, jest nieodłączną częścią. Jakby zawsze pojawią się jakieś myśli. To jakby. Możesz mówić, że masz na to teoretycznie wpływ, ale nie, no nie masz. Zaczniesz o tym po prostu myśleć w jakimś kontekście i w jakiś sposób się to uformuje: albo w negatywny, albo właśnie w pozytywny. I tylko, tylko taka forma jest. I tak samo jak właśnie mówię, że jak staram się być elastyczny do niektórych rzeczy, no to są pułapki, których człowiek po prostu nie uniknie. I mimo, że staram się być miły do wielu osób, to tak jak mówię, są momenty takiej irytacji czy takiego stwierdzenia, że wiem lepiej. I myślę, że to jest absolutnie, absolutnie normalne. Mhm. Mm Dobra, a czy praca w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu Cię definiuje? Czy to, co robisz, określa, jaki jesteś człowiekiem, czy to jest raczej po prostu rzecz, którą robisz, żeby przeżyć? Yy, uważam, że to jest po pierwsze rzecz, którą robi się, żeby przeżyć, dostarczyć sobie fundusze i zdobyć przede wszystkim doświadczenie, i ewentualnie poszerzyć to doświadczenie, na przykład w nowej pracy, w bardziej zaawansowanej. W tym, w tym kierunku, czy cię definiuje? No, w pewnym stopniu na pewno, no bo rozmawiasz z takimi osobami, spotykasz takich ludzi i, chcąc, nie chcąc, przyjmujesz pewne cechy. Można tego nie zauważać, ale to się po prostu dzieje, i jeżeli gdzieś w jednym miejscu się jest bardzo, bardzo długo. No, to, to widać nawet po tym, jak niektóre znajomości się układają do tego stopnia, że można rozmawiać i od razu wiadomo o co chodzi, nawet nie trzeba używać konkretnych słów. I na tej samej zasadzie wydaje mi się, że nabywa się takie różne zachowania, czasem pozytywne, czasem negatywne. Niektóre można w pewien sposób skorekcić, innych nie bardzo. I na przykład ja wykształciłem taką jedną rzecz, którą nie przejawiam w normalnym życiu. A bardzo często przejawiam yy, przejawiam w życiu yy, jak wchodzę do internetu, nie. I działa to na tej zasadzie, że jestem potwornie spóźnialski, jeżeli o to chodzi. Jeżeli się umówić na coś konkretnego, jak godzina z kimś obcym, nie ma problemu, nie? Dogadam się, ale jeżeli jest jakiś znajomy, ja mu powiem na przykład, że będę powiedzmy za... Teoretycznie 30 minut, no to mogę wrócić za dwie godziny, albo do tego już nie mówię, że wrócę za jakiś czas, tylko za chwilę, albo za, za jakiś moment, nie? Ja to ciekawe, bo miałem pytanie, które użyłem do Mugiego, tylko właśnie, jak to jest z tym spóźnianiem się, ponieważ chyba tylko do Mugiego, bo akurat wyszło na to, że ja się z nim umawiałem miesiąc na podcast, w sensie na wywiad, chciałem z nim jako pierwszym, bo uznałem, że hej, ty jesteś gość od wywiadów chcę z tobą jako pierwszym, żeby wiedzieć, co robię źle, co robię dobrze. I nie mogłem się z nim umówić, a nawet tak już się umówiliśmy w końcu, on wybrał termin, on wybrał godzinę, to się spóźnił znowu, a później jeszcze problemy mi o komputerowej, zadałem mu z tego powodu yy, to pytanie i, i mi odpowiedział, że chyba to jest tak, że to zależy od człowieka yy, i, i po prostu dla kogo mówisz, że będziesz na tą i na tą godzinę. Że w jego przypadku przynajmniej jest tak, że dla jednej osoby może powiedzieć okej, okay, będę na 16 i nie będzie na 16, a w przypadku drugiej osoby, jak na przykład szefa, powie ok, będę na 16 i on będzie o 15. No, trochę się z tym zgadzam. Okej, okay. czyli masz takie podejście. Ja pytałem też głównie z takich powodów czysto yy... Że chciał, chciałem dowiedzieć się, jak to jest, bo ja na przykład jestem no, nienawidzę spóźnialstwa w, nawet swojego, o tak, że nienawidzę się spóźniać. Ja wolę być godzinę szybciej, i dlatego dziwiło mnie, dziwi mnie coś takiego, i, i zauważyłem, że to chyba ja jestem dziwny pod tym względem. W sensie wiesz, na tej zasadzie, jakby pierwsze spotkanie, to chyba nigdy nie zdarzyło mi się spóźnić. Naprawdę, za, o to dbam, ale jak mam z kimś na przykład dłużej gadam, czy coś, czy przechodzi to w luźniejszą relację, to ja też jestem właśnie taki luźniejszy i, i może nie tyle, że traktuję to mniej poważnie, ale mniej przywiązuję wagę do tej godziny, że ona już nie jest taka ważna, bo możemy przecież spotkać się jutro, pojutrze, nie? No, nie ma problemu. Tak to bardziej traktuję. Rozumiem. Czyli to chyba ja jestem dziwny w takim wypadku, bo jak sobie tak sięgnę pamięcią, to chyba znam tylko jedną osobę, która, która rzeczywiście ma podobne podejście jak ja, czyli mówię, to mam być na tą godzinę i nieważne co się stanie, to ja będę na tą godzinę, nie? dobra, a czy jesteś dobrym człowiekiem? O kurde, takie pytanie, na które, które mnie troszeczkę zdziwiło. I na które nie znam To jedno z Pierwsze, odpowiedzi. które cię zdziwiło, ja to specjalnie zrobię, robię wywiady, yy, tak, żeby, żebyś nie mógł obejrzeć poprzednich, żebyś nie wiedział, jakie są pytania, pytam o sens życia, a to już <laughs> na koniec dopiero, że pytanie o to, czy jesteś dobrym człowiekiem, cię zaskoczyło. No ale dobra, odpowiadaj. No bo to jest bardzo trudne i wbrew pozorom złożone pytanie, które brzmi <laughs> dosyć prozaicznie i ogólnie. I nie potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli miałbym jako, jakkolwiek to zbudować w jakieś sensowne zdania, to powiedziałbym, że jestem człowiekiem, który stara się być dobry i nie krzywdzić innych, ale czy na tej podstawie jestem dobrym człowiekiem? No, nie wiem, nie mam pojęcia. Absolutnie. To to w drugą stronę można zapytać, okej, okay, czy jesteś złym człowiekiem? Wiadomo, że jak zaprzeczysz, że nie jesteś złym człowiekiem, to nie znaczy, że od razu jesteś super dobrym, ale to już powiem w jedną stronę. Czy, czy masz jakiekolwiek podejrzenia, żeby powiedzieć o sobie, że jesteś złym człowiekiem? Bo nie, niekoniecznie za każdym razem, ale w ogóle, że, że takie chociaż takie iskierki w głowie się pojawiają. Nie no, zdarzają się takie, takie, takie momenty. To zazwyczaj realizuje się tylko w głowie i tylko w myślach, ale ale przeważnie nie, nie szkodzę nikomu. Nawet jeżeli myślę o kimś naprawdę negatywnie, a zdarzają się takie sytuacje, to w, powiedzmy w oficjalnych sytuacjach potrafię nabrać wody w usta i jakoś, jakoś dojść do porozumienia. Nie? Raczej jestem z tych osób, ale nie nazwałbym się dobrą osobą. Okej. Okay. Mam kolejne pytanie, pomimo tego, że twarzy nie pokazujesz, nie wiem, czy kiedykolwiek masz zamiar, ale wiesz, ta popularność może być kiedyś tak duża, że ktoś cię pogłosio chociażby rozpozna i czy nie boisz się takiej zbyt dużej popularności w przyszłości, że ktoś by na każdym kroku cię zaczepiał? Wiesz, nigdy się z tym nie spotkałem w takim stopniu, żeby na każdym kroku kiedyś miałem tam jakieś kilka projektów. I w pewnych grupach byłem, no byłem w miarę kojarzony, w miarę kojarzony i to było okej, okay, tylko że to było w formie takiej wirtualnej, więc wiesz, to nie wychodziło nigdzie dalej i to mi nie przeszkadzało, a w momencie, gdybym był popularny, no ciężko im powiedzieć jakby to, w jaki sposób by to odcisnęło piętno na moje życie, nie mam, nie mam najmniejszego pojęcia tak naprawdę. Ciężko mi, ciężko mi coś konkretniejszego powiedzieć w tym kontekście. Mhm, czy znaczy Myślę, że kolejne pytanie, może albo potwierdzić, albo zostawić nas z tym samym, czyli z takim pytaniem, a jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Ja tutaj bym powiedział ogólnie taką formę, <ścoughs> zdziwiacie ambiwertykiem. W sensie, wydaje mi się, że no, bardziej w stronę. Mnie. Co? K ktoś już chyba tak powiedział, więc nie zdziwiłeś mnie jakoś za okay. bardzo no spoko, w sensie tu jest właśnie, dochodzi to, że nie lubię się szufladkować, nie lubię szufladkować innych co potwierdza się A w co tym, ciekawe, że ciekawe, przepraszam, że... że ci przerwę, nie powinienem jako człowiek, który prze, prze, prze prowadzi wiot, ale e, czy nie szufladkowanie siebie i tak nie szufladkuje ciebie jako ten, który się nie szufladkuje <laughs> szufladkuje pod tym względem, tu masz rację ale no tego nie, nie wszystko obejdziemy i wszystko obejdziemy. A co ty mówisz? Przerywasz? Kurde, byłem czasem w takich rozmowach, że dość do słowa nie szło. To, to, to przerywanie, to w telewizji jest większe ja, przerywanie. Ja, ja, się, ja się uczę, bo jak e, jakbyś odpalił jakiś. Podcast, czekaj, o kim my tam rozmawialiśmy z, z Nekonem. Chyba o Tobi od Odpal, sobie przewin do 30 minut, zobaczysz, jak się je. przerywamy i ten my się także. także okay, tam jest okay. hardcore. Ja się uczę, uczę się nie przerywać, bo ja też jestem taki człowiek, że dużo chcę powiedzieć, a potem jest problem. No, coś chciałem do tego powiedzieć, czekaj, niech ja sobie przypomnę. I to się nazywa z, zły człowiek, który pożałowywała wywiad, bo cię wybiłem z rytmu i teraz nie wiesz, co chcę powiedzieć. Gadaliśmy o, o popularności. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Mm, nie no, y, ogólnie, no jak mówię, bardzo ciężko byłoby mi coś, coś, określić w takiej perspektywie czasu. Tym bardziej, że myślę, że jeżeli będę robił dalej y, ani tuba, to nie przejdzie do takiego kontekstu. Ale zdarzało się na przykład kilka razy, że ktoś mnie, y, w ogóle jak nie robiłem YouTuba, kompletnie nie, ktoś stwierdził, <laughs> sorry, ktoś stwierdził, że mam głos podobny do jakiegoś innego YouTubera. I nie pamiętam już jakiego, ale. Ale było tak kilka razy, że obcy ludzie mi tak powiedzieli. Nie wydaje mi się, tak. W sumie nie pytałem nikogo, a mogłem po tym pytaniu też y, zadać kolejne, czyli czy, czy zamierzasz jechać na jakiś konwent Anime, czy coś? Tam, tam mogłoby się to wydarzyć. No, w sumie mogłoby się to wydarzyć. To i. Jak już? Ja nie znam konwentu Anime, ale w, y, pojechałbym na pewno na konwent fantastyki y, Pyrko. A też chciałem. Też chciałem. Znaczy to w sumie trochę się ten. Y, bo czy można powiedzieć, chyba? My mieliśmy ani mediowo jakby jechać na Pyr Pyrkon w tym, w tym roku i ciekawe, czy do tego nie dojdzie. Ja też chyba bym chętnie pojechał. Nigdy na takim czymś nie byłem, kiedyś chciałem pojechać, ale tak solo, a tak to zawsze w grupie raźniej. To będzie tak cringe'owo, ale razem, nie? No tak, tak, dokładnie tak. Także jak zamierzasz w tym roku jechać, my pewnie też ogłosimy, jeżeli ktoś będzie z nas jechał, ale z tego, co tam Ksołka mówiła, to by się wybrała. Ktoś jeszcze chciał się wybrać, ja pewnie też się wybiorę, także m, może być ciekawie, jakiś after, a, ty nie widzisz, to trochę problem, ale będziesz z nami po prostu rozmawiał na trzeźwo. No dokładnie, będę was pilnował. Albo będziesz patrzył, że ktoś potrafi za zapiąć tą kurtkę, czy nie, ewentualnie Pracy no, no, ludzie dokładnie. też są potrzebni. Okej, okay, a czy krytyka cię obchodzi? Czy tylko tak mówisz, żeby nie wyjść na buco? Oh, jakie ja mam ego? A może otwarcie uznajesz? Nie, nie obchodzi mnie. W sensie, wiesz, ja akurat krytykę myślę, że odbieram i czasami potrafię ją odebrać troszeczkę za mocno. I staram się odpowiedzieć na taką krytykę, jeżeli to ma ona jakąś wartość. Nie, bo na przykład, powiedzmy, tutaj mogę przytłoczyć przytłoczyć przytłoczyć. Przytoczyć mogę y, przykład y, jednego komentarza na, na, na YouTubie ostatniego, co jedna osoba napisała mi, że zrobiłem bezwartościowy filmik i miałem jakieś y, zwarcie w mózgu. No to taka krytyka napisałem mu, że nie niesie ze sobą żadnej wartości, i tak uważam. Później się ta osoba sprostowała, i tutaj uważam, że czasami warto takim ludziom pisać, trochę ich uświadamiać z niektórymi rzeczami. Później mi odpisała, przeprosiła mnie i, i co, i napisała po prostu, że chodzi o to, że no, temat był banalny i każdy znał na niego odpowiedź. Temat natomiast tyczył się czy Ains jest Bogiem. Osobiście nie uważam, żeby to był temat banalny jakoś bardzo, ale był na pewno. Nie, no w, pewien stop w pewnym stopniu był prosty dla osób, które czytają nowelkę, nawet bardzo prosty, yy, które mają dobrą pamięć, ale ja tam yy, w tym materiale chodziło mi, żeby zebrać na podstawie yy, wszystkich tych poprzednich yy, osób, istot nazywanych bogami z konkretnymi mocami zapisanych w historii. Przybliżyć ich historię, tam powiedzmy, częściowo religię tego świata, i na tej podstawie ocenić, czy Ańs jest Bogiem. A potem wyszedłem od tego dosyć, dosyć szybko, że tak, Ańs jest Bogiem, to teraz powiedzmy, jak potężnym jest Bogiem, nie? Czyli zmodyfikowałem treść odcinka i, ty, i to, co miał przedstawiać w momencie materiału, stawiając trochę taką hipotezę, nie? Rozumiem. Czyli po prostu krytyka, krytyka nierównej, ja się pod ta, podpisuję, ta. Bo, bo, bo takie są też komentarze albo co nawet takie, gdzie wygląda to świetnie rozbudowanie, pięknie. A okazuje się, że połowa jest do wywolenia albo jest taką tuczepką na siłę pozdrawia pewnego pana na Animedi. <śm> Ale ten jeszcze znaczy, że ciekawe jest stwierdzenie, co mówisz, że. Napisałeś mu coś takiego, i Gościu, jakby odwrót trochę robi. Ja bardzo często się spotykam z takimi ludźmi, nie wiem, przytoczę przykład jakiś taki. Teraz go wymyślę, ale bardzo często dosłownie tak to wygląda. Ktoś mi pisze, ale ciota na przykład. Nie? Ja napiszę, a ja Eliasz. I on. O, Eliasz, ale ja nie chciałem cię obrazić, coś tam, przepraszam, czy coś, albo albo ale słaby filmik napisze. Ja no okej. Okay. On. No ale słuchaj, ja nie chciałem, czy coś. Ja mówię. Czyli co, piszesz komentarz, oczekujesz, że nie odpowiem, to jest wtedy Okej, okay, ale jak cię odpisuję, to przepraszasz, takie trochę chorągiewka jak cholera. I mnie to ta, ja najczęściej jak już tak odpisuję, ja zazwyczaj na takie komentarze po prostu pod, odpisuję prześmiewczo, a potem jak ktoś mi tak odpisze ja zauważę, to po to prostu mi screena i wysyłam na, na, na Discordzie, bo mnie to śmieszy jak cholera, że ktoś to robi taki odwrót szybki, nie. No taka nagła zmiana zdania, jakby czasem mogę zrozumieć yy, to w niektórych wypadkach, bo ludzie potrafią na przykład pisać sfrustrowani czy coś, no ale w takim momencie, no żeby komuś psuć humor, no to tak, takie średnie powiem szczerze. Powiem szczerze, że dziwne, dziwne jest dla mnie pisać coś, w ole jestem rozemocjonowany i teraz ci napiszę zły komentarz i piszesz dwa słowa, to trochę tak słabo bym powiedział, nie? Jakbym uh -huh. był bardzo zdenerwowany na coś, to ja bym pewnie rozprawkę napisał, a nie o, ale głupek, to trochę tak słaby ja argument. Nasz... No, 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 bardzo. Taki, że osoba Cię nie zna i na podstawie, aha, okej, okay, to powiedziałeś, znam dwie minuty z Twojego życia, jesteś głupi. <laughs> trochę o nie. to jest zabawne trudne, trudne do objęcia, ja teraz się obrażę i trudno, kończę kanał, bo tak powiedziałeś wcale nie nagrywam od 7 lat więc takie coś robi na mnie wrażenie jeszcze okej, okay. a czy może próbowałeś sił w dubbingu do anime? a powiem Ci, że kiedyś, jeszcze za dzieciaka miałem takie bardzo chciałem być aktorem naprawdę, bardzo chciałem, nie robiłem nic specjalnie w tym kierunku, po prostu próbowałem sobie tam gadać, zmieniać głos i czy tak ostatecznie do dabingu bym się nadawał? Nie, uważam, że nie. Nie mam na tyle elastycznego głosu, wytrenowanej przepony i tak dalej. Może można jeszcze jakoś to wzbogacić. Niestety nie bardzo wiem jak i nie bardzo w tym kierunku idę, ale myślałem nad zrobieniem właśnie takiej przeróbki z różnymi osobami i zrobienie jej po prostu tak, tak dla żartu, dla śmiechu, zobaczyć co z tego wyjdzie i i czy w ogóle ludziom by się na przykład coś takiego spodobało, czy uznaliby A, słabo, słabo, słabo podkładasz głos do tej postaci, czy wyszłoby coś bardziej? O okej. Okay to ci powiem, że galam z tobą, no drugi raz można powiedzieć, bo byłeś na tym Q&A, ale ja tam pamiętam, że bardzo cicho byłeś chyba, nie? Z Nic tego nie mówiłem, okej, okay, mówiłem eee, chyba tylko tak, trzy razy. Tak, to, to teraz tak, zobacz, nie znamy się kompletnie, można powiedzieć, dopiero teraz od trzech godzin można powiedzieć i jak tu mówić, że jeden od drugiego temat ukradł, jak mamy praktycznie takie same przemyślenia i ja kiedyś jak byłem mały... To miałem coś takiego. Kurde, te Naruto to zdabingowali tylko do 51 odcinka, przecież tego tyle jest jak ja. Kiedyś będę duży, zbiorę ekipę i my zdabingujemy całe anime. Na przykład tak to wyglądało, no ale no. później uznałem, że też nie mam żadnych skillsów, ja nie potrafię tego robić, nie potrafię emocji wyrażać tak na zawołanie najczęściej i przecież. Nawet padł taki pomysł yy, na Animed, że hej, zróbmy dosłownie cały odcinek przeróbki jak Iwona kiedyś, tylko nie Iwona, tylko my będziemy dawingować. Tak, by tak, tak. I to nie jest jakiś pomysł, wow, ale to by było super i nikt nigdy tego nie wymyślił, tylko to jest takie. To jest tak oczywista sprawa, ja nawet już chyba 2 czy 3 lata temu pisałem do właśnie Mugi'ego, do Nekona czy coś, że ja chcę coś takiego zrobić, rozpisywałem scenariusz pierwszego odcinka Naruto, że je to pociąć, dosłownie wziąć jakieś dialogi i każdy będzie inną postać prześmiewczo opowiadał, przecież to jest taki, taki w ogóle yy, niskolotny mam wrażenie po, yy, pomysł, na który każdy mógłby wpaść i wiele osób chce robić, ale rzeczywiście nie robi. Ja trochę rozumiem, bo jak ja próbowałem coś takiego robić, to uważam, że po prostu jestem tak słaby, że to jest nieciekawe. W sensie, ja jeszcze dodatkowo powiem, że montaż tego uważam, że też jest w pewien sposób wyzwaniem, jeżeli się czegoś takiego nie robiło. Bo ja, co prawda, nie robiłem tego, ale miałem na przykład okazję podkładać głos pod co to było. Miałem kiedyś taki projekt. Ten projekt skupiał się. Na, na gierce związanej z zombie. Eee, I ogólnie tam były po prostu jakieś takie kwestie, w typu, czy coś w tym stylu. To było mega beczne eee, i, i próbowałem, próbowałem to zrobić. I raz, że było to ciężko, bo to jednak ten suchy głos zawsze będzie słabszy niż e, zmodyfikowany ten w programie. Nie posiadam do tego umiejętności. A tak naprawdę myślę, że nawet mając taki przeciętny głos, ktoś kto ma umiejętności w jego edycji jest w stanie zdziałać cuda obecnie, czy używając różnych modulatorów. Myślę, że Sześć, można zrobić to... jak Słyszałeś o czymś takim jak polski rap? <laughs> to, to, to można by powiedzieć, że yy, no, nie, nie znam się na, na tym też tak samo, ale z tego co wiem, to wiele osób idzie na jakichś auto i tak dalej. Nie sądzę, że jest taki wysyp nagle talentów, że wszyscy zostają raperami czy coś. Po prostu. Domyślam się, że bardzo dużo robi tutaj yy, background w tym przypadku. Że ktoś oczywiście no tak, tak. nie potrafi, ale jeżeli masz gościa ogarniętego w programiku, to on ci ogarnie wszystko. Tak, tak, to, to wszystko da się poprawić. Ryczenie świni można zrobić ciekawie. Na serio. Tak, tak. Ile znać. razy ktoś robił jakiś tam. Yy, najgłupsze rzeczy na świecie o, szynką walił o blat, nagrał to dźwięki, i zrobił z tego piosenkę także hmm. daj się, z kalkulatorami daj się. masa, masa tylko to już wymaga pewnych umiejętności jeszcze a jeszcze wracając do dubbingu myślę, że trudnym jest w pewien sposób to, że yy, okej, okay, nagrać sobie jakiś fan dubbing i masz po prostu czystą ścieżkę i obraz Nudne to jest. Jeszcze musi być muzyka. Ta muzyka musi być pozbawiona praw autorskich najlepiej. Musi być do tego jeszcze te wszystkie odgłosy, zamknięcia drzwi, jakieś, jakieś uderzenia, klapnięcia. Są obecnie takie stronki, które to umożliwiają, ale to trzeba zebrać, w odpowiednim miejscu ułożyć. To też nie jest takie myślę, no, łatwe i szybkie do zrobienia, nie? Co prawda? Nigdy tego nie robiłem, może teraz jak będę się przymierzał, to zobaczymy jak to wyjdzie. Ale, ale myślę, że to też jest no, pewna trudność w tym, i to się tylko wydaje takie łatwe w wielu miejscach. To na pewno, na pewno jest czasochłonne, ale też kwestia tego trzeba znaczyć, że na YouTubie może to średnio przejść, z racji tego, co mówiliśmy wcześniej, że te urywki nie mogą być zbyt długie, i teraz. Yy... Też trzeba mieć talent, żeby wymyślić scenariusz, który się składa z dziesięciosekundowych przerówników gdzieś tam, żeby nie dostać kopii strajków, chyba że robisz sobie tak jak kiedyś też kminiliśmy, że zrobimy coś takiego i wrzucimy na jakieś, nie wiem, CDA czy coś, gdzie tego nam nie zdejmą, ale z drugiej strony... Będziesz teraz obejrzy. spędzał nad tym wiele, wiele godzin, naprawdę wiele, wiele godzin, pewnie poprawek nad tym głosem i tak dalej, żeby stworzyć coś, co zobaczy bardzo mała ilość osób. Myślę, że to jest średni pomysł, nie? Dziesiątki, dziesiątki razy nagrań tych samych kwestii, montaż, dodanie dźwięków, muzyki, spięcie, znalezienie odpowiednich tych scenariusz. To naprawdę, myślę, że to są. Może nawet dziesiątki godzin, co? No, słuchaj, jak yy, Bułka robił ten filmik z dubbingiem na, na Animedię, to było prześmieszne w sumie. i yy, Już gadaliśmy, że tylko ja się tam nie postarałem, bo tak miało wyjść, ale wszyscy inni się postarali. Yy, I... Przecież on robił z iluś tam anime i bardzo krótkie urywki, ale on znowu miał problem z tymi copystrakami, nie? A jak masz jedno anime, jeden odcinek na przykład, to już w ogóle jest masakra. To, to już jest... W... szansa na to, że dostaniesz copystraka jest nieporównywalnie większa. Mm. Dobra, mam jeszcze ostatnie pytanie, takie na zakończenie na przyjemność. Czy kogoś z polskiej anime, anime sceny nie lubisz? Chyba nie ma nikogo takiego albo nikogo takiego nie znam. Nie przypominam sobie, żeby że była taka osoba. A może spoza anime są jakiegoś youtubera? Nie, nie lubisz? Jest ktoś, ktoś taki? W sensie wiesz, ja po prostu nie oglądam tych, których nie lubię. Rozumiem, ale może było tak, że, hej, lubiłem Cię, albo miałem z Tobą jakiś kontakt, ale coś się stało, że teraz nie lubię, bo jest to jak najbardziej zdrowe podejście z typu, hej, nie podoba mi się Twój kontent, to, to, to nie klikam, to jest bardzo polecam to, bo to musimy chyba zaznaczyć za każdym razem, bo zauważyłem i na swoim kanale, i na anime i wiele razy, że ludzie, o no, nie podoba mi się ten temat, ale po co kliknąłeś i napisałeś, że tylko nam podbija zasięgi, no spoko, ale. Po co? Czemu mordujesz czas, nie? No, w sensie ja też często jak już oglądam kogoś, przeważnie, no to staram się oglądać zazwyczaj dla treści, a nie dla osoby. Przeważnie takie kanały oglądam. Na przykład TV Gry częściowo oglądam niby dla, dla tych postaci, które tam występują, dla tych osób, które tam występują, ale z drugiej strony to bardziej ciekawi mnie ta treść, na przykład symbolika, powiedzmy, pasków życia czy czegoś, nie? To, to jest dla mnie bardziej interesujące. I może to jest takie, coś, co potrafię sobie sam na to teoretycznie odpowiedzieć, i w pewnym stopniu jestem w stanie sobie odpowiedzieć to w takim zbliżonym stopniu do tego filmu, i tak obejrzę, brzmi to ciekawie, chętnie zobaczę, czy mogę wyciągnąć z tego coś więcej, nie? A czy kogoś tak nie lubię, kogo znam? Kogo, kogo znałbym z, z YouTube'a? Nie, nie ma takich osób, nie. A to ciekawe, co powiedziałeś, bo myślę, że jesteś chyba bardziej ewenementem pod tym względem i chyba targetem moim i chyba swoim też, który obejrzy dla tematu, a nie dla osoby, bo raczej się ogląda nawet nieświadomie dla osób. Ja mam taki przykład, chociażby jest yy, yy, Kuba Klawiter i mhm. oglądam w zasadzie wszystko od niego pomimo tego, że praktycznie wszystko od niego mnie nie interesuje. W sensie widzę temat yy, drony, coś tam, coś tam. Raz w życiu latałem dronem i yy, wleciałem w drzewo, skończyła się na tym moja kariera dronowa, ale oglądam w, dosłownie wszystko co on wrzuci, bo yy, tak przyjemnie mi się go ogląda, nie? A okej, okej. Ja nie mam takich youtuberów wydaje mi się, ale na przykład ze stand-upu ale tutaj akurat muszę powiedzieć, że bardzo humor mi konkretnych y, osób y, siada, ale myślę, że jakby zrobili taki, takie na przykład dwa czy trzy stand-upy, bardzo takie nie w moim humorze, nie w moim nastroju, y, to myślę, że przestałbym oglądać, nawet jeżeli byłby to Abelard Giza. Okej, okay, rozumiem. A to ciekawe, no to naprawdę chyba jest to evenement. Tak mi się zdaje, bo no kogo by się nie zapytało, to raczej oglądają dla osób. Y czy no nie chcę stawiać, wiesz, właśnie wrzucać wszystkich do jednego wora, ale tak, tak z, na chłopski rozum. A ja wiesz, jak mówisz, chłopski rozum to na pewno to jest potwierdzone, to yy, to, to mi się zdaje, że tak jest właśnie. E, Ciekawy, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać. Teoretycznie można tak powiedzieć, nie? No bo z jakimiś osobami się, się zżywasz, ale ja po prostu nigdy jakby nie. Nie stworzyłem jakiejś więzi z danym YouTuberem, tylko oglądałem dla tematów, wyłączałem i to tyle. I przez długi czas nie wracałem. I śmieszy mnie, I mogę jedynie pod to podpiąć, co mówisz teoretycznie, że dla osób to są kanały humorystyczne, no bo nie da się teoretycznie powiedzieć, że oglądam kanał humorystyczny dla treści. Tam nie ma treści, tam jest osoba, która wykonuje konkretne rzeczy, i to mnie w jakiś sposób wywołuje u mnie reakcję śmiechu, nie? I... Ale... Gdyby ta osoba nagle zaczęła robić coś, co mnie po prostu nie śmieszy, nie jest w moim klipie, przestałbym ją oglądać. Ale można to teoretycznie podpiąć właśnie pod to, co mówisz, że ogląda się na przykład takie, takie kanały dla, dla osób, bo są, bo są śmieszne, są takie i takie i takie. No to, to, to naprawdę zaskoczyłeś mnie, bo myślałem, że. Że, to, że nie spotkałem się po prostu z taką osobą nigdy. I to nie tak, że na przykład, właśnie, kubek klawitera to śledzę wszędzie, gdzie co zrobi. Nie, nie ma żadnej takiej osoby, gdzie, którą bym śledził, A, ale są kanały, które bardzo lubię i obejrzę dosłownie wszystko, co wrzucą. Ale mhm. rzeczywiście, to jest ciekawe, bo na przykład mówisz te w ogóle i temat, ale ja na przykład mam tak, że m, rzeczywiście też temat jest dla mnie. M, decydujący w, w TV-gry, czy kliknę, czy nie kliknę, ale później jest kolejna weryfikacja, czy jest osoba, którą jestem w stanie słuchać, nie? Mhm. Ale pewnie na początku jeszcze masz tak, czy tą osobę w ogóle kojarzysz, nie? Na przykład jak jest ta nowa Julka, bo ja początkowo miałem przez chwilę tak, że myślałem, a może nie obejrzę, ale patrzę, kurde, ciekawy temat, klikam, patrzę, fajnie, fajnie zrobiony. To było akurat o... Yy, no... O architekturze i o strukturze kultury w Black Desert. To było bardzo fajne. Mm -hmm. yy, to znaczy, po tym trochę też miała być ani media, nie oszukujmy się. Po to były nieturki takie, które nie wskazują na to, kto prowadzi, żeby można było odkryć wszystkich i temat był interesujący, i dopiero wtedy weryfikujesz. Yy, 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 to mi się też yy, podoba, bo w sumie zapomniałem o jeszcze jednej weryfikacji. Jest tak, najpierw temat mnie interesuje. Klikam w temat, no chyba, że na minuturce jest powiedzmy head, którego też lubię i zazwyczaj wszystko, wszystko oglądałem, chociaż już rip trochę, bo już heada nie ma tam, yy, ale tak. Powiedzmy, że temat mnie interesuje. Wchodzę na niego i jest osoba, której, yy, za którą nie przepadam oglądając yy, TV-gry i wtedy następuje kolejna weryfikacja, czy temat jest aż tak ciekawy, że mógł zdzierżyć jego, czy jednak nie jest aż tak ciekawy i po prostu wyłączam. Tak to się odbywa. Na koniec mamy jedną krótką gierkę, która trwa minutę, i musisz wymienić jak najwięcej anime. Oczywiście nie używamy internetu, tylko wszystko mówimy z głowy. Czy jesteś gotowy? Tutaj pałac myśli wy wykonuje, tam daje i teraz będzie wymieniał jak z karabinu. A pełne nazwy, czy tylko mogą być takie ten, które wiadomo o co chodzi? No, nie wiem, jak masz jakiś, jakąś nazwę, która ma 9 członów, to wystarczy tak, żeby każdy wiedział o czym mowa. Okej, okay, dobra, no to spróbujmy. Fajna w ogóle No dobra, <laughs> miało być więcej, ale na nic innego nie wpadłem niestety. Dobra, to 3, dwa, jeden. Overlord, Mauga, <laughs> Kuin, Naruto, Bleach, Noragami, yy, Mushoku Tensei, Slime, Demon Slayer ciężka zabawa. Jeszcze 35 sekund, <sighs> Madoka, Parasite. Uh, assassination Classroom, Akamega Kill, Kill la Kill, uh, Boku no Hero Academia, Death Note, uh, Fate, Fate Zero, <laughs> Fate Unlimited Blade Forks, <laughs> liczy się, nie? Fate apokryfa. nie wiem, koniec, koniec, koniec. Eee, Musisz zastanowić, czy to się liczy. Eee, aczkolwiek przywołałeś bardzo złe wspomnienia w drugim tytule i nie, nie miało być już pytań, ale tak wyszło. Nikt tego przedtem nie wymienił. Aczkolwiek Maoga Queen. Wymieniłeś to, ponieważ tak bardzo lubisz to anime, czy o to tutaj chodzi? A nie wiem, tak mi się po prostu skojarzyło. Słuchaj, oglądałem. No szuka... Tak, oglądałem, szukałem tytułu na M. Nawet widziałem twój materiał, czemu to jest takie złe. No i tam były, były kontrowersyjne jakby te, raczej znaczy niby kontrowersyjne i bardzo y, tam pocisteli mnie, że o Boże, jak ty to wykonałeś? I, i co, co ty o tym myślisz? Bo nie gadałem z nikim o, o tym. Powiem ci tak, ja ogólnie ten tytuł oglądałem wyłącznie. Po to, bo sprawiało mi satysfakcję, jak masz przedstawioną postać. Ona tam nie ma. Nie przedstawiono nam za bardzo świata, nie znamy, ekonomii, kultury tak naprawdę. Mamy jedną postać, na sztywno postawioną, wokół niej kilka innych, wianuszek, dziewczynek i, i tak naprawdę y, dzieją się rzeczy w obrębie tej historii, że on przybywa do tego świata i mamy intrygę. To jest całość fabuły, w tym to nie jest zbyt skomplikowane tu. Tu nie ma zbyt dużo elementów, nie ma geografii, no, nie ma mnóstwa, mnóstwa elementów, które mogłyby jakoś y, zaplusować na ten tytuł. Jedynym powodem, dlaczego oglądałem ten tytuł, jest to, jak ta postać jest OP i w jaki taki, w jaki taki, y, w jaki taki, y, może nie tyle nieszablonowy, co taki absurdalny wręcz sposób, y, może nie tyle wyśmiewa to OP co pokazuje w stylu że jest gość zaczepia ten gość tą osobę i ona jest w stylu jak nie możesz oddychać zniszczę cię 10 razy zabiję cię 20 razy takie yy, w stylu takiej pewnej satysfakcji płynącej z tego jak postać yy, wyżywa się na konkretnej innej postaci która jest z perspektywy fabuły na przykład zła nie no, y, i na tym buduje się akcja, ta absurdalność, że typ sobie po prostu podchodzi, oni mówią nie, nie jesteś w stanie tego zrobić, po czym on pstryka palcami i nagle y, moment, który w normalnym anime, normalnym, w normalnym produkcji, która jest skupiona na akcji i na fabule wyglądałby tak, że postacie musiałyby pomyśleć, co zrobić, musiałyby się razem zebrać, dopiero pokonać swojego wroga. Tutaj kończą się właśnie takim stryknięciem palców. To jest dla mnie mega satysfakcjonujące. To jest główny powód, dlaczego to, to obejrzałem. I e, miałem przyjemne, przyjemne akurat uczucia okay. względem tej To, co sytuacji. ci się podobało, to mi zupełnie nie w sensie. O ile to brzmi fajnie na papierze, i. Wyobrażam sobie postać, która właśnie jest takim badasem, bo tak można by ją nazwać. Yy, nazwałbym chyba go też badasem pod tym względem, ale to nie jest typ badasa, który mi siada w sensie. Yy, Okej, okay, masz taki można dużo cech wspólnych znaleźć z One Punch Manem, nie tutaj i jedno i drugie to jest dla mnie niepłodne. Nie, jest... W sensie tu jest. Postać jednowymiarowa, ona nie jest niczym więcej, ona jest po prostu bytem uformowanym w taki sposób, jest częścią elementarną świata i to jest tyle, zachowuje się w taki sposób. Jedyne, co mi się tak y, psuło, mi dosyć, dosyć znaczący sposób te doznania, jest absurd polegający na tym, że on za każdym razem udowadnia swoją siłę. I tutaj zastosowano błędnie to, co dobrze działało w One Punch Manie. Tutaj zastosowano ten element, że wszyscy twierdzą, że no nie jesteś silny, nie będziemy cię brali, masz inny kolor krwi i tak dalej, nie? Taki, taki podział wręcz yy, rasowy tylko ze względu na to, że, yy, że akurat urodził się jako taki nieprzystosowany, a w rzeczywistości to znaczyło, że no, tak zmi została zmieniona historia, nie? To, to kompletnie nie pasowało. To było nielogiczne, totalnie. Tak. Bohaterowie. W wszyscy. Praktycznie się zachowywali, jakby nie mieli własnego rozumu. O tym to mówisz, są kukiełki. Tak, 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 że on dosłownie cały czas pokazuje, że on może wszystko, ale nie. A oni sekundę potem zapominają i Jesteś głównym. To jest bardzo tak. bez sensu. Tak, tak, to jest mega bez sensu, ale. Ja oglądałem właśnie dla tych satysfakcjonujących scen, gdzie był na arenie i pokazał na przykład tej, tej kobiecie, co go szufladkowała do, do tego, tej grupy krwi. Najpierw ją praktycznie uśmiercił, potem ją wskrzesił i już miała inny, inny typ krwi, a wcześniej ten próbował zabić jego matkę i podopieczne. I, i to, te, te elementy tej jego zemsty były takie. No, były taką kwintesencją tego anime i uważam, że no, to jest najlepsza część tej produkcji tak naprawdę. Nie mamy tam tak rozbudowanego świata jak na przykład powiedzmy w Overlordzie czy, czy chociażby Slajmie. No nie ma tam po prostu na to miejsca. Chociaż obecnie będzie drugi sezon, więc będziesz miał o czym nagrać odcinek. <laughs> mam już pomysł na y, obierzałem, ale żebyście wy nie musieli dwa. Y, a, y, to, 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 to jeszcze bardziej mogą mnie znienawidzić akurat, ale... Tam chyba bardziej treściwie do tego podejdę. Aczkolwiek mm, no były rzeczy w tym y, Maoga Queen, które no, mogły się podobać, y, i, i też ludzie pisali, że, y, że po prostu to jest takie wyśmianie całej konwencji. I okej, okay, ale to. Nie czułem, jakby, tego. Y, nie, no bo ktoś mówi, a, bo to musisz wiedzieć, jaka jest konwencja i jak ją wyśmieją. Ale na przykład, mówię znowu, przytoczę on Punchmana, y, gdzie. One Punch Man był moim, moją pierwszą stycznością z jakby komediową y, taką całą otoczką. Naruto też miało wiele głupkowatych rzeczy i tak dalej, nie? Y, ale to była duża część Naruto, ale nie główna, i One Punch Man też jest takim wyśmianiem konwencji, mam wrażenie. I ja pokochałem, a y, Maoga Queen mi się po prostu. Bardzo nie spodobało pod tym względem, hmm. że, że, tam, że tam dużo rzeczy mi nie się działo. I to, co dla ciebie było spoko, bo na przykład przyznam, że jak on na tej arenie chyba w pierwszym odcinku tam zabijał tego gościa, cały czas go wstrzeszał i on cały czas tak coraz bardziej psycha mu się ryła. No, no. Spoko. To nawet nawet fajnie to wyglądało. Ale no znowu, to praktycznie jak, jakby nie istniało. To no miałeś ludzi, którzy obserwowali to wszystko. On łamał, on robił rzeczy, które dla największych koksów były praktycznie niemożliwe w tym momencie ale, ale ludzie jakby zapominali nagle o tym i ten, i ten nie, nie, nie pamiętam no, czy pan fan był ale, ale ta, ta, ta grupa dziewczyn, która go kocha za, za, Boże, za coś, ta, piosenka, ta piosenka, ona siedzi mi w głowie kto, kto to przepuścił kto tam to przepuścił a może tak. nawet dwie tak, nie wiem, tak także przepuści. ja ci powiem, nie, źle wspominam te postacie były stworzone tylko po to, tak naprawdę, żeby bohater nie był tutaj samotny i żeby one tam e, go jakoś wspierały, i żeby pokazać czy prześmiać, ale wydaje mi się, że było to prowadzone w takim kierunku, że ja nie czułem, że ta seria chce tak na poważnie się z tego śmiać, tylko stała się jakby zakładnikiem tego, że próbuje się śmiać. Takie miałem wrażenie. Yy, ale były rzeczy właśnie, które mi się podobały, no bo nie oszukujmy się. no Nie było tam takich elementów zaczepienia, na przykład niektóre rzeczy podobały mi się dużo bardziej. Tutaj przykład Overlorda, gdzie on yy, powiedzmy tam takim małym płomyczkiem nagle rozwala, rozwala tych, ale potem masz tą otoczkę, ona się robi nagle poważna i postacie zaczynają yy, coś ją reprezentować, świat zaczyna coś samym reprezentować, bo gdyby Overlord był tylko tym, co mał Gekui, to byłby straszny, ale to straszny manik no i tam też było zarzucane mi, że ja powiedziałem bodajże, że po trzecim odcinku to już tak mi się nudziło, że nie chciałem tego oglądać. O było nie oglądać i nagrywać odcinka, no ale to też coś o tym świadczy, prawda? Że to nie jest na tyle ciekawe i yy, dosłownie porzuciłbym to anime i nie, nie zrobiłbym z tym nic, a nie uważam, żeby one było warte obejrzenia. W sensie mówi, że Ci się podobało, ale czy byś polecił komuś to tak bardzo? Nie. W sensie, nie, to jest, jako, ej, to jest. Obejrzyj sobie kolejne anime, fajne. W sensie, to jest tylko i wyłącznie dla osób, które lubią ten element, że postać jest OP. To jest tylko ten jeden element, jest tam zrobiony tak naprawdę dobrze. Bo nawet później tutaj też osoby mogą się do mnie czepiać, bo pewnie jest to wyjaśnione, albo tam nie wiem, czy to jest na podstawie nowelki, czy będzie w drugim sezonie, bo świat był bardzo płaski w pierwszym. Nic nie było o nim praktycznie. Były tylko, że oni mają tam duszę i tak dalej, i że jeden zmanifestował się ten, ten ostatni przeciwnik, ten boss to w ogóle był jakiś nieśmieszny żart, nawet, nawet dla mnie to już nie było, ani przyjemnie się tego nie oglądało czy coś, tylko typ, o, jest, zmanifestowałem swoją nienawiść do tego i teraz jestem magią zabijać. Tak, ee, czekaj, coś miałem jeszcze dodać takiego. Ale chyba właśnie zapomniałem, I, i, i szkoda na ten temat już rozmawiać, e, a ten, ten bałagakuit nieszczęsny. A... No ale znasz powód, że nie oglądałem tego anime dla fabuły, czy nawet dla postaci, a tego absurdalnego elementu, który sprawiał satysfakcję i wynagradzał mi wszystkie te braki, i sprawiało to, że na tyle skupiłem się na tym elemencie, albo starałem się to zrobić, że Wszystkie te braki, te niedociągnięta, niedociągnięcia, te dziury, które widziałem na każdym kroku. Nie zepsuły mi fanów z oglądania tej serii. Tak. Co ja chciałem dodać, już mi się przypomniało, że tam też padały komentarze typu. Ej, no bo to trzeba się zainteresować tym światem i tak dalej, i to, że rzeczy niektórych nie zauważyłem czy coś, ale to też widzicie, ja nie oglądałem tego tak, jakbym oglądał normalnie. Czyli normalnie ogląda się odcinek jak. Siadasz, oglądasz i odpalasz następny. A ja przy oglądaniu zapisywałem sobie rzeczy, więc starałem się wyostrzyć zmysły, żeby wszystko, wszystko zauważyć i nie zauważyłem, co chyba... Albo oznacza, że jestem strasznie, nie wiem, tępy i nie, nie jestem w stanie zauważyć niektórych rzeczy, to pewnie jak ktoś napisze, to dobrze mówi. 3.37, coś tam, coś tam. Ale, ale z drugiej strony to chyba też jest... Błąd y, samego Aliby, że nie umie tego w taki fajny, przystępny sposób y, przedstawić, że to jest y, oczywiste dla ciebie, nie? Tylko, że, że wypada, wypada z głowy dosłownie dzień po tym, jak ja to obejrzałem, więc. E. No to to akurat stanowi jakiś, jakiś problem tego. No i kto, kto jakby oglądając cokolwiek. Przed samym zaczęciem oglądania, czy coś, interesuje się tym na jakąś większą skalę. To, to powinno chyba nawet wyglądać odwrotnie. Nie wiem, Też tak mi się wydaje. Sobie, to... Weźmy sobie temat Wikingów, serialu, nie? To zawsze mhm. gdzieś tam lubiłem Wikingów i tak dalej, obejrzałem. I dopiero jak obejrzałem ten serial, to ja mówię Boże, spędziłem tydzień czasu na przeszukiwaniu różnych pierdół, szukaniu, co było faktycznym yy, prawdą, co było nieprawdą, nie? I na tej zasadzie to powinno działać, a nie ja będę teraz roztwierał wszystko, patrzył, kto to robił, co tam robił, jakie studio, co one ma do dokonania, żeby zrozumieć konwencję. R czyli to, ten tytuł powinien sam się obronić i dopiero wtedy powinien tak. się za nim zainteresować. Mhm. też tak uważam. Nie ma sensu brać się za tytuł, który w formie wizualnej ci się nie spodobał. To jest takie, taka moja opinia. Oczywiście można czasem dać szansę, nie? to jest naturalna kolej rzeczy, ale nie jak. Z... Całkowicie wszystko ci leżało, nie? I to nie tylko kwestia grafiki czy ten, ale dosłownie historia. No, nie weźmiesz się za to. Ja tak uważam. Nawet cofając się wiele, wiele lat wstecz, jak uczyłem się, przecież ja na przykład myślę, że jeżeli chodzi o moje zainteresowanie powiedzmy mitologią czy starożytną Grecją, to wyciągnąłem w pewnym stopniu no, z tego, że uczyłem się tego w podręcznikach. I w jakiś sposób mnie to zaciekawiło, a potem przeniosło się to troszeczkę dalej. Nie jakoś bardzo, bo nie znam jakiejś takiej bezpośredniej, yy, bezpośredniej historii co do każdych dat i ten no mówię nie jestem specjalistą, ale zainteresowało mnie w takim stopniu, że ten element, jak się pojawia w wielu formach, na przykład w grze czy właśnie w anime, yy, sprawia, że z automatu bardziej chcę go obejrzeć, bo lubię ten temat. Nieważne jak będzie przedstawiony. Nie? To nawet masz takie niektóre produkcje, które nieco inaczej przedstawiają bóstwa greckie, co też ma powiązanie z tym, że nie ma jednej formy mitu, ale, ale chętniej zawsze wtedy na pewno sięgnę po coś takiego, nie? Dobra. Załatwiliśmy wszystko, trochę pogadaliśmy, prawie 4 godziny. Nie wiem, czy to rekord, czy nie, bo z Bułką też gadałem prawie 4 godziny, już nie pamiętam, kto ustanowił kto dłuższy czas, że tak powiem. Bardzo dobrze mi się gadało. Dziękuję. Szczerze, Alimko, za fajną rozmowę. Du dużo się dowiedziałem, i, i e też otworzyłeś mi oczy na niektóre rzeczy, co jest e bardzo fajne. No, na tym polega e rozmowa, myślę. Nie? Mi również się bardzo fajnie rozmawiało. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kiedyś okazji porozmawiać. No, nie widzę powodu, by nie było takiej okazji, tak szczerze mówiąc. No dobra, no to co widzowie? Do widzenia Państwu. <grych> Sayonara.